Horst Binek, pierwsza Polka. Z niemieckiego przełożyła Maria Przybyłowska. Nagranie sfinansowane zostało przez Bibliotekę Instytutu Goethego w Warszawie. Czyta: Klaudiusz Kaufmann. Muzyka: Kwartet Altra Volta. Realizacja dźwiękowa: Patryk Multan Sound Concept. Było, powiedziało ziele. Minęło, rzekło niebo. Umarło, szepnął las. Truman Capote. Osoby i zdarzenia w tej książce są zmyślone, a może i nie. Rozdział pierwszy. Waleska piątek obudziła się w chwili, kiedy światło poranne łagodnie muska firanki i kreśli fioletowe cienie na oknach. Podłoga jest jeszcze bladą, zamgloną bielą, w której można utonąć, ale już przedmioty wysuwają się z cienia, przybliżają się i znów oddalają wraz z wędrującym światłem, aż ich kontury stają się plastyczniejsze, a rogi i kanty ostrzejsze. Jeszcze trochę światła, a żółte róże wypadną ze ścian. Waleska nasłuchiwała, co dzieje się w pokoju obok. Była tam cisza, która cyka w ścianach. Sierpniowe niebo zrzuciło pierwsze gołębie. Wpadły do pokoju jako cienie i rozbiły światło. Uderzenia ich skrzydeł przyniosły Walesce wspomnienia poprzedniego wieczoru. Wolała jednak przypomnieć sobie o obowiązkach nowego dnia, ważniejszych dla niej. A było ich tak dużo, że z pewnością o niektórych zapomni: odwiedziny u proboszcza patasa, sprzedaż nieczynnej cegielni przy dawnej ulicy cegielnianej, przepisanie do dożywocia Dresslera, ślub córki w urzędzie stanu cywilnego, zaproszenie na wesele w hotelu Haus Uberschlesien. Na dziś odwołała wszystkie lekcje fortepianu. Gdyby nie zmówiła ojcze nasz, nie byłaby dostatecznie wzmocniona do podjęcia tego wszystkiego. Prawdopodobnie potrzebne też były dwa zdrowaś Maria. Rzuciła spojrzenie na mały domowy ołtarzyk w rogu z czarną Madonną pośrodku, którą przywiozła z pielgrzymki do Częstochowy i jej ufność w nowy dzień wzrosła. A co by dopiero było? Gdyby uklękła przed Madonną i dotknęła wargami różańca, który kupiła w okrzeszynie i który kardynał Bertram poświęcił we Wrocławiu. Cisza cykała coraz głośniej, aż wreszcie rozprysnęła się kaszlem w sąsiednim pokoju. Waleska wyprostowała się, pokręciła głową w tej z powrotem, jakby otrząsała z siebie strachy nocy i wszystkie swoje sny a także wszystkie rzeczywistości z wyjątkiem tej jednej. To jej się nie udało. Jej męża, zamkniętego w pokoju obok, sam na sam ze swoją astmą, kaszlem i dymem kadzidła przenikającym wszystkie drzwi, sienie, pokoje, cały dom. Leo Marie Piątka. Fotografa, który nie chciał umierać. Kaszel nie ustępował i Waleska wiedziała, że musi już wstać. Firanki odzyskały swoją jasno-zieloną barwę, tapety demonstrowały zblakłe róże, podłoga stała się tak ciemna i pewna, jak tylko może być pewna podłoga w solidnym, śląskim, mieszczańskim domu. Waleska wstała i podeszła do szafy. Było do niej daleko, bardzo daleko. Na drodze stało jeszcze jedno łóżko. Szerokie na metr a długie na dwa i wysokie też było, gdyż wyższe niż jej własne. W każdym razie poduszki, gdyż już wtedy lubił mieć wysoko głowę, mówił, że tak może lepiej oddychać i lepiej śnić. Ale może tylko dlatego układał się tak wysoko, gdyż wczesnym rankiem, po obudzeniu lubił patrzeć na świat z góry. Choćby to był tylko świat wąskiej, ciasnej, mrocznej sypialni. Jego łóżko stało tam ponad dwadzieścia lat, i odkąd pamiętała, oddech męża był ciężki i głośny. Potem sapiący, jeszcze później zaczął kasłać i w końcu pluć krwią. Wówczas kazała przenieść łóżko do pokoju obok, który stał pusty od śmierci ojca. Wczesne wstanie wpędziło ją w stare przyzwyczajenie. Zrobiła wielki krok, jakby musiała przejść przez jego łóżko. Przechodząc obok ołtarzyka, dwoma palcami dotknęła najpierw złoconej ramy obrazu Madonny i podniosła je do warg, potem zrobiła znak krzyża, z lewej strony na prawą, i zaczęła bezgłośnie odmawiać ojcze nasz. Nie miała dziś czasu uklęknąć przed ołtarzykiem, chciała odmówić swoje pensum podczas mycia i ubierania. Chciała pomodlić się przy okazji, jak to nazywała. Waleska zeszła na dół. Na schodach było jeszcze ciemno, gdyż okna nie wpuszczały światła. Z powodu zaciemnienia były zaklejone czarnym papierem. Zrobił to Juzel. Uważał, że tak jest praktycznie. W dzień można po prostu zostawiać okna otwarte. Będzie wtedy jasno, a do zimy z pewnością zaciemnienie nie potrwa. Waleska otworzyła okno, by wpuścić trochę światła. Umyła się nad zlewem, obu rękami polewała wodą twarz, miękkie piersi, namydlała włosy pod pachami, unikała przy spoglądania w lustro. Nieźle jej się to udawało. Stało się przyzwyczajeniem od lat. Warkocz, zwisający przez ramię aż na plecy, skręciła w kok i przypięła długimi czarnymi szpilkami. Dopiero teraz pochyliła się bardziej do lustra i grzebieniem wycisnęła falę po obu stronach skroni, po czym zanurzyła grzebień w wodę i jeszcze raz przeciągnęła go po falach. Zostawiła pianę pod pachami, aby zaschła. Wówczas nie pociła się tak bardzo. Zastanawiała się przez chwilę, czy nie powinna jednak pójść do fryzjera i kazać sobie obciąć warkocz. Dziś wesele Irmy. To mógłby być powód. Wszystkie jej przyjaciółki i znajome miały już trwałą ondulację, i Walecka wyobrażała sobie, że Leo Maria ucieszyłby się, gdyby przyszła pewnego dnia z krótkimi włosami, ale oczywiście nie rozmawiała z nim o tym. Już od pewnego czasu chciała obciąć warkocz, ale wciąż coś stawało na przeszkodzie, a poza tym nie mogła przecież iść do fryzjera za rogiem. Na Wrocławski nie. Musiałaby jechać choćby do Zabrze albo do Wójtowej wsi, gdzie nikt jej nie znał. Też jakoś się żenowała. Po prostu powiedzieć, proszę obciąć mi warko, czyli zrobić jedną z tych ondulacji, które podobno tak się długo trzymają. Słyszałam, że pół roku, a jak się ma mocne włosy, to nawet cały rok. Powiedziała jej rosa Wilimczyk, która jako księgarka dużo więcej przebywała z ludźmi. Tylko częściowo dochodziło do świadomości Waleckiej, że wciąż wynajdywała nowe wymówki przed samą sobą, gdyż pewnie nie była dostatecznie zdecydowana i tak, upinając kok po raz któryś, odłożyła decyzję. Waleska skończyła modlitwę. Myślała jednak przy tym o zupełnie innych sprawach niż o Bogu. Co zauważyła dopiero przy końcowej formule, która stoczyła się z jej warg wręcz mechanicznie. Postanowiła powtórzyć potem modlitwę, ale lepiej na górze, na klęczkach, przed ołtarzem. W domu było cicho. Leo Maria przestał kaszleć. Waleska zatrzymała się na schodach, nasłuchując. Z kuchni nie dochodziły żadne szmery. A więc wstała dziś jeszcze przed haliną. Nie zdarzało się to zbyt często. Ucieszyła się. Postanowiła sama przygotować śniadanie. Przesuwała wieszaki w szafie, zastanawiając się, jaką ma włożyć sukienkę. Był to dzień wesela Irmy, święto Irmy, choć miała brać ślub tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego, a nie w Kościele. Może również dzień na pół świąteczny dla niej, gdyż już pogodziła się z tym weselem, ale oczywiście nie z tym, że Irma wciąż się wzbraniała przed ślubem kościelnym. Z tym nigdy się nie pogodzi, bo małżeństwo to sakrament i może być zatwierdzone jedynie przez Kościół. To grzech żyć z mężczyzną, nie będąc poślubioną wobec Boga. Dziś również. Waleska była o tym przekonana i bynajmniej nie zrezygnowała z przekonywania Irmy i Hajka. Miała zamiar odwołać się teraz raczej do Hajka, gdyż Irma nie chciała z nią o tym rozmawiać i gdzie tylko mogła, schodziła jej z drogi. Ale ona była pewna, że przy odpowiednim uporze odniesie sukces. A może tego nie chciała przyznać nawet przed samą sobą uroczystość, którą wydawała dzisiaj dla młodych w sali balowej najpiękniejszego hotelu, posunie jej plan krok naprzód. Na wszelki wypadek zamówiła u proboszcza Patasa ślub na niedzielę. Waleska wyjęła z szafy worek z ubraniami, w którym zwykła przechowywać rzeczy zimowe i rzadko noszone suknie. Rozpięła guziczki z boku, przy czym zapach kulek na mole uderzył w nos tak mocno i gryząco, że zaczęła kaszleć. Próbowała stłumić kaszel, by nie obudzić jej Marii, który może znów zasnął, ale tak było jeszcze gorzej. W głowie poczuła gorąco, a dłoń, którą przysłaniała usta, skakała w tę i z powrotem. Wreszcie wyciągnęła jedną suknię i pomachała nią kilka razy w powietrzu w otwartym oknie. Była to ciemno-niebieska suknia, z kasakiem z dwoma setkami maleńkich czarnych perełek naszytych na piersiach i ramionach, którą kupiła na wesele swojego brata Wilego Wądraczka. I nigdy już potem nie założyła, gdyż wesele odwołano na dwa dni przedtem. Dziś ją założy. Pierwszy raz nie wiedziała, czy ma się z tego cieszyć. Przyłożyła sukienkę do ciała, aby się prędko w niej zobaczyć, ale Miała w pokoju tylko ręczne lusterko, więc próbowała przejrzeć się w szybie okiennej. Ujrzała czarny cień i dużo błyskotek. Były to perły. Najbardziej podobała jej się ta czerń na czarnym. Waleska powiesiła suknię na zewnętrznej klamce, gdyż leciał z niej jeszcze wciąż silny zapach kulek przeciw molom i powoli wywoływał w niej uczucie obrzydzenia. Poprosi potem Halinę, żeby wywiesiła sukienkę w ogrodzie, by do wieczora dobrze się wywietrzyła. Na dzień włoży jasnobrązową sukienkę z ciemnobrązowymi mankietami i lamówkami i upiększy ją, zakładając biały koronkowy kołnierzyk przy szyi. Zaczęła go szukać w skrzynce z bielizną. Nie od razu znalazła właściwy. Przymierzała inne w oknie. Wciąż wydobywała nowe. Wpadł jej przy tym w ręce mały okręcik wyrzeźbiony z kory. Zastanawiała się, skąd go ma i w jaki sposób mógł się dostać do skrzyni z bielizną. Wspomnienie napływało z wolna i z daleka, opowiadając jej pewną historię, która doprowadziła ją do śmiechu. Nawet raz się zaczerwieniła, szukając dalej w skrzynkach i przymierzając wciąż nowe kołnierzyki w okiennej szybie. Nagle chwyciła okręcik i schowała go do szuflady, całkiem w głębi, za górą serwetek i chustek. Okręcik podarował jej Erich Struchheim. Miało to pozostać jej tajemnicą tajemnica nosiła tak chętnie jak białe kołnierzyki. Równie chętnie jednak o nich zapominała, dlatego szuflady i szafy, skrzynie i komody były pełne białych kołnierzyków i tajemnic. Tu czerwona wstążka, tam ogarek wypalonej świecy z pielgrzymki, ówdzie stara srebrna kopiejka. To znów koperta z włoskim znaczkiem. Wysuszona z żmi, złoto połyskujący kawałek marmuru czy mała łódeczka wystrugana z kory. A gdy ją ktoś o to pytał, Lio Maria, jak długo jeszcze ma leżeć na serwetce ta okropna pieruńska żmija? Nie odpowiadała, lecz uśmiechała się wieloznacznie i milczała z błyszczącymi oczyma i półotwartymi ustami, z opadniętymi ramionami, jakby opuszczały ją marzenia i tajemnice gdyż zbyt głośno o nie zapytano. Był to niemy znak dla innych, by zaniechali swej ciekawości. Waleska znalazła odpowiedni kołnierzyk biały, ażurowy, dodatkowo jeszcze biało wyszywany. Wyglądało to szczególnie prosto, a wykwintnie. Przeszła do kuchni, nałożyła fartuch na suknię, zapaliła gaz i postawiła czajnik. Robiła to nieświadomie. Mechanicznie, powtarzając coś, co zawsze robiła, postawiła czajnik i czekała, aż woda zaśpiewa. Wtem rozległ się jakiś dźwięk. Juzel schodził po schodach w nocnej koszuli bardzo powoli. Ruchy jego były obszerne, okrągłe, ociągające się, jakby szedł w wodzie. Waleska w milczeniu. Przycisnęła go do siebie, a Józel nie wzbraniał się, choć miał już piętnaście lat. Dziś jednak nie powąchał jej włosów. Bardzo to lubił wcześnie rano, gdy wstawał, albo późno wieczorem, gdy szedł spać i mamusza już rozpuściła włosy, gdy się z nią żegnał. Wówczas długi warkocz spływał w dół, a włosy pachniały latem i przekwitłymi liliami. W każdym razie tak to odczuwał. Był to zapach wody kolońskiej, którą się czasem spryskiwała, a także lekka woń potu, którą odkrył również u siebie. Od kiedy to wyrosły mu pierwsze włosy pod pachami i na członku. Lubił ten zapach. I czasem łapał się na tym, że przysłaniał lewą ręką prawą pachę i przybliżał nos, by wchłonąć go intensywnie i bezpośrednio. Pocierał ręką członek i obwąchiwał palce. Dochodził wówczas jeszcze ostry odór moczu, który czasem czuł także u mamuszy, ale niezbyt często. Dziś upięła już włosy. Ścierając ręką sen i światło z twarzy, powiedział: Wcześniej wstałaś, mamuszu. Boleska chciała powiedzieć coś innego, ale. Zauważyła, że syn stoi boso w kuchni na kamiennej posadzce i rzekła, znowu nie włożyłeś kapci. Nic jej nie szkodziło, kiedy dzieci przez całe lato biegały boso po dworze, ale na kamiennych płytach sieni albo kuchni mogły się szybko zaziębić, choć nie teraz, w sierpniu. Rozgniewało ją to upomnienie i dodała: wypijemy razem w liżankę herbaty, a potem pójdziesz z powrotem do łóżka i wyśpisz się porządnie. Przecież nie musisz iść do szkoły. Na wszelki wypadek dodała A może jednak? Iożal potrząsnął głową. Myślę, że póki są tu żołnierze, nic nie będzie ze szkoły. Kiedyś przecież będą musieli się wynieść, albo tam skąd przyszli, albo na drugą stronę do Polski. Ale nie powiedział tego, tylko pomyślał nie chciał teraz wdawać się w dyskusję na no, to było jeszcze za wcześnie. O tej porze mógłby dyskutować z przyjacielem, na przykład z Andreasem, który jeszcze spał, ale nigdy z własną matką. Paleska nie widziała nic dziwnego w tym, że jej syn siedział tego ranka w kuchni na stołeczku w nocnej koszuli, śledził oczyma jej ruchy i milczał. W ogóle nie widziała nic dziwnego w ludziach, póki nie oświadczali z dnia na dzień, że chcą się pobrać i nikt na świecie nie zdoła im w tym przeszkodzić. A gdyby ktoś próbował, choćby nawet własna matka, odejdą z domu. Pójdą do arbeidsdienstu albo na pielęgniarkę, albo do partii. Sądziła, że już to przebolała, ale wiedziała, że tak nie jest. Odezwała się. Co nam też dzisiejszy dzień przyniesie? Westchnienie, które teraz nastąpiło, wskazywało, że nie było to pytanie, lecz raczej stwierdzenie. Przyszło ci coś do głowy w związku z dzisiejszym wieczorem? Zwróciła się do Juzela. Mam na myśli część artystyczną. Nalała gorącej wody do dzbanka od herbaty i patrzyła na parę, wznoszącą się drobnymi białymi obłoczkami w górę. Coś jej przypominając. Już ona sobie przypomni co. Nie wiem, czy zdążę wrócić, odparł Juzel. Podciągnął kolana i nakrył je koszulą. Czy nawet w dzień ślubu jedynej siostry musisz iść do Hitlerjugend? Balesce nie podobało się, że w ostatnich dniach zawsze tak późno przychodził i ciągle przesiadywał w hajot. Zabiorą jej syna, tak jak już zabrali córkę. Przecież jest Andreas, odparł Józel z sennym głosem. Całe to wesele nie interesowało go oprócz wuja Wilego w roli Zara Leander, ale jego widział już parę razy andreas pali się do takich rzeczy powiedział może on coś wymyślił waleska pozostawiła zorganizowanie części artystycznej swemu bratu wilemu który się na tym znał na zakończenie chciała dodać ze swej strony dwa żywe obrazy to była jej specjalność. Anioł Pański według Mileta i burłacy na wołdze według Riepina. Obie reprodukcje wisiały już od dawna w pokoju muzycznym. Mogłabym wziąć Andreasa na wołżeńskiego burłaka, stwierdziła. Długą łyżką mieszała herbatę. Czekała jednak potem, aż lepiej naciągnie. Tak, powiedz mu, orzekła, żeby tu był po południu. Wypróbujemy brułaków na wodze. Trzeba zastąpić Richa Pfeiffera i Willego Konsalka. Ich już wzięli do wojska. Józela nudziły żywe obrazy mamy. Ona jednak była zachwycona i wszędzie je pokazywała, na każdej uroczystości rodzinnej, i zdawało się nawet, że podobają się ludziom, gdyż zawsze były prawdziwe oklaski, jak na przedstawieniu w teatrze, ale Józel podejrzewał mamę, że organizowała również owacje. Może dziś mnie zwolnią, powiedział. Musiałby wtedy chyba zamknąć swój barak. W końcu siostra Irma tylko raz bierze ślub. I on też będzie miał jakąś przyjemność w hotelu chaos u Wiesz, powiedział. Mógłbym z Andreasem i Ulą zaśpiewać moją ulubioną piosenkę. Wiesz którą? Lotniku, pozdrów słońce. Ula zagrałaby to na fortepianie. To musicie najpierw zrobić próbę, odrzekła matka. W gruncie rzeczy z całego wieczoru weselnego interesowały ją tylko żywe obrazy. Czy teraz zawsze jesteś w tej Hitlerjugend? Józef... Wolał wziąć teraz herbatę, niż odpowiedzieć. Wyciągnął rękę po filiżankę. O której przyszedłeś wczoraj do domu? zapytała matka, wyciągając krzesło z pod stołu. Nie tak późno odparł Józel. Usiadł na krześle, podciągnął nogę i tak ją podsunął, że mógł na niej usiąść. Waleska. Przypomniała sobie, że wprawdzie wczoraj o dwunastej w nocy, kiedy wszyscy jeszcze raz zebrali się w pokoju muzycznym, by posłuchać ostatnich wiadomości, Juzel tam był. Ale krótko przedtem, gdy go szukała, nigdzie nie mogła go znaleźć. Jak na piętnastolatka było to dość późno. Nie miała zamiaru robić wyrzutów jemu, tylko tej hajot. Jeśli tak ma być dłużej, będzie musiała iść do Hitlerjugend. Chłopak ma już ciemne kręgi pod oczami. W końcu, odezwała się, siadając, będą chcieli zrobić z was, dzieci, żołnierzy. Józel pomyślał, że może teraz lepiej będzie wrócić do łóżka albo z filiżanką w ręku, odwiedzić chorego ojca, usiąść na jego łóżku, wypić herbatę i pomilczeć razem z nim, albo jeszcze raz porozmawiać o niedzielnym meczu w Bratysławie, który przegrali ze słowakami. Zero do dwóch. Mamuszy opowiedział dostatecznie dużo o hajot. Czyli dostatecznie dużo nabujał, w nadziei, że da mu spokój z pytaniami. Ale ona wciąż pytała o to samo. Była to nie tylko ciekawość, ile demonstracyjne okazywanie zainteresowania. – Czy już tam może dają wam broń do ręki? – Waleska przyciągnęła do siebie filiżankę. Wzięła cukier, zamieszała i z hałasem położyła łyżeczkę na stole. Umyślnie zrobiła to nieco zbyt energicznie, gdyż energicznie żądała teraz odpowiedzi na swoje pytanie. Przecież ci mówiłem, mamo, że wcale tak nie jest. Nas mianowicie i w ogóle wszędzie teraz potrzebują, ale oczywiście nie mamy nic do czynienia z bronią. Ćwiczymy, wiesz, ćwiczymy takie sanitarne rzeczy. To ją powinno zadowolić. Mamusza była przeciw wojnie. Tego się zdołał dowiedzieć, choć całkiem tego nie rozumiał. Teraz, gdy wszystko wskazywało na to, że wygrają wojnę, a przeciw wojnie jest się przecież tylko wtedy, gdy ma się pełne rozeznanie, że się ją przegra, to przecież jasne. Tacy ludzie są zawsze za Czerwonym Krzyżem i temu podobnymi rzeczami. Więc niech jej będzie. Wiesz, obrona przeciwlotnicza i sanitarka. To wszystko, bo przecież o baraku nie mógł jej powiedzieć. Wsypał dwie łyżeczki cukru do herbaty i mieszał w niej, dmuchając przy brzegu filiżanki. Ja się naprawdę zaczynam martwić, Józel, powiedziała Waleska rzeczywiście zmartwionym tonem. Dziś nie można już decydować o własnych dzieciach. Dzisiaj te organizacje i ta partia są o wiele potężniejsze. Dziś jedno dziecko bierze ślub, choć nie ma jeszcze 21 lat, wychodzi za żołnierza, którego zna dokładnie tydzień, a drugie dziecko, piętnastoletnie, może już zaczyna się uczyć, jak się strzela do ludzi. Poza tym psuł się ustalony z kościołem system równowagi. Dwie godziny tygodniowe Związek Świętego Jana Bosko i dwie godziny Hitlerjugend. W końcu związek Jana Bosko istniał już przed Hajotem. Wówczas wszyscy się na to zgodzili. Więcej nie można było wymagać od dzieci oprócz szkoły. Ale gdy tylko szkoła się skończyła, ci z organizacji zaraz zwiększyli obowiązki. Może i o tym powinna dzisiaj pomówić z proboszczem. Mogliby teraz godziny poświęcone Janowi Bosko odbywać dwa razy w tygodniu. Już by to wolała. Waleska spojrzała na begonię na parapecie okna, której liście zwisały aż na stół. W jej sytej, błyszczącej zieleni odbijały się promienie słońca. Zapowiadało to gorący, sierpniowy dzień. Józel chętnie postawiłby matce pytanie, które już od dawna chciał jej zadać, ale nigdy dotąd nie zdobył się na odwagę. Może niedługo będzie już na to za późno. Więc musi teraz zacząć i w ogóle. Czy to prawda, co ula mu opowiadała? Że jeśli chce się zostać sławnym pianistą, to trzeba pojechać do Warszawy, do kościoła Świętego Krzyża, żeby pomodlić się tam do serca Chopina i pocałować kamień, w którym jest pochowane. W myślach ułożył już to pytanie, ale nie przechodziło mu przez usta. Ula! Mogłaby go nazwać zdrajcą, a mama by go jeszcze wyśmiała i, czego obawiał się najbardziej, znowu by zaczęła dawać mu lekcje fortepianu. Dlatego zapytał o coś, co zdawało się mniejszą fantazją. Czy to prawda, że otrzymałaś zalecenie, żebyście już nie grali Chopina na lekcjach? Józel zaskoczył Waleskę. Zdziwiła się, że syn się tym interesuje. Mógł to usłyszeć tylko od uli osadnik, z którą właśnie ćwiczyła drugie skerco bemol opus trzydzieste pierwsze. Nikt by nie mógł jej od tego odwieść. Również takie zalecenie z Bytomia. Nawet gdyby przyszło z Urzędu Rzeszy do spraw muzyki. Uśmiechnęła się, ale może to tylko tak wyglądało, gdyż właśnie słońce świeciło jej w twarz. Tak. Przyszedł taki okulnik do wszystkich nauczycieli fortepianu z Reichsmusikkama, że niemieccy pedagodzy powinni poświęcać więcej uwagi niemieckiemu dorobkowi muzycznemu z narodowego obowiązku. Poleska jakby nabrała zapału, gdyż o tym mówiła chętnie. Wiesz, u mnie dzieci nadal ćwiczą etiudy Mendelssona, Bartoldiego a wrzeszy mogą za to cofnąć pozwolenie nauczania i póki jeszcze choćby jeden pianista będzie grał na koncercie utwory Chopina, puty będę uczyć swoich uczniów Chopina. To zupełnie pewne. Najchętniej poszłaby teraz na górę i zagrała to skerco, ale poprawdzie to ona sama już dawno nie śmiała grać Chopina. I to tylko dlatego, że Ula Osadnik, takie dziecko, już teraz tak wspaniale grała skerco numer dwa, że gra Waleski wydawała się w porównaniu z tym partactwem. Poza tym okulnik nie był jeszcze urządowym rozporządzeniem i nazwisko Chopina nie zostało wyraźnie wymienione. A wreszcie nikt jej nie kontrolował. Przy tej małej gmyrek, której ojciec był w partii, będzie na przyszłość trochę uważać, żeby nie miała co opowiadać w domu. – Smakuje ci herbata? – zapytała. – Tak, dziękuję – odparł Józel uprzejmie. Wiedział, że matka oczekiwała odeń takiej odpowiedzi, w każdym razie wczesnym rankiem. Oczywiście filiżanka kakao bardziej by mu odpowiadała. Józel pozwolił sobie nalać drugą filiżankę. A więc to była prawda, co ula opowiadała. Podobało mu się, że matka nie dała się zastraszyć. Spoglądał na promyki światła wędrujące po pokoju i rozbłyskujące we włosach mamuszy, gdy wpinała szpilkę. Od dawna zauważył, że nie nosiła już obrączki. Nie znajdował dlatego żadnego powodu oprócz jednego. Że jej ręce były ładniejsze bez obrączki. Nie mógł też jej o to zapytać, ale mógł ją spytać o co innego, choć nie była na to stosowna pora lecz kto wie, kiedy będzie znów miał matkę tylko dla siebie. Kiedy zacznie się szkoła i jej lekcje muzyki będzie widywał ją samą najwyżej w niedzielę więc lepiej teraz zapytać. Przesunął językiem po górnych zębach, otwierając przy tym na pół usta, co ułatwiło mu pytanie. Czy nie sądzisz, mamo, że papusz zbliża się do końca? Waleska, która właśnie chciała przybliżyć twarz do liści begoni, cofnęła się nagle, jak uderzona. Chciała zapytać. Co to znaczy? Co to za pytanie? Cóż za nonsens? Skąd ci to przyszło do głowy? Tak się przecież o tym nie mówi. Kto ci to powiedział? Ale zauważyła, że były to raczej odruchy niż odpowiedzi. W każdym razie nie takie, jakich jej piętnastoletni syn, Józel Leo żądał od niej około szóstej rano. Myślę, że pomagają mu te trociczki, które przywiózł wuj Wili. Umilkła. Zauważyła, że to nie było to, co chciała od niej usłyszeć. A Józel opuścił tylko w dół stopę, gdyż obawiał się, że mu w tej pozycji zdrętwieje. Matka odpowiedziała: Masz rację. Chciała, żeby jej mąż umarł w tym domu. Może nawet w jej ramionach, jeśli już musiał umrzeć. Gdyby gdzieś był jakiś szpital, który by go uzdrowił, zaniosłaby go tam nawet na plecach, ale już w to nie wierzyła. Był już dwa razy w szpitalu i obydwa razy wrócił do domu niezdrowszy, tylko bardziej samotny. Waleska odezwała się: Szpitale są przepełnione, teraz z tymi żołnierzami. Rozmawiałam przez telefon z naczelnym lekarzem. Mogę to jeszcze raz zrobić, jeśli tak sądzisz, po czym zrezygnowała. Jemu już zwykły lekarz nie pomoże. Wypiła herbatę. Nie miała już siły, by nalać sobie świeżej. Nie miała również sił odpowiadać na dalsze pytania Józela. W ogóle już nie miała sił, gdyż odkąd Leo Maria położył się do łóżka i więcej nie wstał, Potrafił w jakiś niewytłumaczalny sposób wyssać z niej siły. Naraz zobaczyła w liściach begonii nie zieleń, lecz tylko brązowe żyłki. Józel nie myślał o szpitalu. Choć dla wszystkich świadomość, że ojciec jest w szpitalu, gdzie wokół niego są ciągle lekarze i pielęgniarki, musiała być uspokajająca. Z drugiej strony ojciec. Martwy w obcym, biało otynkowanym pokoju, w szpitalu o długich korytarzach z chorymi za każdymi drzwiami, którzy niedługo umrą. Tego wolał sobie także nie wyobrażać. Zauważył, że w ostatnich dniach mnożyły się napady kaszlu i że ojciec, gdy go odwiedzał, leżał wyczerpany na poduszkach i niewiele mówił a czasem jego głos był tak cichy wśród głośnego, rzężącego oddechu, że trzeba się było pochylać, by go zrozumieć. W filiżance pozostało na dnie trochę nierozpuszczonego cukru. Wyskrobał go. Wywołało to dźwięki, które przypominały mu coś innego niż to, o czym właśnie myślał. Zapragnął, żeby i mamusza też coś zrobiła, co by wywołało jakiś dźwięk. Żeby wiedział, że ona jeszcze tu jest i że żyje. Poleska oberwała dwa zwiędłe listki begoni. Józel miał rację. Niepokoiły ją coraz częstsze napady kaszlu, a przede wszystkim niepokoiło ją to, że mąż znowu pluł krwią. Ale wobec Leo Mari nie dawała tego poznać po sobie. Miała nadzieję, że nowy środek podziała uśmierzająco na jego kaszal. Myślała nawet o tym, by wezwać lekarza, ale Leo Maria nie chciał o tym słyszeć, więc nie odważyła się, bo za każdym razem, gdy wbrew jego woli wzywała lekarza, dostawał nowych napadów kaszlu i robił jej wyrzuty, że się z tym liczy, iż zbliża się jego koniec. Bała się takich scen, ale pośle lekarzowi jego plwocinę do badania, tak. To może zrobić. Prawdopodobnie to wydarzenia ostatnich dni zdenerwowały go i wycieńczyły. Bynajmniej nie wesele Irmy, które wydawało się go nie interesować, ba, ku jej zaskoczeniu nie chciał nawet namawiać Irmy na ślub kościelny, chociaż ona, Waleska, prosiła o to ze łzami. Były to wydarzenia polityczne. Waleska nie wiedziała, co ma teraz robić. Leo Maria leżał na górze i kaszlał, a oni siedzieli tu oboje przy stole i nie myśleli o niczym innym, jak o jego śmierci. Roztarła zwiędłe liście między palcami i powąchała je. Pachniały kardamonem i przemijaniem. Nie pozostało jej nic, czego mogłaby się trzymać. Swoim sposobem siadania, wyciągania i podkurczania nóg, przez swój sposób wyskrobywania cukru i stawiania pytań, Juzel odebrał jej wszystko. Natomiast Juzel miał kilka spraw, które go pocieszały: na przykład Andreasa, z którym chciał później pojeździć na rowerze po mieście, i ule Osadnik, która dziś wieczorem chciała się wyszykować na wesele jak Marta Egert. Miał dymiące kartoflane ogniska i ten czas, który wkrótce znów się rozpocznie, kiedy to w noc. Rozżarzony węgiel w dziurawych puszkach, a przede wszystkim swój barak nad dziką kłodnicą, który zajmował go tak bardzo, że mógł zapomnieć o wszystkim innym. Wcisnął palec w policzek, w głębi serca wstydził się, że z tego powodu o tylu sprawach zapomniał. Józel zsunął się z krzesła. Zdecydował się właśnie, że dziś wieczorem nie pójdzie do swojego baraku. Matka potrafiłaby tak długo go wypytywać, żeby się dowiedziała, że w tym tygodniu był ledwie dwa razy i to tylko po południu na zbiórkach Hitlerjugend. Wynikłaby tylko kłótnia. Była dla niego wprawdzie czysta strata pięciu do dziesięciu marek, ale chyba nie da się jej uniknąć. Może zdoła do wieczora wtajemniczyć Andreasa tak dalece, że mogliby pełnić dyżur na zmianę. Ich nieobecność nie byłaby tak widoczna. Chciał to z nim omówić. Dotąd nie zdobył się na odwagę, by pomówić z nim o baraku, ale czuł, że w ciągu tych kilku godzin, które Andreas spędził, znacznie się do niego zbliżył. Dziś nie idę do Hajot. Weleska przyjęła to do wiadomości, ale raczej tak, jakby to było coś samo przez się zrozumiałego. W końcu. Miała tę cechę, że początkowo broniła się przeciw nowościom, ale gdy stały się faktem, robiły się dla niej oczywiste. Jeszcze herbaty? spytała. Już chwytała za dzbanek, cieszyła się, że trzyma w rękach coś, co jej nie umyka. Józel nie chciał już herbaty. W ogóle wolał kakao. Ale dla mamy herbata była czymś specjalnym. Na co. Pozwalała sobie tylko w szczególnych okolicznościach, rodzajem używki niemal jak szampan. Józel myślał, że może trzeba być całkiem dorosłym, żeby w niej zasmakować. Na razie musiał jeszcze brać dwie pełne łyżeczki cukru, by herbata mu smakowała. Józel chciał iść na górę i zobaczyć, czy Andreas już się zbudził. Wezmą potem rowery i pokażę mu miasto. O trzeciej wrócą do domu. Może pomogą wtedy przy przygotowaniach do wesela. Waleska zdumiała się, z jaką lekkością chłopiec się poruszał odchodząc, jak piękne i harmonijne były jego ruchy jak u tancerza, pomyślała. A może polegało to na tym, że w swej drodze do schodów wielokrotnie przechodził przez smugi światła i cienia, a ona go jeszcze nigdy tak nie widziała. Na stole. Tańczyły złote, świetliste plamy. Paleska wolno pocierała palcami i ogarnęło ją łagodne uczucie szczęścia, że drewno było prawdziwym drewnem i rozgrzewało się pod ręką. Rozdział drugi. Józel. Zatrzymał się na schodach. Skłonił go do tego nieznany szmer, a nieznane szmery były dla niego jakby intruzami. Nasłuchiwał. Znał wszystkie szmery w tym domu, a każdy nowo powstały był najpierw przezeń rejestrowany, lokalizowany i identyfikowany, zanim ulokował się w jego podświadomości już jako swojski. Zbyt wiele nowych dźwięków naraz mogło go całkiem wyprowadzić z równowagi. Tak jak niedawno, gdy w domu zostali zakwaterowani żołnierze, i Uzel potrzebował kilku godzin, by się nauczyć rozróżniać ich po odgłosach. Gdy myślał teraz o Feltfiblu, najpierw przypomniał sobie dźwięki, które wydawał przy chodzeniu, jedzeniu, podczas jazdy samochodem. Mógł je dokładniej opisać niż na przykład jego rysy twarzy. Ten dźwięk przed chwilą brzmiał tak, jakby ktoś wyciągnął korek z pustej butelki, tylko o wiele głośniej. Józel czekał, czy dźwięk się powtórzy. Ale nie powtórzył się. O tej porze nie było w domu wiele odgłosów, za to były całkiem nowe zwyczaje. Wczoraj w nocy, gdy szedł do toalety, zobaczył Hajka wychodzącego z pokoju Irmy. I wcale by go nie zdziwiło, gdyby ktoś za jednym z tych brązowych drzwi już teraz otwierał butelkę wódki. Juzel zaczął wchodzić po schodach jeszcze ciszej niż przedtem. Prawie nie uświadomił sobie odgłosu stłumionego kaszlu, gdyż należał on do najbardziej znajomych, zwyczajnych dźwięków. Towarzyszyło mu jednak ciche, metaliczne pobrzękiwanie a ponieważ drzwi były lekko uchylone, Józel ślizgnął się do pokoju chorego ojca. Ojciec leżał w łóżku. Prawe ramię zwisało w dół. Jednym palcem mieszał w misce do mycia, którą przyciągnął sobie na stołeczku i za każdym razem, gdy serdeczny palec zbliżał się do brzegu miednicy, powstawał ten metaliczny dźwięk. Zobaczywszy Józela, Przywołał go oczami do siebie. Szara skóra jego twarzy błyszczała. Może nawet między policzkami a nasadą nosa zaznaczył się uśmiech. W miednicy pływały wkoło barwne japońskie kwiaty z papieru żółty narcyz, fioletowa lilia, srebrna róża i jeszcze kilka innych, egzotycznie wyglądających kwiatów, których Józel jeszcze nigdy nie widział. Ukląkł. Kwiaty zataczały przed jego oczami kręgi na wodzie, a ich barwy mieszały się i przechodziły jedne w drugie. Leo Maria wyjął z szuflady małą białą papierową kulkę i dał ją Józelowi, który odczekał chwilę, aż woda się uspokoi i kwiaty przestaną się poruszać, po czym wrzucił ją na prawą połowę wody. Leo Maria też wrzucił taką kulkę na lewą połowę. Obaj odwrócili wzrok. Należało policzyć do dwudziestu pięciu i dopiero wtedy spojrzeć. Wówczas kwiaty rozkwitały. Przyglądanie się, jak papier powoli rozmaka i otwiera się, jak kwiat rozwija się i prostuje, oznaczałoby obdzieranie tego cudu z tajemnicy. Mogłoby to... Przynieść nieszczęście. Obaj znali te reguły, gdyż papierowe kwiaty z Japonii były od pewnego czasu w modzie. I nie tylko dzieci zachwycały się, gdy w ciągu kilku sekund z białych, niepozornych, niezgrabnych kulek z papieru wyrastały dziko barwne, fantastyczne kwiaty. Niektórzy dorośli przypowiadali sobie z nich przyszłość. Obaj Odwrócili się i spojrzeli w miednicę. No, no, powiedział Leo Maria. Fantastyczne, dodał Józel. Po lewej stronie pływała w wodzie jasnoróżowa, wyginająca się ku górze kunsztownie przeplatana orchidea, a po prawej stronie, po stronie Józela, zwykły, błękitny aster, który się całkiem nie otworzył. Józel. Szturchnął go lekko palcem, by mu pomóc. Błękitna gwiazdka zatańczyła na wodzie. Ten przyniosła mi wodna milka, powiedział Leo Maria. Można je teraz wszędzie kupić, powiedział Józel. Pełna torebka kosztuje dziesięć fenigów, ale ula-osadnik mówi, że nie wolno ich kupować. Trzeba je dostać w prezencie. Wtedy przynoszą szczęście. Albo wymienić u szmaciarza podmanickiego za stare szmaty albo kości. Ojciec wyjął bladoróżową orchideę i błękitny aster z wody i położył oba kwiaty na nocnej szafce. Wyjmij resztę, powiedział. Jak mamusza przyjdzie, jeszcze nas wyśmieje. Józel wyłowił pozostałe kwiaty i położył je na parapecie okna. Był szczęśliwy że jako dwaj mężczyźni mieli tajemnice przed kobietami. Choć była to śmieszna tajemnica. W ostatnich czasach nie mywali ze sobą zbyt wiele tajemnic. A ojciec i syn powinni zawsze mieć kilka tajemnic. Tak samo było u jego przyjaciół. Przynajmniej tak opowiadali. Na przykład chętnie zdradziłby ojcu tajemnicę baraku budowlanego nad dziką kłodnicą, przed trzema czy czterema laty uczyniłby to bez zastanowienia, ale teraz nie miał odwagi, gdyż tajemnice rosną razem z latami, a ta była już zbyt potężna jak na człowieka, który nie wychodził już ze swego pokoju. Tajemnice nie są przeznaczone dla samotnych ludzi. Można je przez pewien czas nosić samemu, ale niezbyt długo. W każdym razie tak sądził Juzel. Miał nadzieję, że w nowo przybyłym Andreasie znajdzie kogoś, komu będzie mógł powierzyć tajemnicę baraku. Mamusza jest już w kuchni. Z tego zdenerwowania nie może spać, powiedział. Tak, z tym ślubem Irmy za szybko poszło. Ale wiesz, ja nic tu nie mogłem zmienić. Twoja siostra jest dość dorosła. Ojciec śledził pewną myśl. Myślę, że Mamusza się modliła, żeby wojna wszystkiemu jeszcze przeszkodziła, ale ona daje na siebie czekać. Mamusza martwi się o za wiele rzeczy naraz, powiedział Józel. Wszystko chce zrobić sama. W tym zdaniu tkwił wyrzut, że za mało włączyła go do przygotowań weselnych. Obszedł łóżko i usiadł z boku na jego skraju. Teraz był bliżej papierowych kwiatów. Również swojego błękitnego astra. Co też błękitny aster mógł oznaczać? Zapragnął jeszcze dziś podarować Uli błękitny kwiat i poczekać, aż rozkwitnie w wodzie. Dziś wieczór, gdy wrócicie ze ślubu, będzie już mamuszy lepiej. Ale teraz nikt jej nie może pomóc. A rano przyjdziesz do mnie i opowiesz mi o weselu, dobrze? Leo Maria zsunął się głębiej w poduszki. Józel myślał: Jestem ciekaw, czy mój kwiat i kwiat uli będą do siebie pasowały. Ojciec zsunął się jeszcze głębiej w poduszki. Oddychał ciężko i cicho pogwizdywał, jakby się przemęczył. Już od dawna tak oddychał. Józel pytał się w duchu, jak długo to jeszcze potrwa. Odwiedzał chorego ojca raz dziennie, przynajmniej raz dziennie, przeważnie częściej. Starał się to robić już przed południem po powrocie ze szkoły, a czasem zanim jeszcze poszedł do szkoły, albo przed wieczorem, w każdym razie zanim ciemności odmieniły pokój. Zawsze mu się wtedy wydawał trochę niesamowity. Czasami też w dzień kiedy mama zaczynała kopcić trociczkami, a zielone smugi rysowały w powietrzu twarze i wykrzywione gęby, gdy się długo przyglądało. Juzel kochał ojca raczej w jasności, w świetle. Czasem, wchodząc do pokoju chorego, nastawiał skrzydło okna tak, żeby szyba odbijała blask słońca na twarz ojca i sprawiała, że jego szara, łuskowata skóra błyszczała srebrem. Czarne cięcie nożyc przed białym horyzontem. Tak go chciał pamiętać, gdy wolno mu było towarzyszyć ojcu przy fotografowaniu za miastem, przy wieżach, kiedy to wciśnięty w czarny salonik mierzył odległości długimi, obszernymi ruchami, gdy montował i rozmontowywał aparaty, i wciąż szukał nowej perspektywy. A on, Józef. Nosił za nim cierpliwie a to statyw, a to jakąś płytę, kawałek drewna, a czasem tylko swoją radość, że może przy nim być. Józel uwielbiał te przechadzki z ojcem, gdyż oddalały go od tego domu, którego przez pewien czas nienawidził razem z jego dźwiękami, przede wszystkim brzdąkaniem na fortepianie, które prześladowało człowieka wszędzie, nawet we śnie. Ani on, ani jego siostra Irma nie odziedziczyli zdolności matki. Ale mamusza wcześnie zaczęła uczyć ich gry na fortepianie, zanim jeszcze któreś z nich umiało narysować nutę albo ją przeczytać. A gdy Irma w dramatyczny sposób protestowała przeciw mękom lekcji, wsadzając po prostu ręce do gorącej wody i biegając potem niemal z triumfem całymi tygodniami po domu z białymi, grubymi opatrunkami, wówczas matka Zaczęła pokładać swoje nadzieje w józelu. A pewnego razu w gniewie zrzuciła mu na ręce pokrywę od fortepianu, utrzymując z płaczem, że pokrywa sama spadła. Nieszczęśliwy wypadek, ale on odtąd nawet nie dotknął klawiszy. Dopiero ula-osadnik nauczyła go nowej, nieśmiałej radości z muzyki. Potrafiła wciąż na nowo. Przegrywać na swoim gramofonie płytę z czterema nokturnami Chopina. Dziesięć razy raz za razem, nie mówiąc ani słowa, tylko przysłuchując się z zamkniętymi oczami i szepcząc nazwisko Gize King, jak imię świętej Anny. Wówczas często bywał u ojca w gabineciku, jak on to nazywał. Mamusza mówiła na to atelier papusza. I pomagał mu w prostych pracach. Najchętniej przykucał obok prostokątnej wanny i zanurzał białe kartki w przezroczystej cieczy, którą ojciec przedtem przyrządził, mieszając w wodzie różne chemikalia, a on patrzył oczarowany, jak na białych powierzchniach, bez przyczyny, ukazywały się najpierw szare kontury, potem ciemne punkty, cienie. I kształty, które stopniowo składały się na twarze, mundury, drzewa, chaty, wieże i mury. Był to jedyny okres w jego życiu, w którym nie miał żadnej tajemnicy wobec jednego człowieka, a tym człowiekiem był jego ojciec. Ale ojciec nie chciał zdradzić swojej tajemnicy, jedynej wielkiej tajemnicy, dlaczego pewnego dnia a było to nie tak dawno, położył się do łóżka. Pozwolił, żeby jego oddech świszczał i zaczął tak kucać wręczniki, aż stały się mokre. Józel zresztą by go o to nie zapytał. Ale odtąd coś się między nimi popsuło i juzel zbliżał się teraz do ojca tak, jak inne dzieci się zbliżają do swoich srogich ojców po cichu, nieśmiało, z szacunkiem. Może powinniśmy cię posadzić w fotelu na kółkach, powiedział Juzel cicho i zawieść do Haus Uberschlesien na dwie, trzy godziny. Przynajmniej na część artystyczną z wujem Willim, jako Zara Leander. Juzel najchętniej głośno by się roześmiał, gdyby nie było tak wcześnie. Wyczuł to po świetle, które jasno i natrętnie wpadało przez okno. Czuł to po dźwiękach. Leo Maria machnął ręką. Już powiedziałem, mamince, to by była dla mnie śmierć. Nie, nie, możecie mnie tu spokojnie zostawić samego. Bawcie się, nie myślcie przy tym o chorym ojcu. Nie, nie. Obsunął się jeszcze głębiej w łóżku, tylko twarz biało odbijała się wśród białych poduszek. Jakby chciał się schować. Dobrze, Babuszu, odparł Juzel, trochę przestraszony. Bał się, że ojciec może się tak oddalić, że nie można go będzie przywołać z powrotem, więc przywołał go od razu. Powiedział: W Bratysławie tylko dlatego przegrali, bo nie wystawili szaleckiego. Leo Maria przysunął się bliżej pod kołdrą. Tak, to szalecki w tym meczu z Estonią. To było w Rewalu, prawda? To on strzelił zwycięską bramkę. Szalecki był faworytem ojca. On, Józel, uwielbiał raczej długonogiego napastnika Szona. Zbierał obrazki z papierosów R6 i fotografię szona powiesił u siebie w pokoju na ścianie. Ale to już było dość dawno temu. Teraz czuł się już za dorosły. Odkąd papusz zaczął się interesować piłką nożną w sprawozdaniach sportowych z meczów międzypaństwowych niemieckiej reprezentacji, podkreślał kopiowym ołówkiem graczy z Górnego Śląska. A przy szaleckim tak często zwilżał wargami ołówek, że usta robiły mu się całkiem fioletowe i mamusza bała się, że jeszcze się pewnego dnia zatruje. Jeśli o niego chodziło, to zestawiłby reprezentacje szaleckiego, Tibulskiego, Kozorry i Białasa. Koburka, Dzura, Durka, Zolanowskiego, Kobierskiego i Wilimowskiego. A w bramce postawiłby Lachmana, który miał sklep sportowy na Banhofstrasse. Leo Maria nigdy nie był na stadionie czy na Forwärts-Rasensport. Dopiero gdy już leżał w łóżku, zaczął interesować się piłką nożną i czytać sprawozdania w gazetach. – Dasz mi jeszcze jeden kwiat? – zapytał Józel ojca tak łagodnie, że ten, nie przerywając biegu swoich myśli, jak nieobecny, wyjął z szuflady papierową kulkę i wcisnął Józelowi do ręki. – Mówię ci – powiedział Józelowi – jeśli na następny mecz z Budapesztem znowu nie wezmą Szaleckiego. To i tam przegrają. Powiedział to tak, jakby już wiedział, że szaleckiego nie wezmą. Na dworze dwa ptaki przeleciały tak blisko okna, iż Józelowi zdawało się, że słyszy szum ich wyciągniętych, łopoczących skrzydeł. Wczoraj wieczorem szpaki latały bardzo nisko wokół domu. Niemal muskały starego radca sądowego, który siedział ukryty w głębi ogrodu. Mamusza widziała go z innego okna. Pogoda wkrótce się zmieni, powiedziała. Może chciała tylko coś prędko powiedzieć ze zmieszania, gdyż poczuła się obserwowana przez Józela. Jak sama obserwowała radce? Przy tym radca siedział tylko na ryczce między krzewami, z gazetą pod pachą i czekał nadejścia nocy. Nic poza tym, z sieni. Dochodziły odgłosy żyjących. Józef stał. Wiesz, i Andreas chętnie by cię zobaczył. Kiedy mogę go przyprowadzić? Leo Maria przeciągnął myjkę w wodzie. Po weselu. Tak będzie lepiej. Dziś przyjdzie tyle ludzi. Chlapnął sobie mokrą myjkę w twarz, jakby zimna woda przynosiła mu ulgę. A może to był ten odgłos. Tak, jutro rano powiedział. Andreasa bierzecie przecież na wesele. Ależ tak, odparł Józel. Swojego kuzyna Andreasa wprawdzie nie miał jeszcze wiele dla siebie, ale to, że należał on do zaproszonych gości, było dla niego naturalne. A więc jutro rano powtórzył. Wolno stawiał kroki, wolno opuszczał grobowiec. Opowiem ci o weselu, papuszu. Cieszył się, że może to powiedzieć. Rozdział trzeci Na mocy dekretu polskiego prezydenta Mościckiego z dnia 1 lipca 1930 roku rozwiązano Sejm Polski, a Śląski zawieszono na czas nieokreślony. Jego rozwiązanie nastąpiło 26 września. Rozpisano nowe wybory. 10 września 1930 roku zostali jednocześnie aresztowani prawie wszyscy wybitni parlamentarzyści, przywódcy partii opozycyjnych w liczbie 88. Wśród nich również Wojciech Korfanty jako przywódca partii chrześcijańsko-demokratycznej. Według innego źródła było to 26 września. Musiał to jeszcze skontrolować. Czerwonym atramentem nakreślił na marginesie znak zapytania. Komisarz Ryczkowski, kierownik bezpieczeństwa publicznego w Katowicach, aresztował go rankiem około ósmej w jego willi w Katowicach. W towarzystwie żandarma Homerańskiego pojechali w zamkniętym aucie przez Katowice Bogucice rozdzień Sosnowiec. Wszystko miejsca jego niegdysiejszego triumfu. To twierdzy w Brześciu Litewskim. Tam doprowadzono go do komendanta twierdzy, pułkownika Kostka Biernackiego. Przesłuchanie ograniczyło się do personaliów. Odebrano mu wszystkie wartościowe przedmioty oraz szelki i sznurowadła. Dostał miskę do jedzenia i został zamknięty w pojedynczej celi. W ten sposób Polska potraktowała swojego drugiego wielkiego syna. Tak podziękowała mu za pozyskanie górnego Śląska. Ale miało być jeszcze lepiej. W wrześciu znalazł się w dobrym towarzystwie. Trafił tam również były premier Witos, w którego gabinecie korfanty był wicepremierem, poseł Adam Pragier, który zasiadał w sądzie marszałkowskim rozpatrującym sprawę korfantego, najsłynniejszy adwokat warszawski, socjalista dr Lieberman. Norbert Barlicki, prezes CKW Polskiej Partii Socjalistycznej, były minister spraw wewnętrznych Kiernik, Aleksander Dębski z opozycji prawicowej i inni. Dopiero teraz dowiedział się Korfanty, jak dobrze traktowano go podczas transportu. Ani razu nie wyciągnięto go z wozu, ani razu nie pobito kolbami i bronią boczną. Podczas gdy na przykład dr Lieberman odniósł dwadzieścia krwawiących ran na głowie i na całym ciele, jak ustaliła później Komisja Prawna Sejmu. Miał o tym sprawozdanie prasowe, później je wyszuka. W samej twierdzy Korfantemu nie powodziło się lepiej niż pozostałym, jak inni musiał szorować kazamaty i czyścić ustępy oficerów. Polska nie okazała się jednak całkiem niewdzięczna wobec Korfantego. I tak lepiej go traktowano niż wielu jego towarzyszy niedoli. Wprawdzie go bito, ale nie bito do nieprzytomności, jak posła Popiela. Nie dokonywano na nim również pozorowanej egzekucji, jak na Libermanie i Popielu. Wszelako owej słynnej nocy pozorowanych egzekucji, z 10 na 11 listopada 1930 roku. Sprowadzono go do ciemnej celi, musiał się tam rozebrać i został okrutnie zbity przez strażników. Montag myślał o ostatnim zdaniu i nie znajdował dalszego ciągu. Wykreślił drugą część zdania i zamiast tego napisał: I podobno sprowadzono go do ciemnej celi i pobito. Nie miał na to żadnych dowodów poza wypowiedzią świadka współpracownika Polonii który jednak nie chciałby podano jego nazwisko. A ludzie z Polonii byli dlań zbyt stronniczy. Większość jego towarzyszy niedoli zostało oskarżonych o przygotowywanie zamachu stanu i skazanych. Korfantego wypuszczono po tym, jak w Nowym Śląskim Sejmie została wniesiona pilna interpelacja. Chrześcijańscy demokraci wnieśli... Silny wniosek o wypuszczenie go. Głosowała zatem również partia niemiecka. Nie mógł się powstrzymać przed postawieniem tu trzech wykrzykników. Zastanawiał się przez chwilę, po czym skreślił jego towarzyszy niedoli i napisał nad tym aresztowanych polityków opozycyjnych. Nie był zupełnie pewien ale jakoś czuł, że jego zdania były coraz silniej zabarwione emocjonalnie. Odkąd w tym rozdziale zaczął zajmować się prześladowaniami K, jego aresztowaniem i poniżeniami, postanowił to sprawdzić, porównać tę część z początkiem. Minęło odtąd tyle czasu, i właśnie w ostatnich miesiącach zdobył, wprawdzie niezupełnie odmienny, ale jednak inny pogląd na tę sprawę. I dopiero przed kilkoma dniami pomyślał po raz pierwszy o tym, by jeszcze raz przepracować rozdział o walkach debiscytowych, a może nawet napisać go na nowo. Powinien chyba zacytować jednak więcej polskich głosów, zamiast polegać głównie na niemieckich protokołach i zeznaniach. Wciąż jeszcze trzymał pióro nad papierem, aż zauważył, że atrament dawno wysechł. Odłożył obsadkę, zakręcił kałamarz na dziś miał zamiar skończyć. Opadł na oparcie fotela. To trwało już od pewnego czasu. Im dłużej, im głębiej zanurzał się w biografii Wojciecha K., w tym większą wprawiała go ona rozterkę. Wiązało się to z pewnością z błyskotliwą osobowością K., z często zaskakującymi zmianami jego pozycji politycznej, ale jemu samemu również brakowało zdecydowania, z jakim jeszcze na początku swojej pracy oceniał i komentował działania K. I znowu, jak to często się zdarzało w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy, opadły go wątpliwości, czy dobrze zrobił, że w ogóle wziął się do tego przedsięwzięcia. Dziś również nie zdołałby chyba odpowiedzieć nikomu, nawet sobie, dlaczego przed trzema czy czterema laty zaczął zajmować się postacią Wojciecha K. i od jakiegoś czasu nawet robić o nim notatki, wypisywać hasła, kreślić szkice i pisać o pewnym doświadczeniu. Spotkał K tylko raz było to już niemal przed trzydziestu laty. A w czasach plebiscytu, kiedy jego nazwisko stało się pojęciem, pewnym nienawidzonym lub podziwianym symbolem, legendą, wówczas jego montaga wcale na Śląsku nie było. Jego opinia o nim długo nie różniła się zbytnio od zdania większości ludzi w okolicy, dla których K był czymś w rodzaju wcielonego czarta, dioboka, o którym śpiewało się drwiące piosenki i którego przeklinano. W którym straszono dzieci w długie zimowe wieczory. Musisz zmówić, ojcze nasz, inaczej przyjdzie korfanty i cieporwie, i z którego się śmiano po trzech kieliszkach bimbru. W każdym razie, poważnie, nikt o nim nie mówił. Kobiety kreśliły znak krzyża, słysząc to nazwisko. A gdy musiały je wymawiać, żegnały się trzy razy. Mężczyźni spluwali przy tym na ziemię. Szczególnie zainteresował się K dopiero wtedy, gdy przeczytał w polskich gazetach ostre ataki przeciw niemu, gdy go aresztowano i wreszcie wypędzono z kraju. Człowieka, którego po pozyskaniu przezeń wschodniego górnego śląska dla Polski nazywano w polskiej prasie drugim wielkim synem Polski, zaraz po Piłsudskim. I porównywano go z Jerzym Waszyngtonem, twórcą Republiki Północnoamerykańskiej. Miał odpowiednie cytaty. Wówczas zaczął zbierać materiały o nim. Nie systematycznie, raczej pobieżnie, tak jak szło. Sprawozdania z niemieckich, z polskich gazet, które wycinał i przechowywał broszury, ulotki z czasów plebiscytu, manifesty. Zaabonował Polonię. W pewnym katowickim antykwariacie zdobył stare numery. W bibliotece miejskiej czytał gazety i czasopisma, w których K. publikował przed wojną. Rozmawiał też na polskim górnym Śląsku z kilkorgiem ludzi, którzy widywali i znali K. Również z ostatnim jego sekretarzem z katowickich czasów, ale wszyscy oni reagowali tak nieufnie na jego pytania, że wolał tego zaniechać. Na niemieckim Górnym Śląsku w ogóle się na to nie odważył. Nie chciał, żeby ktoś dowiedział się o jego zainteresowaniach, o jego pracy i prócz Waleski Piątek nikomu tego nie powiedział. Początkowo był to tylko plan, by po wielu polskich próbach czczenia go, chwalenia bądź potępienia opisać go z niemieckiej strony obiektywnie albo nawet oddać mu sprawiedliwość. Opróżnił stół kuchenny i zrobił z niego biurko. Kupił papier i pudełko stalówek L.Y. Do tego czerwony, zielony i czarny atrament, których chciał użyć dla lepszego odróżnienia tekstu, cytatów i przypisów. A teraz próbował ze zgromadzonego materiału, chaosu, opinii, oczernień, hymnów pochwalnych, zafałszowanej, poprzekręcanej siłą prostowanej historii, wypisać fakty. Urodzenie, dzieciństwo, szkołę, uniwersytet, lata dojrzałe. Zaczął od prostych zdań. Adalbert Wojciech Korfanty urodził się 20 kwietnia 1873 roku, jako syn komornika i górnika w zawadziu, co oznacza przeszkodę, na przedmieściu Siemianowic, blisko rosyjskiej granicy. Pochodził z rodziny żyjącej w duchu niemieckim. Kiedy brat jego ojca z przełajki szedł do kościoła albo do sądu, zawsze zakładał medale wojskowe, które zdobył na wojnach pruskich. Do czternastego roku życia chodził do szkoły ludowej w siemianowicach. Otworzył na pierwszej stronie i przeczytał początek. Już mu się nie podobał. Wiedział, że potrzebne są. Inne zdania, by pojąć dzieciństwo K. Kościół katolicki miał zawsze otwarte oczy, jeśli chodziło o inteligentnych chłopców z ludu. to też mądry i wcześniej rozwinięty Korfanty zwrócił uwagę pewnego wikarego z Siemianowic, który zaczął dawać mu prywatne lekcje, a na Wielkanoc 1888 roku korwantego przyjęto do piątej klasy gimnazjum miejskiego w Katowicach. Ojcu brakowało środków, by oddać syna na stację w Katowicach i chłopiec musiał prawdopodobnie w powszednie dni dwa razy dziennie przemierzać pieszo dwugodzinną drogę z Zawadzia do Katowic. Nie była to droga jak w innych okręgach Niemiec, pięknie wiodąca przez lasy i pola. Droga Korfantego do szkoły prowadziła przez pozbawione wdzięku kamieniołomy obok hałd Huty Laura i wielkich pieców z Odkrytej szosy, która nie dawała osłony w zimie, przed ostrymi rosyjskimi wichrami, ani przed słońcem w lecie. Wiele dzieci odstraszyłyby te trudy podróży od dalszego uczęszczania do szkoły. Korfanty wytrzymał, już wówczas okazując siłę woli i wytrwałość, które w późniejszym życiu doprowadziły go do sukcesów. Zdania te wydały mu się naraz zbyt proste, za prostolinijne. Wszystkie pozostawały na powierzchni. Czy dziś napisałby jeszcze takie zdanie jak to: jego rodzina żyła w duchu niemieckim. Przeczytał Skowrońskiego, jaką rolę odegrało w wychowaniu młodego ka, słynna książka Żywoty Świętych Piotra Skargi. Matka jego uczyła go z tej książki czytać po polsku. I czyż nie napisał w odezwie do ludu górnośląskiego w roku 1927, że choć uczęszczał tylko do niemieckich szkół, to rozbudzenie swojej polskiej świadomości narodowej zawdzięcza nauczycielom hakatystom w gimnazjum, którzy kazali pogardzać wszystkim, co polskie. Montak zamknął teczkę. Za tym jednym zdaniem kryła się cała eksplozja zdań. Może powinien ująć to raczej w formę opowiadania. Teraz każde zdanie było stwierdzeniem ostrym i spiczastym, jak nóż. Odpowiednia atmosfera mogłaby te zdania załagodzić. Wyjął książkę z regału, otworzył ją i zaczął przerzucać kartki. W pewnym miejscu wczytał się na dobre. W lecie chłopiec chodził boso, w zimie nosił parę starych butów z licznymi dziurami. A zimny śnieg Dostawał się do środka i dotykał jego stóp. Było to uciążliwe ach, gdybyż chłopiec chciał się czegoś porządnego nauczyć. Wtedy nie byłoby to na darmo, ale kto to wiedział? Szła wiosna, z dachu kapało gorliwie, na dachu ćwierkały i przepychały się wróble. Siedziałem na progu i przecierałem oczy ze snu. Było mi tak dobrze w ciepłych promieniach słońca. Wtem ojciec wyszedł z młyna, już od świtu tam hałasował. Czapka przekrzywiła mu się na głowie. Powiedział do mnie: Ty nic, poniu. już znowu się wygrzewasz i przeciągasz w słońcu, a mnie zostawiasz całą robotę. Nie mogę cię tu dłużej żywić. Wiosna u drzwi, idź w świat i sam zarób na chleb. Cóż, skoro jestem nic poniem, powiedziałem To i dobrze. Pójdę w świat, szukać szczęścia. Właściwie było mi to na rękę, gdyż tuż przedtem przyszło mi to do głowy, kiedy słyszałem jak Trznadel, który jesienią i zimą smutno śpiewał przy naszym oknie: Gospodarzu, najmij mnie, gospodarzu, najmijcie mnie. Teraz pięknie wiosną znów dumnie i wesoło wołał z drzewa: Gospodarzu, zachowaj swoje zasługi. Wszedłem więc do domu i zdjąłem swoje skrzypce ze ściany, na których wcale dobrze grałem. Ojciec dał mi jeszcze parę groszy na drogę i powlokłem się przez długą wieś. W duchu cieszyłem się bardzo, gdy z lewa i z prawa miałem starych znajomych i ich kolegów, którzy jak wczoraj i przedwczoraj wyruszyli do pracy, do grabienia i orki, a ja tak wędrowałem w daleki świat. Z niemałą dumą wołałem do tych biednych ludzi: adieu! Na wszystkie strony, ale nikt się tem zbytnio nie przejmował. Czułem się, jakby była wieczysta niedziela. Montag zamknął książkę. W ten sposób nie posuwał się naprzód. Był to świat, który mógł sobie wyobrazić taki Eichendorf. Nie było to nigdy w okręgu przemysłowym górnego Śląska po prawej stronie Odry. Nikt teraz nie wyruszał ze skrzypcami w świat. Raczej wypędzano tam człowieka ze zgrzebnym workiem, z kilkoma drobiazgami na plecach, na przykład do zagłębia rury albo na Sarę. Też tutaj nie było miejsca dla tylu gąb. Tu były twardsze czasy. Nie miała to być biografia. Było to za wielkie słowo dla jego prób. Dla tych fragmentów, tych kilku przybliżeń osoby, która go nagle zafascynowała. Przecież nie był historykiem. Chciał raczej zachować ślady, które, jak pokazała historia, usiłowano zatrzeć po obu stronach. I od tego trzeba było zacząć, gdyż później miałoby się już tylko do dyspozycji oficjalne, usankcjonowane, ortodoksyjne poglądy. Czyż historycy nie byli ludźmi, którzy interesowali się jakąś osobą dopiero wtedy, gdy już nie żyła? Najlepiej już od dłuższego czasu. Dziesięć, pięćdziesiąt, a może sto lat. Montak wyprostował plecy, patrząc przy tym na biało pomalowany drewniany sufit, z którego zwisała rozdarta, zakurzona pajęczyna. Poruszała się lekko, czyniąc tajemnicze znaki w jego kierunku. Montag wstał od stołu, przy którym siedział już prawie siedem godzin. Z wyjątkiem zwykłych przerw, kiedy to szedł do spiżarni, by nasmarować sobie kromka chleba ze smalcem, albo do klozetu, żeby zrobić siusiu, albo kiedy siadał na sofie, zakładał słuchawki i kręcił przy detektorowym odbiorniku, by posłuchać wiadomości z Wrocławia, z katowic, z Paryża. Wstał, przetarł oczy i okulary, gdyż nigdy nie był pewien, nawet w dzień, co czyniło jego wzrok niepewnym, albo go. Przesłaniało. Czy były to oczy, czy zapocone szkła? Zgasił lampę na stole i podszedł do okna. Odchylił zasłonę, robiąc tylko małą szparkę. Gest z przyzwyczajenia. Niemal wyćwiczony. Mógł teraz wyglądać, nie będąc widzianym. Padło nań przy tym światło i nakreśliło jasną smugę na twarzy. Zrobił tak z zasłonami po tym, gdy pewnego dnia, było to już jakiś czas temu, nauczyciel Skowronek zaczepił go na ulicy. — Ach, widzę u pana bardzo późno światło, gdy wracam z zebrań partyjnych. — O dwunastej albo pierwszej w nocy. Nie wiedział, że Montak przeważnie czytał albo pisał pod lampą do trzeciej albo czwartej, czasem nawet do piątej rano. — Cóż pan robi? A on odpowiedział bez wahania, gdyż przygotował to sobie na wszelki wypadek. Kiedy źle się czuję z sercem, przy tym miał wszelkie możliwe choroby, ale nic z sercem, wtedy zawsze zostawiam palącą się lampę. Czasem piszę listy do córki, ona mieszka za granicą, dodał jeszcze. Ale zaraz potem kazał zdjąć stare zasłony i założyć nowe z ciężkiego, zielonego aksamitu żeby światło nie przenikało na zewnątrz. Jeszcze chętniej kazałby od razu założyć żaluzję na okna. Wyglądał teraz na dwór na światło i cień, które właśnie miały zamiar rozłączyć się, usamodzielnić i rozdzielić na poszczególne przedmioty. Dom piątków był jeszcze mglistą, szarością, ale powoli odzyskiwał ową nasyconą żółć różniącą go od wszystkich domów na tej ulicy. Droga do niego była jeszcze dymną, rozproszoną, szarawą, czernią. Uspokajało go, że nie musi teraz nią iść. Ta droga potrzebowała trochę więcej światła, by stać się rzeczywistością, a jego twarz, odbijająca się w szybie jako szary, owalny cień, potrzebowała więcej światła, by mógł się w niej rozpoznać. Być może. Ptaki, które kryły się przez noc w czarnych drzewach, prostowały skrzydła i wylatywały. Roztrzepotane, najpierw wolne, potem coraz szybciej, kreśląc czarne krechy w powietrzu, skrzeczały przy tym straszliwie, jakby szło o śmierć lub o narodziny. Przy tym chodziło tu tylko o nowy dzień. Ptaki robiły się bladoróżowe, a Potem szare jak niebo, a gdy były już całkiem wysoko, pochłaniała je migocąca, czysta biel. Była to pora, gdy pierwsi górnicy wyruszali na pierwszą zmianę. Georg, Montag poprawił zasłonę. Rozebrał się w zamyśleniu do podkoszulka i kalesonów. Jeszcze raz poszedł do kuchni, odkręcił kran, zrobił z ręki łyżkę, zaczerpnął wody do ust. Oddał mocz do zlewu, zawsze to robił, zanim poszedł spać. Przyzwyczaił się pracować tak późno w nocy, może dlatego, że w dzień było wokół niego zbyt wiele dźwięków, a może, do tego oczywiście nie przyznawał się sam przed sobą, gdyż pracował nad rękopisem, który w owym czasie zdawał się raczej należeć do nocy niż do dnia. Teraz Podciągnął kołdrę pod brodę, wzbudziło to w nim poczucie bezpieczeństwa. Oparł głowę wysoko na poduszkach, zachowywał w ten sposób przytomność umysłu. Ułożył ręce na kołdrze i splutł palce. Gdzieś to widział. Montag wpatrywał się w ciemność i wibrujące wysepki światła. I przygotowywał się do snu i przejścia kawałka tej drogi, którą... Każdy musi przejść. Rozmyślał o tym, dlaczego pochyla się nad starymi wycinkami z gazet, pożółkłymi ulotkami, nad podartymi broszurami, które z trudem tłumaczył z polskiego, gdyż jego znajomość polskiego nie była znów tak dobra. Dlaczego kazał sobie przysłać książki z bibliotek i wypisywał z nich ręcznie całe strony cytatów. Dlaczego rozsyłał listy z pytaniami i pytaniami w odpowiedzi na pytania, z poprawkami i potwierdzeniami? Może robił to wszystko, by siedzieć, pisać i przez to współprzeżywać inne życie egzystować w innej osobie, przynajmniej ułamkowo. To, co z początku było możliwymi do ukazania motywami, przestało już być dla niego ważne. Teraz już nie. Zapomniał o tym. Zepchnął w podświadomość, wymyślając sobie wciąż nowe motywy. Ale w końcu pozostała tylko jego własna osoba. Siedział przy stole, z dłońmi w kręgu światła lampy, mając przed sobą kartkę papieru, pióro, kilka stron z nabazgranymi notatkami. I ten inny czas. Jego czas. Rozdział czwarty. W głowie Andrasa skakały obrazy i trzeba było czasu, by połączyły się w inny, większy obraz i by zrozumiał, gdzie się znajduje. Nad nim wisiała biała lampa w kształcie dzwonu. Zaczęła się poruszać w szarzejącym mroku na prawo i na lewo, a on czekał na pierwszy dźwięk. Przed nim wznosiła się ogromna biała pierzyna. Przycisnął ją rękami, ale zaraz znowu wypiętrzyła się w górę, zasłaniając mu cały widok. Za nią musiał ktoś jeszcze leżeć. W drugim łóżku Józel, kuzyn Józel. Andreas nasłuchiwał. Spokojne, głębokie oddechy w tym nagim obcym pokoju zdradziły mu, że tamten jeszcze śpi. Poszli spać późno, dawno po dwunastej. Uzela nie było przez cały wieczór. Dopiero na ostatnie wiadomości pojawił się w zielonym pokoju wraz z innymi. Gdzie wszyscy, jak się dowiedział, od kilku dni schodzili się jeszcze raz o północy, by omówić sytuację polityczną. Był przy tym po raz pierwszy. Usiadł obok Waleski i słuchał głosu z brązowej skrzynki. Który wiele mówił o prowokacjach granicznych, ale nie o wojnie, na co, jak rozumiał, wszyscy tu czekali. A potem wszyscy mówili jeden przez drugiego o niczym innym, jak tylko o wojnie, która będzie albo nie będzie. Przysłuchiwał im się, nie ważąc się pytać, choć wielu rzeczy nie rozumiał, gdyż używali słów, które były dla nich nowe, jak na przykład, właśnie. Wpadło mu to do głowy polskiego słowa wojna. Później, gdy się wszyscy obudzą, zapytam o to ją albo o ciotkę Waleskę, pomyślał Andreas. Ta sprawa z wojną wyglądała tu całkiem inaczej niż w domu. Gdy wyjeżdżał z Wrocławia, była już wprawdzie mobilizacja, a po drodze, na dworcach i w pociągach spotykał coraz więcej żołnierzy, ale to była po pierwsze sprawa dorosłych. A po drugie, gdzieś bardzo daleko. Ale tu było się teraz bardzo blisko. To się może zacząć w każdej chwili, powiedziała ciotka Waleska. Mamy tylko sześć kilometrów do granicy. Przypomniały mu się teraz te zdania. Im dłużej wpatrywał się w białą lampę, tym wyraźniej i jaśniej rysowały mu się obrazy z poprzedniego dnia który zakończył się tak, że Józel zaśpiewał piosenkę mającą coś wspólnego z tym, o czym przedtem mówili. Przypomniał sobie teraz tylko pierwszą linijkę, gdyż Józel powtarzał ją wielokrotnie. Korwanty przyjechał na koźle. Inni najpierw milczeli i słuchali, prawdopodobnie z zaskoczenia, gdyż nagle zaczęli szemrać i posykiwać, aż wreszcie ciotka Waleska zabrała ich obu z pokoju i zapędziła spać. Andreas usłyszał kaszel, który zdawał się dochodzić ze wszystkich ścian naraz. We Wrocławiu ojciec odprowadził go na dworzec i podczas gdy czekali na odjazd pociągu, Andreas mówił bez przerwy o szkole, o nowej sali gimnastycznej i ćwiczeniach przeciwlotniczych, żeby tylko nie musieć mówić o pożegnaniu. W tych maleńkich przerwach, które pozostawiał ojcu, mówił on o zaletach ciotki Waleski w Gliwicach. A Andreas, który widział ciotkę po raz ostatni przed pięciu laty, gdy przyjechała do Wrocławia na pogrzeb jego matki, a swojej siostry, i wcale nie mógł jej sobie wyobrazić. Potrafiłby powtórzyć owe wciąż te same pochwały, jak wyuczony na pamięć wiersz, jeszcze długo po tym, gdy pociąg opuścił dworzec. Zaczął jednak wtedy płakać i cieszył się, że ojciec nie może go już zobaczyć. Wiedział, że ojciec go zabierze, skoro tylko znajdzie mieszkanie w tym nowym mieście Leibnstedt, które teraz było jeszcze małe i w ogóle nie zaznaczone na większości map. Sprawdzali w jego atlasie Dirkego. miało ono leżeć gdzieś między Hanowerem a Brunszwikiem. Tam oddelegowali jego ojca, jak to oni teraz nazywali. Ale na razie pociąg z każdym obrotem kół. Oddalał go od jego miasta, od bliskich ulic i domów, od rzeki i mostów, od nauczycieli, i zawsze pachnącej wilgotnym mchem klasy i jarzębin na drodze do szkoły, które właśnie teraz prezentowały swoje czerwone, soczyste jagody. Wpatrywał się w przemykający za oknem krajobraz, w żółte, częściowo już opustoszałe pola zbóż przeplatające się z zielonymi kartofliskami i polami buraczanymi, a potem w niekończące się czarne lasy. W Opolu przesiadł się pierwszy raz, w nie drugi. Za każdym razem miał kłopoty z walizką i znalezieniem właściwego pociągu. Wreszcie w przedziale byli z nim już tylko żołnierze. A jeden z nich zapytał go, czy miał już kiedyś do czynienia z dziewczyną. Andreas zsunął pierzynę trochę na bok. Było mu pod nią za ciepło. Czy to rzeczywiście dobry pociąg do Gliwic? Zapytał po raz trzeci żołnierzy. Położyli oni tornister na kolanach i grali w karty. Tam, gdzie rzucali karty, futro było wytarte i wyświecone. Spuszczać spodnie! Zawołał jeden z żołnierzy. Wstał wyciągnął w górę rękę z kartą między palcami wysoko jeszcze wyżej aż dotknął do sufitu by z triumfem opuścić ją w dół szybko jak błyskawica Stornistra rozległ się grzmot Andreas siedział przy oknie od dawna nie widział nic innego tylko drzewa drzewa i drzewa nieskończony las odbijający się w jego oczach gdy pociąg się zatrzymywał, słyszał nazwy stacji, które wydawały mu się obce i dziwne. Stawiał sobie pytanie, czy rzeczywiście siedzi w dobrym pociągu. Potem poddawał się monotonnemu rytmowi uderzeń kół, oszyny i tej podróży, w której czas i odległość przestały dlań istnieć. Nie wiedział, jak długo to jeszcze będzie trwało. Może aż do Polski. Aż do następnego dnia, do innego języka. Aż do snu. Naprzeciw niego siedział żołnierz, który nie grał z innymi w karty. Tylko tak jak on wyglądał po prostu na czarne, leśne kulisy na dworze. Od czasu do czasu wydymał policzki i drapał się po członku. Sądząc po minie, znajdował się całkiem gdzie indziej niż tu, w tym pociągu z na na Tak, to dobry pociąg. Myślę, że jeszcze pół godziny i będziemy na miejscu mały. Andreas nie lubił, gdy nazywano go małym. Raz już to głośno powiedział, gdy wszyscy razem wsiedli do przedziału i zajęci byli rozmieszczaniem bagażu: tornistry, podławki, karabiny na półki, gdzie kołysały się ciężko i groźnie. A on chciał im powiedzieć coś miłego, ponieważ mu pomogli. Powiedział: Z tą wojną na pewno nie będzie długo trwało. Na to żołnierz, który tasował karty. Co ty się na tym znasz, mały, miałeś kiedy w ogóle spluwę w ręku? Zawahał się z odpowiedzią. W Wiunkfalku ćwiczyli już trochę z karabinem 98, leżącym jednak na worku z piaskiem. Trzeba było tylko celować w tarcze. Celując na stojąco, żaden z nich nie mógł go utrzymać. Był za ciężki, dlatego trzeba było być trochę większym i silniejszym. Ci z Arbeitsdienstu już tego próbowali. W każdym razie on raz spróbował wziąć broń do ręki. Gdy Jungs Scharführer był gdzie indziej, ale lufa od razu opadła w dół. Także gdyby wówczas nacisnął spust, strzeliłby sobie w stopę. Gdy Andreas nadal wahał się z odpowiedzią, żołnierz rzekł. W takim razie wcale się nie znasz na wojnie, mały. Wtedy odparł pośpiesznie. Owszem, owszem, ćwiczyliśmy na worku z piaskiem, ale, jak się to mówi, tylko symulowaliśmy. Teraz niedługo pójdę do Hitlerjugend, tam jest podobno porządne szkolenie z bronią. Ile masz lat? Piętnaście, skłamał Andreas, dodając sobie dobry rok. To już teraz zaczynają z dziećmi, powiedział inny żołnierz. Zawsze mówiłem, że nic dobrego z tego nie wyniknie. W każdym razie ktoś, kto już patrzył przez muszkę i szczerbinkę, nie jest mały. Andreas cieszył się, że wyrzucił to bez zęknięcia. Wydawał się sobie okropnie odważny, ale serce waliło mu mocno. Tamci roześmiali się. Mimo to miał nadzieję, że już nie będą mówić mały. Co pan będzie robił w gliwicach? Zapytał Andreas żołnierza. Pytanie to wydawało mu się w jakiś sposób śmiałe, gdyż teraz wciąż mówiło się o szpiegach w szkole i w radio. Uwaga, wróg podsłuchuje, ale chyba mieli na myśli cudzoziemców, których rozpoznawało się od razu po akcencie. A poza tym żołnierz chyba nie będzie przypuszczał, że czternastoletni uczeń bawi się tu w szpiega. Mimo to dodał przemądrzale. Nie musi pan odpowiadać, jeśli chodzi o tajemnicę państwową. Teraz żołnierz odwrócił się ku niemu całą twarzą. Roześmiał się przy słowie tajemnica państwowa i podrapał się bez skrępowania po członku. Słyszałeś coś o mobilizacji? Ma. Przerwał sam sobie. I dlatego jedziemy tam. Jesteśmy z Osnabrück i mamy rozkaz dotarcia do gliwic. My, wszyscy, rozumiesz? Do jakiś koszar. Kacer czy Katzler? Prawdopodobnie będziemy tam kisnąć przez parę tygodni w jakiejś przeklętej, przygranicznej dziurze. Już prawie w Polakaj. Któryś z graczy wrzasnął głośno. Będziecie musieli postawić jednego, to jasne. A w innym kącie przedziału ktoś zaczął śpiewać. Życie to w kości gra każdego gramy dnia. Ja też jeszcze nigdy nie byłem w tych stronach, powiedział Andreas. Ale się cieszę. Ciotka mieszka w Gliwicach, wyjdzie po mnie na dworzec, ciotka Waleska. Andreas czuł jakiś nieokreślony lęk, dlatego mówił dalej o ciotce. Ciotka Waleska przyjdzie na dworzec w zielonej sukience, żebyśmy się nie minęli. Napisała tak do ojca. Oni mają duży dom, tylko dla siebie, dużo pokoi i, i fortepian. Ciotka jest nauczycielką muzyki i mój ojciec opowiadał, że ona uczy nawet w rodzinach hrabiów i książąt. Żołnierz niewzruszenie gmerał dalej przy spodniach i Andreas nie mógł odgadnąć, czy w ogóle go słucha. Zastanawiał się, czy ma powiedzieć żołnierzowi, dlaczego jedzie do Gliwic. Czuł do niego pewną sympatię, choć dotąd Niezbyt dużo ze sobą rozmawiali, ale jego twarz po długim przyglądaniu się stała mu się bliska. Również jego gesty, szczególnie sposób w jaki nadymał policzki i częste drapanie się po członku. Chętnie okazałby mu w jakiś sposób sympatię. Może zachowując się tak samo jak on. Dlatego rozwalił się na ławce, nadał policzki, wypuszczając głośno powietrze. A nawet podrapał się między nogami, zasłaniając się jednak drugą ręką, gdyż się wstydził. Choć przecież nikt nie patrzył. Jednemu szczęście sprzyja, drugiego wciąż omija. Tylko tyle ci powiem, odparł żołnierz. To jest za dupie. Nie wiem, co cię tam gna, ale w twoim wieku powinno się być zupełnie gdzie indziej niż tu, w tym zadymionym okręgu przemysłowym. Myślisz, że któryś z nas przyjechałby tu dobrowolnie? Przecież tu nic nie ma, tylko kopalnie i huty. Już nam przedtem opowiadali, a poza tym lasy, odludne, ogromne lasy, wzbudzające strachy, oprócz tego, już nic. Tylko wokół Polakaj. Andreas przypomniał sobie, że ojciec wbijał mu do głowy w domu i jeszcze na peronie, gdy czekali na pociąg. Tylko dobrze uważaj, żebyś przy przesiadaniu wsiadł do dobrego pociągu. Tam jest niedaleko polska granica jak już wjedziesz do Polski, to cię z powrotem nie puszczą. Grunt, że ten pociąg jedzie do Gliwic. Więcej nie przychodziło mu w związku z tym do głowy. Muszę mianowicie i absolutnie dogliwic. do gliwic, do gliwic. Słowo gliwice nabrało dla niej niemal magicznego brzmienia. Pociąg jechał wolno i nagle ostro zahamował. Andras wyjrzał na dwór, ale nie mógł dostrzec żadnej tablicy z nazwą stacji. Nie widział też kierownika pociągu, ani nie słyszał, by wykrzykiwał nazwę stacji, gdyż żołnierze w przedziale byli zbyt głośni. Wciąż ryczeli te same słowa: osiemnaście, dwadzieścia, dwadzieścia cztery, dwadzieścia siedem, trzydzieści i dwa, gra, trzy, kier, kontra, re. Nie pojmował tego. A gdy pociąg ruszył, żołnierz po drugiej stronie przedziału rozpoczął nową pieśń. Najpotężniejszym królem przestrzeni jest burzy, orzeł ogromny. Inny wpadł mu w słowo, a wszystkie ptaki ogarnia drżenie, gdy słyszą skrzydeł szum groźnych. Andreas przyciskał twarz do szyby, ale na dworze wciąż nie było nic widać oprócz czarnych, szybko uciekających lasów. Naraz zobaczył jednak wielkie litery czarne litery na białych tablicach, umocowanych na palikach.

a ponieważ pociąg jechał teraz prędzej, nazwisko to złożyło się szybciej i przejrzyściej w całość. Szawgocz, szawgocz, szawgocz. Nie mam pojęcia, mruknął tylko żołnierz. I przez strach wstrząsa zwierząt chłopcami, kiedy zaryczy lew na pustyni. Wrzasnął znowu śpiewak, inni rzucali tylko karty. Mam wykładną kartę! zawołał jeden z żołnierzy, który przedtem cały czas milczał. To jest moja gra. Możecie sobie nadmuchać do tyłków, chłopcy, ale nic nie poradzicie. Dostałem cztery siódemki i ani punktu, chłopaki! zawołał i zerwał się wzburzony. Aby zatańczyć i w tak jak już tańczącym na szynach przedziale ale jego triumf zaginął w pieśni, którą chyba wszyscy znali, bo nagle ryknęli jak jeden mąż. Jesteśmy świata władcami, królami morskiej głębiny. Szawgocz, co to może być? zapytał Andreas. Żołnierz wciąż jeszcze skubał swoje spodnie, ale teraz też wyglądał na dworu i śledził wielkie litery. Szawgocz! Krzyknął nagle w głąb przedziału. Szawgocz! Wie ktoś, co to jest? Tu wszędzie jest napisane Szafgocz. I to już tak od dłuższego czasu, nie? Cały czas Szafgocz. Z sąsiedniego przedziału dobiegła stłumiona piosenka. Przez chwilę w przedziale było cicho. Rytm pociągu i padających kart zlewał się w jedno. Wtem jeden z graczy zawołał: Szawgocz! Oczywiście, nie wiecie tego? To jedna z najbogatszych rodzin na Śląsku. Wszystko do nich należy. Węgiel, stal, odlewnie, kasy, papier, drewno, majątki, nawet banki. Wszystko do nich należy. Gdzie nie spluniesz? Teraz ja! I znowu ostry, suchy dźwięk padającej karty. Jeszcze przez dłuższą chwilę litery zlewały się w nazwisko Szafkocz, przepływająca obok Andreasa. Potem pokazały się pola, domy ulicę. Postanowił sobie zapamiętać to nazwisko Szawgocz. Chciał zapytać o nie ciotkę, ciotkę Waleskę. Ona mu potrafi dokładniej wyjaśnić niż ten żołnierz tutaj. Teraz powinny być gliwice, powiedział jego żołnierz siedzący naprzeciwko. Gapił się przez okno i jak gdyby nigdy nic drapał się po członku. Potem wstał i wyciągnął swoje rzeczy z siatki na bagaże. Pociąg Zaczął hamować. Całkiem powoli. Słychać to było po dźwiękła i jeszcze dokładniej widać po żołnierzach, których ciała odginały się automatycznie od kierunku jazdy. Żołnierze powoli odkładali karty, powoli wstawali z ławek, wolno zdejmowali bagaż. Prawie już nie rozmawiali i Andreasowi wydało się nagle, jakby znajdował się w innym przedziale. Nikt nie powiedział nic o gliwicach ani o wysiadaniu. Była między nimi jakby cicha umowa, zgodnie z którą najbliższa stacja musiała być tym miastem dworcem głównym w Gliwicach. Wisiało to w przedziale jak zacichający szmer, tak wyraźnie, że nikt nie chciał pytać, on też nie. Choć niezbyt rozumiał tę dziwną umowę dorosłych. Wyciągnął walizkę z podławki i przyglądał się żołnierzom, jak ściągali karabiny z półek. Zakładali je na ramię i pchali się do wyjścia. Jego żołnierz stał teraz obok niego. Trzymał się żelaznego drążka u góry. Tornister ściskał między wysokimi butami. Co tu będziesz robił w tym mieście? Andreas, który czekał na to pytanie od dwóch godzin, że zadaje ktokolwiek, ale teraz już nie czekał. Pośpiesznie wygrzebał z pamięci to, co sobie przedtem ułożył. O, to całkiem proste. Będę teraz po pierwsze mieszkał w tym mieście mojej ciotki Waleski Piątek, która jest nauczycielką muzyki i mieszka na Strachwica Strasse 12, a po drugie będę tu dalej chodził do szkoły. Moja matka umarła niedawno i ojciec powiedział, że chłopiec musi iść do jakiegoś domu, bo jego przenieśli służbowo do Liebenstedt, do zakładów Hermana Göringa. I dlatego jadę do ciotki Waleski. Wyjdzie po mnie na dworzec razem z moim kuzynem Józefem Piątkiem, jej synem. W każdym razie, tak napisała, będzie miała zielony kapelusz i. Pociąg wjechał do hali dworcowej. Hamulce zaczęły właśnie piszczeć tak głośno, że nikt już nic nie mógł zrozumieć. Wyjrzał przez okno na zewnątrz, ale nie zobaczył zielonej sukni ciotki Waleski, tylko mundury. Szare furażerki, i tu i ówdzie oficerską czapkę z daszkiem. Żołnierz obok niego podrapał się, jakby na pożegnanie, jeszcze raz po spodniach i jego ręka musnęła, przy tym też członek Andreasa, a nawet pozostała tam przez chwilę. Andreasowi zrobiło się gorąco, zamknął oczy, w pewien sposób było mu nawet przyjemnie, i nagle usłyszał, jak żołnierz mówi: Powodzenia, chłopcze. No to sali. Odpowiedział jak swoim kolegom z klasy w gimnazjum Eichendorfa, odkąd mieli francuski i tym pozdrowieniem chciał okazać żołnierzowi, że zaliczył go do swoich przyjaciół. Żołnierz jeszcze raz nadał policzki, na chwilę postawił tornister na ziemi, potem zszedł na peron i ściągnął tornister za sobą. — Uważaj, żeby na ciebie nie przyszła kolej, mały — powiedział, odwrócił się i zniknął. Andreas nie miał czasu, żeby odpowiedzieć żołnierzowi, gdyż nadeszła ciotka Waleska w zielonej sukni i zielonym kapeluszu, tak jak pisała. Ale dla niego było to wszystko jedną płynną zielenią, w którą wskoczył prosto ze stopnia. Ciotka Waleska obcmokała go solidnie w oba policzki, po czym wyciągnęła za swoich pleców chłopca, Trochę większego niż Andreas, ale bardzo szczupłego, który ze zmieszania wydawał się jeszcze szczuplejszy. — To jest twój kuzyn Józe, a do Józela powiedziała — to jest twój kuzyn Andreas. Kuzyn ruszył z wyciągniętą ręką, a oczy biegały mu tu i tam, w dół i w górę. — Daj walizkę, Andreas. Powiedział kuzyn Józef, słychać było, że imię to nie przychodziło mu zbyt często przez usta. Wziął walizkę i powlógł ją przed ciotką i Andreasem przez peron. Jego ciało wyginało się przy tym, jak przecinek. Dobrze, że jesteś, powiedziała ciotka i podniosła mu głowę, tak by musiał popatrzeć na nią przez chwilę, i by ona też mogła popatrzeć mu w twarz. Andreas roześmiał się głośno. Ale pod tym śmiechem ukrył całkiem głęboko zmieszanie i strach. Pewnie jesteś porządnie zmęczony podróżą, ale nie odpoczniesz, bo jutro tak. O tym jeszcze nie wiesz i twój ojciec też nie. Jutro wychodzi za mąż twoja kuzynka Irma, tak? To nawet dla nas jest zaskoczenie i będzie wielka uroczystość wielka uroczystość powtórzyła, a jej głos wyrażał coś wręcz przeciwnego niż mówiła. W hali dworcowej orkiestra wojskowa zaczęła grać marsza. Może na powitanie jakiejś przybywającej kompanii, a może na pożegnanie kompanii odjeżdżającej. W każdym razie muzyka była tak głośna, że nie rozumiało się własnych słów. Józel zatrzymał się, przełożył walizkę z ręki do ręki. Ciotka i Andreas właśnie się zbliżyli, a on Rzucił się na drugą stronę walizki i tak wlekli ją teraz razem aż na dwór. Plac przed dworcem był pusty. Stało tam tylko kilka wojskowych ciężarówek i czołg, którego działo skierowane było na budynek. — Tu już jest wojna, jak widzisz — powiedziała ciotka. Józel coś mruknął. — Słucham? — spytał Andreas i wydał się sobie przy tym okropnie wytworny. A nic takiego, odparł Józel. Ten czołg tu stoi, bo przecież Polaczki chcą nas napaść. Waleska skinęła ręką i podjechał samochód. Mianowicie i w ogóle nie ma już żadnych taksówek, powiedział Józel. A ciotka dodała, zakwaterowali nam kogoś do domu, Feldfibla. Ma służbowy wóz. Nie chodzimy do szkoły, powiedział Józel. Wszędzie tu u nas pełno, wszystkie szkoły, wszystkie koszary, nawet place wszystko pełne żołnierzy został zaraz przedstawiony prawdziwemu Feldweblowi to właśnie on nasz siostrzeniec z wielkiego miasta samochód ruszył z wyciem. andreas wciśnięty między walizkę a juzela patrzył prosto na naramienniki feldwebla ze srebrną gwiazdką i przechodziły go ciarki na myśl że w tym małym mieście więcej przeżyje niż w domu Zadowolony, wcisnął dłonie między nogi i dotknął członka przez spodnie. Andreasowi zrobiło się gorąco. Uchylił pierzyny. Powolne, głuche kroki dochodziły z pokoju nad nim. Otworzył oczy i spojrzał w górę. W pokoju panował ciemnisty mrok. Zasłony były jeszcze zaciągnięte, ale wyraźnie widział lampę w kształcie dzwonu. Wydawało mu się, że zaczęła teraz rosnąć i rozciągać się. Stawała się coraz większa, coraz potężniejsza i zwolna opuszczała się w dół jak potężny dzwon. Zda się chciała go wessać i użyć jego ciała jako serca. Już rozlegał się dźwięk dzwonu, aż zadźwięczało mu w uszach. A potem jazda samochodem. Weltfjbel był najwyraźniej pijany, biorąc zakręty ocierał się o chodniki. W pewnej chwili zatrzymał się na jakiejś ulicy, w ostatniej chwili przed drzewem. Wysiedli i popchnęli auto do tyłu, gdyż Weltfjbel w swoim zamroczeniu nie znajdował wstecznego biegu, a nikt z nich nie znał się na samochodach, w każdym razie na tak skomplikowanych sprawach. Gdy w końcu zajechali przed żółty, jaśniejący dom na strachwitz strasse inni stali już w sieni i na schodach, by ich przywitać. Przechodził ko nich prawie jak na paradzie. Wszyscy go dotykali, jakby inaczej nie mogli zrozumieć, że on tu jest wśród nich chłopiec z wielkiego miasta. Kładli mu rękę na głowie albo na ramieniu, dotykali policzka albo czoła albo podbródka, a nawet go Obejmowali. Była to jakby ceremonia, a gdy przez nią przeszedł, otaczający go ludzie śmiali się i mówili wszyscy naraz. Było tak, jakby przyjęli go do swego kręgu ze wszystkim, co ze sobą przywiózł, nie tylko z tym, co znajdowało się w walizce. Potem przyszła służąca Halina i zapytała go chropowatym głosem: Gdzie ty mieć walizkę? Musiał jej najpierw poszukać. Znalazł ją w końcu tuż przy schodach. Tam, gdzie ją postawił. A dziewczyna wzięła walizkę i wniosła ją bez wysiłku na górę, jakby była całkiem lekka. — Chodź, ja ci pokazać twoje łóżko. Ty spać z twoim kuzynem w jednym pokoju. Nie ma miejsc widzieć mamy żołnierza w domu. Zachichotała sama do siebie, zasłaniając usta białą, wyszywaną chusteczką. Przyszedł do niego Juzel i powiedział: Jutro rano pokażę ci miasto i trochę okolice. Może kopalnie gliwice albo naszą rzekę, starą, zmęczoną kłodkę i bytomkę. Może pojedziemy aż na granicę? Zobaczysz, polskich żołnierzy w czworokątnych czapkach, mówię ci Fantastyczne! A teraz Andreas leżał w tym obcym łóżku, w którym spędził pierwszą noc. Pogrzebany pod białą, o wiele za wysoką pierzyną. Przyszedł mu na myśl żołnierz z pociągu. Jego przyjaciel wetknął rękę pod pierzynę i poczuł, że ma twardy członek. W pokoju było całkiem cicho. Tylko przez ściany dochodził daleki kaszel. Nawet oddechu Juzela nie było słychać. Andreas wyprostował się i spojrzał na drugie łóżko. Łóżko było puste. Józef musiał wstać już dość dawno i to swego własnego oddechu nadsłuchiwał przedtem w tym nagim, obcym pokoju. Rozdział piąty Waleska poszła do proboszcza w umówionym terminie, ale nie było okazji, by porozmawiać z nim o sprzedaży łąku od cmentarza. Spotkała się z nim na krótko, a on zachowywał się przy tym bardzo dziwnie. Zobaczyła go wchodząc na dziedziniec probostwa. Drzwi były lekko uchylone. Szedł do zakrystii w towarzystwie dwóch panów ubranych całkiem na czarno, ale najwidoczniej nie księży. W każdym razie nie katolickich, poznałaby ich po kołnierzach. Proboszcz tańczył między nimi nerwowo w tej z powrotem a czasem patrzył im z dołu w twarze wielkimi oczami, jakby mógł stąd otrzymać więcej i dokładniejszych informacji niż z tego, co mówili A obok szedł ze spuszczoną głową przygarbiony wikary Mikas Waleska zbliżyła się kilka kroków Wszyscy już ją zauważyli, takiej się przynajmniej wydawało, tylko proboszcz nie nie wiedziała, czy byłoby teraz lepiej po prostu odejść, czy w jakiś sposób zwrócić na siebie uwagę. Zdecydowała się na to ostatnie i poprawiła kapelusz, który dopiero co poprawiała przed probostwem. Potem otworzyła torebkę i wyjęła z niej parę czarnych siatkowych rękawiczek, które tam schowała jak dawną tajemnicę. Ponieważ nie wiedziała, co ma robić, starannie włożyła rękawiczki. Unikała przy tym spoglądania na grupę, aż nagle usłyszała głos proboszcza idącego ku niej drobnym krokiem. Określiłaby to jako dreptanie, nie chcąc go wcale przy tym czynić śmieszniejszym. Niech będzie pochwalony, powiedziała, gdy już się dostatecznie zbliżyła. Nie wydawało jej się, by jej wizyta sprawiła mu szczególną przyjemność, lecz raczej, że wykorzystał jej obecność, by choć na chwilę oddalić się od tamtych. Wziął ją w ramiona i odprowadził jeszcze kilka kroków dalej. — Przyszła pani w sprawie tych łąk, droga pani Walesko. — Tak, wiem, na wieki wieków. Jakby dopiero teraz przypomniał sobie, że jest księdzem. Przeszkadzam, proszę księdza? Proboszcz rzucił okiem na tamtych, którzy zatrzymali się teraz, i wolał odejść jeszcze kilka kroków. Ksiądz przyjdzie dziś wieczorem, prawda? zapytała ostrożnym głosem zbyt ostrożnym, jak sama stwierdziła. O, tak! dotknął jej ręki. Bardzo dziękuję za zaproszenie na wesele do hotelu Haus Uberschlesien. Droga pani Walesko, pani się rujnuje dla dziecka. Na raz jednak wyrwał rękę i jego głos stał się surowy, gdyż coś mu się przypomniało. Nie będę mógł przyjść na wesele bez kościelnego ślubu. Waleska zrobiła taką minę, jakby klęczała w konfesjonale. Ksiądz. Przecież wierzę, że to nie moja wina. Wszystkiego już próbowałam. Przez tyle dni mówiłam, krzyczałam, modliłam się, błagałam, płakałam. To czysta przekora mojego dziecka. Ale jeszcze mi się to uda. Przecież księdzu pisałam. A gdyby pani przysłała narzeczonych do mnie? Przecież ja chcę proszę księdza, ale ci młodzi ludzie dzisiaj ach, sam ksiądz wie. Po prostu nie chcą. Zastanawiała się, czy zacząć płakać albo przynajmniej udawać, że płacze. I już szukała chusteczki w torbie, którą mogłaby pokazać. Myślę, że niedługo ich namówię. Mój zięć! Nie chciała tego, ale nie mogła nic na to poradzić. Przy tym słowie jej głos się załamał. Już zupełnie zmiękł, więc do niedzieli, tak, niech ksiądz zamówi ślub na niedzielę i... Na drugą po południu w kościele św. Piotra i Pawła. To niech pani urządzi też wesele w niedzielę. Proboszcz musiał zmienić głos. Niechętnie bywał surowy wobec swoich wiernych. Poza tym wolałby wrócić do tamtych, którzy, jak mu się zdawało, spoglądali ku nim podejrzliwie. Ostatnią deską ratunku pozostało jej chlipnięcie. Proboszcz myślał o tym, jak wielu wiernych wystąpiło w ostatnich miesiącach z Kościoła. I przypomniał sobie, że Waleski Piątek, jak daleko sięgał pamięcią, nigdy nie brakowało nam przy niedzielnej i żadnym nabożeństwie różańcowym w październiku. Pośle, wikarego Mikasa, powiedział teraz nawet przyjaźnie. Wasza wielebność, rzekła Waleska, biorąc jego rękę i podnosząc do ust. Będziemy zaszczyceni, wie ksiądz, to wszystko dla tego dziecka. Ja osobiście byłabym oczywiście bardzo szczęśliwa, gdyby i ksiądz przyszedł, w wasza wielebność, i porozmawiał z Irmą. Zauważyła swoją bezradność. Mimo wszystko liczyła na jego zgodę. Ma pani rację, pani Walesko powiedział proboszcz i cofnął rękę. Nie wiedziała, czy pocałunek tu na dworze sprawił mu przykrość, czy też gniewa się na nią za to wesele. Wygląda na to, że przyszedł na nas czas próby, dodał. Ale ona czuła, że myśli teraz o czymś zupełnie innym. Może jednak ksiądz przyjdzie, przynajmniej na godzinę. Może na moje żywe obrazy. Tym razem będzie anioł pański według mileta. Spodoba się księdzu. Waleska spróbowała jeszcze raz słowami. Na drugi pocałunek w rękę się nie odważyła. Nie tutaj. Mam wizytę wysoko postawionych osób. Proboszcz próbował zmienić temat z opola. Komisja regencyjna, najwyższy szczebel, spojrzał znowu ku nim, teraz nieco zaniepokojony. Waleska musiała się przezwyciężyć. Ale nie pozostało jej nic innego. Chodziło o szczęście jej córki. W niedzielę da ksiądz Jermie ślub, a dziś wieczór koło dziewiątej ksiądz przyjdzie. Prawda? Powiedziała to tak, jakby jeszcze raz potwierdzała to, co z nim ustaliła. Dodała jeszcze, choć z nieczystym sumieniem, sprzedam księdzu taniej łąki przy cmentarzu. Kiedy indziej, Podziękowałby za to walesce, teraz wydawało się, że już go to wcale nie obchodzi. Inne nieszczęście było większe. Oni chcą dzwonów kościelnych. Proboszcz nie mógł już się powstrzymać od tego zdania. Wybuchło z niego nagle, a z nim cała gorycz, jaka się w nim nagromadziła. Waleska otwarła usta. Stało się to tak wyraźnie, że z pewnością byłoby jej nieprzyjemnie, gdyby się tak zobaczyła. Proboszcz zobaczył ją tak. Nie, jeszcze nie teraz, dodał szybko i przeszedł z nią jeszcze kilka kroków. Najpierw chcą przyrzeczenia, że my, niemieccy księża, jesteśmy gotowi poświęcić dzwony dla kraju, kiedy przyjdzie pora. Ale Wojna wcale się jeszcze nie zaczęła, powiedziała Waleska. Jeśli proboszcz chciał w ten sposób odejść od tematu wesela, to udało mu się to po Mistrzowsku, pomyślała, gdyż dopiero teraz znowu jej się przypomniało, o co go prosiła. Nie powinien ksiądz tego podpisywać, wyszeptała. Tamci byli wprawdzie dość daleko, ale ona traktowała ich jak wrogów. Na wszelki wypadek. Trzeba być ostrożnym. Nie mam pojęcia, jak się zachować, powiedział proboszcz raczej do siebie. Brzmiało to dwuznacznie, ale Waleska wzięła to do siebie. Niech ksiądz przyjdzie na pół godziny. Może ją ksiądz nawróci na Bożą Drogę. Proboszcz skinął głową. Chciał to na razie odsunąć i naradzić się ze swoimi wikarymi. Myślał przy tym raczej o komisji i dzwonach. Obejrzał się i pokiwał tamtym, którzy czekali przed drzwiami kościoła. Jak się czuje pani mąż? podał jej rękę na pożegnanie. Zrobił to bardzo wyraźnie mniej dla Waleski, a raczej dla tamtych. Dziękuję, wasza wielebność. sądziła, że pozyskała go dla wesela. Zdjęła. Pajęczynę z ramienia księdza, miała przecież rękawiczki. Proboszcza nie dotyka się gołymi rękami, to jasne. Tak jak zwykle, odparła. Proszę znowu kiedyś wpaść. Wie ksiądz, muszę najpierw tylko przygotować leo Marię, bo inaczej on zawsze myśli, że już z nim koniec, kiedy ksiądz przychodzi. Spojrzała na księdza i zapragnęła, by odkryć na jego sutanie jeszcze coś, co Mogłaby strząsnąć długi włos, albo skrawek papieru, albo lukrecję przyczepioną przez chłopców z grupy świętego Jana Bosko, ale nic już nie zobaczyła. Niech będzie pochwalony. I tak się rozeszli, oboje z uczuciem, że wciągnięci zostali w straszną tajemnicę i okropną zdradę. Każde z nich ciężko znosiło te tajemnice. A jeszcze ciężej zdradę. Za płotem przyszło jej na myśl, że o łąkach będzie mogła porozmawiać dziś wieczór na weselu albo i w niedzielę po ślubie. Poniżej czterech marek za metr kwadratowy nie zejdzie w żadnym razie. Już trzy lata temu zapłaciła po pięćdziesiąt fenigów. Trzy siedemdziesiąt najmniej. W przeciwnym wypadku wolałaby je sprzedać hrabiemu Tile Winkler. To ewangelik. Policzyłby farożowi jeszcze po dwie marki więcej. Na wieki wieków. Na ulicy odkryte ciężarówki jechały w kierunku granicy. Wypełnione żołnierzami w mundurach, z karabinami w rękach. Niektórzy nosili siatki maskujące na hełmach, kilku bukieciki kwiatów w lufach. Mieli twarze bez wyrazu. W każdym razie niewesołe. Śpiewali. Te piosenkę o Westernwaldzie już znała. Śpiewał ją też Jozel w Jugend. Z innej piosenki zrozumiała tylko tyle. Staliśmy u Madagaskaru, z dżumą na pokładzie, w kotłach wrzała woda i nagle. Po czym skręcili za róg. Szkoda, chętnie by się dowiedziała, co stało się tak nagle. Na Blücherstrasse wsiadła w tramwaj numer 4. Mogła nim jechać na plac Germani, tam się przesiąść i pojechać dwa przystanki dalej do placu Bismarka. Stamtąd miała już tylko pięć minut pieszo do brata Wilego. Taksówki i tak by w tych czasach nie złapała. Tramwaj był przepełniony. Od wielu dni zdawało się, że nikt już nie pracuje i całe miasto jest w drodze. Ulice i place były pełniejsze niż zazwyczaj, przepełnione kawiarnie, szynki i restauracje. Nikt w dzisiejszych czasach nie chciał być sam i każdy szukał pociechy u innych. Niektórzy wystawiali w oknie radia, gdy przychodził czas wiadomości i zbierały się grupy ludzi, przysłuchujących się cicho, a potem cicho się rozchodzących. Ludzie nie byli przygnębieni, ani wylękli, byli. Tak, jacy oni właściwie byli. Waleska rozejrzała się po tramwaju. Patrzyła w zmęczone, poważne, przygasłe twarze. Wyglądały zupełnie inaczej niż na przykład w 1914 roku. Waleska pamiętała jeszcze dni przed wybuchem wojny. Było to dla wszystkich wielkie święto, jakby mieli iść na wesele, nie na śmierć. Oczy Waleski. Prześlizgiwały się po reklamowych sloganach, nie przyjmując ich naprawdę do wiadomości. Chcesz, by but twój budził podziw? Pastą Egi czyść go co dzień. Wśród nich grube, czarne litery. Tu mówi się tylko po niemiecku. Popatrzyła na... Kilka starych kobiet w białych chustkach na głowach, z twarzami pobrużdżonymi i skamieniałymi za sprawą górnośląskiej ziemi, z cienkimi, mocno zaciśniętymi wargami, by nie wyślizgnęło się z nich ani słowo. Od czasu do czasu spoglądały na siebie, kiwały sobie głowami, jedna z nich pokazywała czasem palcem za okno. W domu mówiły językiem, który tu był zabroniony. Tu były nieme. Waleska mogłaby pytać je po polsku, jak się pani wiedzie, ale i ona nie odważyła się w takiej sytuacji odezwać głośno po polsku. Na następnym przystanku przesunęła się do wyjścia, niedługo miała wysiadać. Jej brat, Wili Wątraczek, miał kancelarię adwokacką w jednej z najlepszych dzielnic mieszkalnych Gliwic. Specjalizował się w odszkodowaniach z dawnych pruskich, teraz polsko-śląskich obszarów. Po polsku mówił równie płynnie jak po niemiecku. Znał się także na polskim prawie. Krąg jego klientów sięgał od hrabiów Tile Winklerów i Porębów do drobnych właścicieli ziemskich i prostych chłopów. Poza tym udzielał porad siostrze. Walesce Piątek, która od pewnego czasu spekulowała gruntami. Ściśle mówiąc, organizowała ona te wszystkie interesy, na które nie mógł sobie pozwolić poważny, miejscowy adwokat. Ale tak dokładnie nikt o tym nie chciał wiedzieć. Waleska uśmiechnęła się na myśl o tym. Przez pewien czas w mieście krążyły pogłoski, że pan Wądraczek, Starał się o fałszywe zeznania na temat zbioru obrazów przejętych przez Polaków od księcia Plesa, czym przyczynił plesom milionowych zysków. A gdy plotki nie ustawały, wniósł sprawę przeciwko samemu sobie do Sądu Honorowego Izby Adwokackiej i został zrehabilitowany we wszystkich punktach. Odtąd był wziętym adwokatem od spraw odszkodowań. Od niedawna nazywał się Willi. Wądrak. Waleska wysiadła. Już po raz drugi wyruszyła w drogę, by podpisać umowę o kupno z wdową Kupka, która mieszkała na dożywociu przy Lilientalweg, obejmującym pięć morgów pola w pobliżu lotniska. Za pierwszym razem nie dotarła do niej, gdyż wdowa nagle poczuła się osaczona przez wszystkich, zamknęła się w domu, zaryglowała drzwi i okna i wyszła po kilku tygodniach, gdy skończyły się zapasy żywności. Podobno pewnego ranka poszła do sąsiadów z białym obrusem w ręce i poddała się. Willi zdołał w ostatniej chwili przeszkodzić poddaniu jej przymusowym badaniom w zakładzie psychiatrycznym w Toszku, na które zgłosili już ją sąsiedzi. Przy tym była to dobra umowa dla wdowy kubka mogła sobie mieszkać w swoim małym domku aż do śmierci, a już teraz dostawała za to pieniądze. Waleska już przedtem wykupiła pozostałe okoliczne grunty. Brakowało jej tylko kawałka wdowy kubka, by prawie cały obszar wokół lotniska znalazł się w jej posiadaniu prawdzie nowe duże lotnisko dla trzech miast Gliwic Zabrze i Bytomia zaplanowane było na północy ale Waleska liczyła na to iż wykup ziemi będzie tam tak trudny że łatwiej będzie rozbudować lotnisko gliwickie mogłaby oferować cały teren jako jedyna posiadaczka byłby to interes jej życia najpierw zaprzestałaby dawania lekcji fortepianu Potem pojechałaby z Lio, Marią do Szwajcarii, do Davos, do jednego z tych sanatoriów czyniących cuda. Potem wybrałaby się do Włoch, na Capri. Tam podobno zawsze jest lato. Potem wysłałaby Jozela do stolicy, do Berlina, na studia. A potem. Nie chciała dokończyć tej myśli. W ogrodach kwitły w słońcu róże i dalie. Ich zapach niósł się przez płoty na ulicę. Waleska była oczarowana, widziała w ogrodach pola różane, różane mury, żywopłoty, ławeczki i płoty z róż. Chwilami zatrzymywała się, wdychała słodki, ciężkawy zapach, nagrzany słońcem i myślała, że mogłaby zupełnie się w tym zatracić. W jednym z ogródków zobaczyła kobietę w niebieskiej sukni. Jak bez sensu sięgała błyszczącymi ogrodowymi nożycami pomiędzy różane łodygi i szczękała nimi. Kwiaty i pąki róż opadały na ziemię. Bleska stała obok. Oparta o druciany płot, rytmiczny, równomierny brzęk nożyc zaczął ją w dziwny sposób denerwować. Patrzyła jak Kobieta pochyla się i zaczyna zbierać róże. Podnosiła je prawą ręką i układała na lewym przedramieniu. Waleska widziała, jak kolce kreśliły czerwony wzór na białej skórze, ale w końcu wszystko przykryła zieleń różanych liści, wśród których kwiaty tworzyły barwne plamy. Nie było już rąk, ramion, twarzy. Kobieta podchodziła coraz bliżej, spoglądała teraz poprzez bogactwo liści w jej kierunku. Nagle odwróciła się porywcze i prędko weszła do domu. Jakby obserwowano ją przy niedozwolonej czynności. Alecka zawstydziła się nagle, że się zatrzymała i przyglądała. Szybko poszła naprzód. Ale krok jej nie był już tak pewny. Raz Obsunął jej się obcas, nie tylko z powodu kamienia, o który się potknęła. Ona też mogłaby coś takiego zrobić w swoim własnym ogrodzie, to prawda. Miała tam wprawdzie tylko kilka pędów róż między swoim domem a domkiem radcy sądu okręgowego, ale w jej ogrodzie kwitły dalie i lewkonie, astry i ostruszki, słoneczniki i łyszczec. Baleska nie była pewna, czy ona nie znajdzie się w takiej sytuacji, że pewnego dnia zejdzie na dół do ogrodu z zielonymi nożycami w ręku, by ściąć głowy wszystkim różom. Tak. Może to zrobi właśnie tak. Wtedy, kiedy żołnierze zaczną strzelać, albo kiedy przyjdzie koniec Leo Marii. Jezus Maria. Po drugiej stronie ulicy balansował wzdłuż krawężnika dziki mnich. Waleska poznała go z daleka, z tymi nadzwyczaj długimi włosami, zaokrąglonymi bokobrodami, w szerokim habicie, poruszającego się zamaszyście. Kiedy spostrzegł Waleskę, otworzył szeroko ramiona jak skrzydła. W jednej ręce niósł naczynie z białego szkła, błyszczące w słońcu. Waleska pomachała mu ręką. Dając jednocześnie znak, by pozostał po swojej stronie, gdyż wiedziała, że natychmiast przejdzie przez ulicę, nie patrząc na lewo ani prawo. Przebiegła do niego na drugą stronę i pozwoliła, bym niech ją objął. A gorzko, wilgotno zgniły zapach jego habitu uderzył ją w nos. Przez ułamek sekundy myślała nawet, że nie będzie się mogła już od niego uwolnić. Dziki mnich podniósł do góry słój. Przysuwając go tuż do jej twarzy. Pływały w nim maleńkie rybki wyglądające tak, jakby barwne pasemka przemykały w różne strony. Czyż nie są śliczne, zaśmiał się dziki mnich. Te rybki takie krople farby w morzu, nieprawdaż? Twarz jego błyszczała obok słoja, w którym odbijało się słońce, i można by mniemać. Że nigdy już nie będzie mógł odwrócić od niego wzroku. Z takim zachwytem na nie patrzył. Jego twarz o wielkich porach, silnie poczerwieniała u nasady nosa, wydawała jej się dzisiaj łagodna i gładka. Doktor Witek mi je podarował, powiedział Mnich. Będę teraz hodował ozdobne rybki. Waleska nie mogła sobie wyobrazić, gdzie dziki Mnich. Chciałby hodować te rybki. Ciągle go ścigali. Co roku musiał przeprowadzać się gdzie indziej. Już raz zamknęli go w obozie. Od pewnego czasu mieszkał w starym, wysłużonym autobusie pod Łabęckim Lasem, gdzie dwukrotnie go odwiedziła. To pewnie bardzo rzadkie rybki, zapytała, bo nie mogła sobie wyobrazić, dlaczego w innym razie dziki mnich... Nosiłby kilka maleńkich rybek w słoju po ulicach. Tak, to drogocenne rybki, odparł mnich. Ta niebieska kosztuje w sklepie zoologicznym Rojtego na placu Germanii 75 feników. Ta tutaj, ze złotym welonem, kosztuje aż trzy marki. A ta zielona, z głową jak hak, niech pani popatrzy, jak się świeci. Ta kosztuje siedem marek. Tak mi powiedział doktor Witek. Z każdego gatunku jest ich dwie. Teraz potrzeba mi jeszcze kilka słojów. Czy mógłbym dostać kilka od pani? Ależ tak, powiedziała Waleska. Dam panu duże trzylitrowe słoje. Była bardzo zaskoczona. Myślała, że oprócz Boga interesowała go tylko jego bimbrownia, którą ratował z licznych konfiskat, w każdym razie częściowo. Są rybki, powiedział dziki mnich, które kosztują sto, łeba, dwieście marek, wie pani? Wydawało się, że dziki mnich stale wmawiał sobie zdumienie z tego powodu. Podniósł słój do słońca, a rybki rzeczywiście zaleśniły w świetle. Czy pan wie, jak się, jak się hoduje rybki, to znaczy karmi i chowa? Tak, odparł mnich i wcisnął jej swój do ręki. Jestem świetnie poinformowany. Wyciągnął spod habitu zniszczoną czytaniem broszurę Hodowla rybek ozdobnych, Benedeka. Cała twarz mu promieniała. Jego głos nabrał wysokich tonów, choć zdawał się nie być pijany. Także walecka przypuszczała, iż zdecydował się podjąć nowe życie. Nie wiedziała, czy ma go z tego powodu chwalić. W końcu będzie się zajmować takimi okropnymi rzeczami jak hodowla rybek. I nie będzie można nawet do niego pójść, żeby dowiedzieć się czegoś o przyszłości. Oddała mu słoik. Cóż ją obchodziły rybki? Było tyle rzeczy, które ją obchodziły i to bezpośrednio. Moja córka dziś wieczór wychodzi za mąż, powiedziała Waleska, za żołnierza, aspiranta oficerskiego, co oznacza, że niedługo będzie oficerem. A gdy dzikim nich nie zrozumiał, dodała: Ja też nie rozumiem, ale niech pan przyjdzie dziś wieczorem do hotelu House Uberschließ na wesele o siódmej, do sali Müncera. Jest pan zaproszony. Pomyślała sobie: Skoro proboszcz nie chce przyjść, bo moja córka dziś bierze ślub cywilny, a dopiero w niedzielę ślub kościelny, to niech przynajmniej będzie ten wyklęty, dziki mnich. Ona ukaże tak na swój sposób kościół. Naprawdę mam przyjść? zapytał dziki mnich już normalnym głosem. Ależ tak. Potwierdziła Waleska raz jeszcze. Zajmę się tym, żeby pana wpuścili. Przyszło jej to właśnie do głowy, gdy patrzyła na jego dość obdarty habit. Kość musi znosić również rebeliantów, pomyślała. Zadając sobie jednak pytanie, jaką też minę zrobi proboszcz. Dobrze, przyjdę odparł mnich. Dziękuję. E, ma pan pieniądze na tramwaj? Waleska grzebała w torebce, chcąc wyciągnąć portmonetkę. Niech pani da spokój, powiedział mnich lekceważąco. Pracuję teraz w domu starców. Muszę mieć jakąś pracę, inaczej znowu by mnie zamknęli. Pan z tobą. Prawą dłonią zrobił bardzo nieznacznie znak krzyża od lewej do prawej. Waleska nie odważyłaby się pocałować mnicha w rękę, ale gdy odszedł w zamyśleniu, podniosła do ust palce, które dotknęły jego habitu. Mnich odszedł, trzymając w ręce słój z rybkami. Nie pokazał po sobie by ucieszył się z zaproszenia. Może zbyt wiele radości poświęcił rybkom? Waleska rozmyślała o tym, dlaczego nazywają go dzikim mnichem. Czy nie Należałoby go raczej nazwać łagodnym mnichem? Mimo to nie była zupełnie pewna, czy słusznie go zaprosiła. Na wszelki wypadek to powiedziała za nim I z duchem twoim! Wtedy zaczęły dzwonić dzwony. Musiała to być dwunasta. Baleska myślała o tym, jak daleko posunął się proboszcz z komisją z Opola. Czy podpisał zobowiązanie? Wolała sobie teraz nie wyobrażać jego twarzy dziś wieczór na weselu, gdyby jednak przyszedł. Waleska przyspieszyła kroku. Poprawiła kapelusz, który się przekrzywił. Postarzała się. Nie musiała patrzeć w lustro. Czuła to, przejeżdżając ręką po twarzy. Zrobiła się bardziej szorstka, popękana. Waleska myślała o tym, że dzwony biją na dwunastą i że do końca dnia jest jeszcze czas na cały szereg klęsk. Kiedy przyszła do biura adwokata Wądraka, zobaczyła, że siedzi już tam wdowa Kubka. Rozłożono już dokumenty, musiała tylko podpisać. Ręka wdowy drżała tak mocno, że Waleska musiała poprowadzić ją własną dłonią. Adwokat skinął głową. Pośpiesznie osuszył bibułą mokry atrament i zamknął dokumenty w szufladzie. Waleska zdecydowała się, że zaprosi wdowę kubkę na wesele. Flabińcy odmówili. Były jeszcze dwa wolne miejsca. Wdowa podziękowała oczami, w których błyszczała wilgoć, ale nie wydobyła z siebie ani słowa. Adwokat Wili Wondrak przyniósł na tacy trzy kieliszki. Z tej okazji, Trzeba wypić jednego. Waleska wzięła kieliszek i wychyliła go do dna. Czy nikt nie słyszy myślała Czy nikt nie słyszy dzwonów? Rozdział szósty Montaga obudził dźwięk głosów za oknem. Dzieci znalazły martwego ptaka i chowały go koło muru domu w ogrodzie prawie pod oknem Montaga. Bawiły się w pogrzeb ptaka, tak jak przedtem odgrywały narodziny motyla, ślub chrabąszcza, komunie lalek czy stracenie świerszcza. No, on tak już to znał. Wysunął szufladę nocnego stolika i macał w poszukiwaniu zegarka kieszonkowego, który tam położył. Bywały noce, gdy przeszkadzało mu nawet tykanie zegarka. Wkładał go wówczas do szuflady albo przykrywał chusteczką. Wyjął go i przysunął bardzo blisko oczu. Było kilka minut po dwunastej. Błogosławię cię, biedny czarny ptaszku, i oddaję cię czarnej ziemi, gdyż jesteś prochem, byłeś prochem i w proch się obrócisz. On tak wyraźnie słyszał głos Juzela, który przesadnie naśladował proboszcza Patasa. Po czym następowała patetyczna litania uli osadnik. Och, pęka moje biedne serce, gdy patrzę, jak odchodzisz od nas, czarny ptaszku, jak będziesz tu gnił w ogrodzie piątków i użyźniał starą gruszę. I znów Józel. Ach, prochem jesteś z prochu tej ziemi, a inne dzieci chichotały albo... Krzyczały huu hu, hu albo powtarzały proste śpiewne słowa, które utrwaliły się w ich głowach i montag dziwił się skąd dzieci to wszystko wiedzą Przodkowie montaga pochodzili z okolic położonych dalej na wschód, każda generacja przenosiła się coraz dalej na zachód za słońcem i tak on sam urodził się w mysłowicach. Które wówczas należały do Prus. Jego ojciec handlował tam suknem. Pamiętał jeszcze mały domek o spiczastym dachu przy końskim targu, w samym środku miasta, gdzie zawsze cuchnęło końską uryną, choć już od wielu lat nie bywało tam końskich targów. Pamiętał mały park z kasztanami, karuzelami i huśtawkami dla dzieci. Dziewczynki w białych powiewnych sukienkach, chłopców w czarnych, nieprasowanych garniturach i z białymi kolanami. Z kołatkami w rękach albo papierowymi trąbkami przy ustach, na których zabawnie hałasowali. Ja byłem z tego wyłączony. Przypomniał sobie letnie wycieczki kolejką wąskotorową do zielonych lasów brzozowych, które się nie kończyły i pewnie nigdy się nie skończą. Gdzieś tam wysiadali na małej stacji, gdzie nie było nawet budki dróżnika, a potem wchodzili w wielki, zielony, świetlisty las, na miękkie jak dywan omszałe dróżki. Wyprzedzał rodziców, matkę w dużym kapeluszu słomkowym, z którego zwisały z tyłu dwie błękitne wstążki, i ojca, który zawsze w czarnej marynarce, którą później zdejmował i nosił na ręku. Tylko na tych spacerach słyszał śmiech matki. Zdejmowała wówczas pantofle, tańczyła po zielonym mchu, chowała się za drzewa i naśladowała głos ptaków. Gdy kukała kukułka, pytała głośno: Kukułko, ile lat dożyje? I doliczała kukanie do swojego wieku, a gdy kukułka odpowiedziała wiele razy, biegała boso w kółko. Ciągnęła ojca za sobą i śmiała się. Kiedy było jej mało kukania, wkładała pantofle, brała ojca za rękę i szła obok niego bez słowa przez resztę drogi. Kiedyś, podczas jednego ze spacerów, zbliżyli się do zamku, w którego oknach już po południu płonęły żrandole. Wyprzedził trochę rodziców, wspiął się na drzewo. I popełznął po grubej gałęzi w pobliżu otwartego okna, aby odkryć być może tajemnicę, o której mógłby opowiedzieć ojcu. Kiedy się dostatecznie przybliżył, zobaczył elegancko ubrane kobiety i mężczyzn. Stali i rozmawiali ze sobą, trzymając w rękach wysmukłe kieliszki i innych, którzy siedzieli przy dużym, owalnym stole i wykładali karty. Podczas gdy srebrne i złote pieniądze przesuwały się w zagadkowy dla nich sposób po płycie stołu. Aż go ktoś odkrył jakiś człowiek o rozwichszonych czarnych wąsach, który wyciągnął rękę przez okno i chciał go schwytać to słowo, którego długo nie miałem zapomnieć Ty, dziaku, uciekaj stąd! Ale przede wszystkim. Przypomniał sobie dziadka, który już wówczas musiał być bardzo stary. Chętnie siadywał na wysokim krześle przy oknie, umocowywał kieszonkowe lusterko w rami i potrafił tak w milczeniu obserwować ulice i przechodzących ludzi. Od czasu do czasu wzdychał i z ręką przed oczyma patrzył przez rozstawione palce w nieokreśloną dal. W każdym razie nie widział wybrukowanego kocimi łbami rynku. Ani brudno-czerwonych dywanów z klinkieru naprzeciwko, razem z nowym budynkiem poczty. Widział inną ulicę, innych ludzi, inne miasto, ba, inne czasy. A potem opowiadał chłopcu mroczne, płomienne zagadki o Bogu, o herszcie zbójców mędlu, krzyku i jego synach, beni i lwowie, którzy grozili bogatemu chłopu, proprioczynowi, że zakłują mu ulubionego konia. Czarną klacz Sonię. jeśli nie odda swojej ślicznej córki Lubki wraz z pokażnym posagiem kulawemu lwowi za żonę. Opowiadał też o Mołdawiance, gdzie handlował przędzą i z plecakiem pełnym nici we wszystkich kolorach i grubościach. Miał też guziki, gumę do wciągania i igłę. Obchodził Dzielnica Odessy i co wieczór przynosił do domu parę kopiejek i wieści o najnowszych czynach bandy zbójców Krzyka. Kiedy przychodził ojciec, napominał starego, by nie mącił dziecku w głowie. A do dziecka mawiał: nie musisz we wszystko wierzyć, co ci dziadek opowiada, to wszystko fantazja. A poza tym to było ponad sto lat temu. Ja w każdym razie. Wierzyłem w to, co mówił dziadek, i pewnego wieczoru wyruszyłem do Odessy, by przyłączyć się do bandy Beni Krzyka. Ale doszedłem tylko do szopienic za rzekę i szosę. Tam złapali mnie błękitni i odprowadzili do domu. I było jeszcze coś, coś więcej niż wspomnienie owe ciemne kąty w domu przy końskim targu którym wieczorami coś szemrało, szeptało i jęczało. Czasem nic tam nie było, w ogóle nic, tylko przestrach, gdy chwytało się ręką ciemność i pustkę. Czasem ktoś tam leżał, poruszający się tobołek, jęczące ciało, albo dochodziły stamtąd tylko szmery jak litania wody. Dopiero później zrozumiał, że ktoś. Przyszedł z Odessy albo lwowa, uciekł z pogromu i spędził tu dwie noce na szeptanym dialogu z dziadkiem. By następnie pociągnąć dalej na zachód. Może to się stamtąd wzięło, że teraz w domu, w ogrodzie, wszędzie palił lampy. Nawet w korytarzu i w spiżarni wciąż lękał się ciemności źle oświetlonych kątów miał. Cztery albo pięć lat, gdy umarł dziadek. Nie pamiętał już dokładnie. Ledwo kadisz zamarł na ustach starych Żydów, już jego ojciec przeszedł na wiarę katolicką. Jemu samemu ścięto pejsy i ochrzczono go po katolicku. Tak chciała matka. Czytała mu historię genowefy z Brabancji i czasem. Przejeżdżając mu dłonią po twarzy, nazywała go synem bolesnym. Wkrótce potem przeprowadzili się nieco dalej na zachód. W stolicy prowincji ojciec wynajął sklep przy ulicy Opolskiej, niedaleko kościoła świętej Agnieszki sklep, który był dwa razy większy od tego w Mysłowicach. Przychodzili teraz do niego klienci, którzy mówili tylko po niemiecku. Czasem przyprowadzali ze sobą służącą która w obu rękach odnosiła później materiały, albo nawet czekał na nich stangret, popędzający dwa wychudłe koniki biczem i grubym głosem. Młody Georg Montag chodził teraz do katolickiej szkoły, do gimnazjum świętego Mateusza we Wrocławiu. Mama sama go tam zawiosła. Zatroszczyła się też o to, by na powitanie nie powiedział dzień dobry, tylko niech będzie pochwalony. A kiedy powiedziałem tam kiedyś kokolores dostałem trzciną po łapach. Gdy w domu powiedziałem meszugę, dostałem od ojca po głowie. Pewnego dnia chłopiec stał pod wieżą kościoła świętego Bonifacego i długo patrzył w górę. Nigdy przedtem nie widział takiej wysokiej wieży. Wydawało mu się, że jej czubek rysuje na niebie ramę która teraz o tej wieczornej porze zalewa miasto krwią. Był wielki piątek. Chłopiec wszedł za innymi do kościoła, gdzie wszystkie krzyże były zasłonięte liliowym płótnem, tylko z przodu, na ścianach ołtarza leżał potężny drewniany krucyfiks, którego ramy świeciły czerwono. Widział, jak inni klęczeli i wchodzili na kolanach po stopniach, jak pochylali się nad krucyfiksem i całowali ślady ran. Dzieci, stare kobiety, także jakiś stary mężczyzna bez nogi, który odłożył na bok kulę. A potem przyszła kolej na niego. Bał się, że coś źle zrobi. Najchętniej odszedłby, ale zanim czekali już inni, więc. Przyklęknął i dotknął wargami pięciu czerwonych ran, a obok przyklęknął ministrant i wytarł te miejsca szarą ściereczką, ale choć ocierał usta, długo potem go jeszcze paliły. Na dworze zerwał się tymczasem nagły wiatr, popędził i spiętrzył szare chmury i zetknął je ze sobą z hukiem pierwszego gromu. Czekał na burzę, czekał aż krew zacznie spływać z nieba, a gdy pierwsze krople spadły na wyciągniętą rękę, dziwił się, że to tylko deszcz, jak w inne dni. Dla niego wiele się odtąd zmieniło. Gdy przyjechał na wakacje do domu, powiedział ojcu: Ja tego nie rozumiem. Co wieczór modlimy się wszyscy w konwikcie do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który został ukrzyżowany przez Żydów. Ale dziadek kiedyś mi powiedział, że Jahwe, Bóg Żydów, jest także moim Bogiem. A ojciec? Odpowiedział mu poważnie: Już czas, mój synu, żebyś zapomniał, co było na wschodzie. Jesteś katolikiem? i możesz pozostać pod ochroną kościoła tylko wtedy jeśli będziesz wierzył w ukrzyżowanego Chrystusa a więc wierz w niego Studiował prawo na Uniwersytecie we Wrocławiu, którego rektorem był historyk Felix Dan i doktoryzował się, pisząc pracę o prawie gruntowym na Śląsku za księcia piastowskiego Władysława II Potem ożenił się z panną Eriką Weinreich Córką inspektora kolejowego, która uzyskała w szkole gospodarstwa domowego proste, ale solidne wykształcenie. Wzięli ślub w katolickim kościele świętego Bonifacego we Wrocławiu. Georg już dawno nie widział swojego ojca, a gdy o północy w hotelu pod czarnym orłem kelnerzy rozlali francuski szampan. Ojciec objął go, a łzy spływały mu po twarzy. Zrobisz wielką karierę, synu. Powiedział, całując go w oba policzki. Nikt ci już nie zdoła przeszkodzić. Odwrócił się i wyszeptał zupełnie innym, obcym głosem. Przebacz mi, ojcze. Tak musi być, tak jest dobrze. A Georg Montag przypomniał sobie dziadka w Mysłowicach, któremu w ostatnich latach życia nie wolno było wychodzić z domu, gdyż Zdaniem syna, który ożenił się z katoliczką, za bardzo wyglądał na Żyda. A teraz i on myślał, że tak musi być i że tak jest dobrze. Poza tym kochał swoją żonę, tylko nocami śnił o Mendlu, krzyku i jego synach i nie wiedział, czy o tym czytał, czy się tego dowiedział. W kilka lat później dosięgło go znowu to słowo, które przecież nie miało go już dotyczyć. Kolega z pracy, z którym pozostawał w dobrych, choć nieprzyjacielskich stosunkach, miał nadzieję zostać radcą sądu okręgowego w Gliwicach. Ale powołano jego, a gdy żegnał się z kolegami, ów syknął za nim to słowo Żyd. I dodał, to jest żydowskie państwo, ale kiedyś to się wszystko zmieni i wszystkich przepędzimy. Nie jestem Żydem, odparł Georg Montach urażony. Mógłby to uzasadnić, ale milczał. Odgarnął to słowo na bok i podziękował kolegom za bukiet płomiennych lili, które mu wręczyli. Został radcą sądu w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Potem członkiem Rady Nadzorczej Huty Dobrej Nadziei, członkiem Rady Nadzorczej Kopalni Konkordia, członkiem Rady Nadzorczej Elektrowni Górnośląskiej. Członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma z historii prawa, członkiem Komitetu Parafialnego Kościoła Świętego Piotra i Pawła. Żona Erika urodziła mu córkę, którą chciała nazwać Ród że on upierał się, by otrzymała imię katolickiej świętej. Na pamiątkę jego wrocławskich czasów ochrzczono ją jako Agnes Elizabeth. Żona umarła przy urodzeniu drugiego dziecka, był to syn. On również nie przeżył. Najpiękniejszy wieniec na jej grobie pochodził od stowarzyszenia świętej Cecylii, w którego prezydium była ostatnio skarbniczką. Odtąd Georg Montag poświęcił się tylko wychowaniu Elizabeth. Nie interesował się niczym poza swoim zawodem i stopniowo zrezygnował z urzędów. Córkę posłał do Szwajcarii, do katolickiego internatu w Olten. Georg Montag zapomniał, że jego ojciec nazywał się Benjamin Montag. Miał w Mysłowicach mały sklep z materiałami, że dziadka nazywano Moiszele Poniedzielnik, że chodził w od domu do domu, by sprzedawać nici. On, Georg Montag, radca Sądu Okręgowego w Gliwicach, wierzył w Jezusa Chrystusa, Syna Jednorodzonego, poczętego z Ducha Świętego, zrodzonego z Maryi Dziewicy. Na niedzielnej mszy świętej, na którą regularnie uczęszczał, robił znak krzyża... Od lewej do prawej. Nie dotyczyła go ustawa o odnowieniu niemieckiego stanu urzędniczego z kwietnia 1933 roku. Był urzędnikiem już przed 1914 rokiem, a poza tym walczył w czasie wojny światowej za Rzeszę Niemiecką. Na froncie nad Soczą został odznaczony żelaznym krzyżem drugiej klasy. W roku 1937, gdy zniesiona została ochrona mniejszości narodowych na Górnym Śląsku i wyszła druga ustawa o urzędnikach, zażądano od niego świadectwa aryjskości. Georg Montag poszedł po radę do księdza. "Dlaczego ja w to wpadłem?" zapytał. "Nie myślę, tak jak Żydzi, jestem inny, szkoda mi ich, ale nie mam z nimi nic wspólnego." Roboszcz obiecał mu ochronę Kościoła katolickiego, a również swoją osobistą ochronę, a gdy Georg odchodził, pobłogosławił go w drzwiach. Ale wówczas znowu pojawiło się to słowo: Żyd, wydobyta ze starych akt i z głębszej, przytłumionej warstwie jego świadomości. Nie był Żydem. Jego matka pochodziła z katolickiej rodziny rzemieślniczej z Legnicy, a on Ochrzczony był imieniem Świętych Jerzego i Pawła i wychowany w katolickim gimnazjum Świętego Mateusza we Wrocławiu. Odmawiał ojcze nasz i katolickie wyznanie wiary, i każdej niedzieli chodził na sumę do kościoła Świętego Piotra i Pawła. Ale nie chciał się przed nimi usprawiedliwiać. Miał już tylko trzy lata do emerytury, więc przeszedł na nią już teraz. Wyprowadził się z domu przy Pruska której nazwę zmieniono teraz na ta Strasse, sprzedał meble i wynajął sobie za 50 marek miesięcznie domek w ogrodzie Waleski Piątek na Strachwitz Strasse. Odwiedził jeszcze córkę w Paryżu, która była teraz nauczycielką niemieckiego w liceum świętej Weroniki. Po nocy kryształowej nie wezwano go na policję. Nie ostemplowano mu paszportu literą J, ani nie wpisano w nawiasie imienia Izrael za imionami Georg i Paul. Nie przyszedł też nikt, by spisać jego majątek, jak to robiono z Żydami w mieście, o czym się dowiedział. Czytał w gazetach o wprowadzeniu dla Żydów ograniczeń co do miejsca zamieszkania, ale i w tej sprawie nikt z władz się u niego nie zjawił. Przez pewien czas Stawał za Firanką i obserwował ulicę, czekając, że ktoś w mundurze nadejdzie ścieżką, ale nikt nie przyszedł. A więc jego to nie dotyczyło, nic go to nie obchodziło, jego nie mieli na myśli. Częściej teraz obserwował się w lustrze. Próbował odkryć, czy ma jakieś cechy, które przypisywano Żydom. Kontrolował ręce przy mówieniu, słuchał mniej muzyki. Badał swoje stopy. Obserwował chód i postawę. Kochał las i długie spacery w lesie. Szczególnie lubił brzozowe zagajniki koło czernika. Mógł, nie przerywając, czytać Hermana Stierra i Knuta Hansuna. Nie lubił czosnku. Mówił bardzo wyraźnie. Rozmyślając o tym, nagle roześmiał się głośno. Rozdział siódmy Hotel Haus Uberschlesien postawiono w samym środku miasta jako symbol nowych czasów i nowej architektury tam, gdzie brzydota miasta była może trochę mniej brzydka w postaci potężnej, szaro-czarnej, spłaszczonej bryły, z prawej strony opływanej przez kłodnicę, ujarzmioną tutaj w betonie, która w lecie toczyła swoje wody ze zwodniczym spokojem. Od strony Wilhelmstrasse gmach otaczało kilka mizernych rabatek, pokrytych pyłem węglowym. Od frontu znajdowała się studnia, na której cembrowinie tańczyło trzech lubieżnych faunów naturalnej wielkości, błyszczących gręczpanem. Przed potężnym kamiennym pudłem w ciepłe letnie wieczory opowiadali oni wznoszącej się i opadającej wodzie o starodawnych polskich duszkach wodnych. A kto w okolicy miał czas, nie było ich zresztą wielu, ten siadał na tarasie kawiarni i słuchał. Zewsząd przybywali ludzie, aby przyjrzeć się temu kolosowi, najwyższemu w okolicy. Ci, którzy pochodzili z miasta i najbliższych okolic, stawali przed budynkiem z mieszaniną dumy i lęku, a gdy już przedefilowali przed nim ze trzy razy, zbierali się na odwagę i przynajmniej zasiadali na parterze w kawiarni, żeby zamówić filiżankę kawy i kawałek śląskiego placka z kruszonką, albo kawałek fałszywego czekoladowego tortu Sachera lub francuskiego ciasta. Podziwiali biało ubranych kelnerów, którzy poruszali się jak w pantomimie, zdumiewały ich czarne, lśniące marmurem stoliczki i długie, drapowane muślinowe firanki, zwisające aż do podłogi. Wpuszczające do środka jedynie stłumione światło i dźwięki i czyniące wszystko nierzeczywistym. Kiedy starszy kelner cały w czerni przynosił rachunek, Grzebali, bladzi i skupieni w portmonetkach, by dopiero później na ulicy wymyślać z powodu bezwstydnych, strasznych cen. Pieruna, ile to sobie każą płacić za ten ichni włoski marmur? Ludzie z Bojkowa, raciboża, Koźla, Brzezinki, Pilchowic, Czekanowa, przybywający wąsko-torową kolejką albo wozem zaprzężonym w konie, Żegnali się trzykrotnie przed budynkiem, z lewej na prawo i wzdychali. O Boże, Bożycku, toć to istne zgorszenie, to istna Ameryka. Ciocia babcia Lucy Lanolin, która przyjechała z Kalinowic koło Strzelec Opolskich w odwiedziny ze swym niewidomym synem, powiedziała Kto tak wysoko buduje, że aż do nieba? Ten kiedyś nisko upadnie. Jezus Maria, Józef. Dla Józela Hotel House u Beschlisien był wielką tajemnicą. Często koło niego przechodził, ale poza tym jednym razem, gdy siedział z mamuszą na tarasie kawiarni, nigdy jeszcze tej tajemnicy nie zgłębił. Na przykład nie przeszedł jeszcze przez te śmieszne obrotowe drzwi, które oni nazywali wiatrołapem. A cóż to za idiotyczna nazwa? Pewnego razu był z wujem wądrakiem na samej górze, w biurach na ostatnim piętrze, i podczas gdy wuj bardzo intensywnie przekonywał kogoś, kto coraz głębiej zanurzał się w fotelu, aż całkiem zniknął za biurkiem, Juzel oglądał przez okno całe miasto. Trzeba przyznać, że był to wprost fantastyczny widok. Ale on nie miał do tego głowy, ponieważ wjechał windą. Czuł się tak, jakby go okradziono z przygody polegającej na wtargnięciu wreszcie w serce tego kamiennego gmachu. Otóż to, co widzisz, to hotel Haus Nazywamy go po prostu H.O. zawołał Józef do Andreasa. Zadzwonił gwałtownie, gdyż mała dziewczyna w czerwonej czapeczce nie wpadła mu pod rower. Skręcił z Mark i jechał teraz bardzo wolno. Obejrzyj sobie to, mówił teraz, nadal dumny z kamiennego pudła. To jest chyba największy i najwytworniejszy budynek, jaki tu mamy w okolicy. I właśnie tutaj, Mamusza, wydaje dziś wieczór moją siostrę za mąż. Głos Juzela. Przeszedł w falset. Coś pięknego, rzekł Andreas, ale miał na myśli trzech nagich, zielonych mężczyzn na fontannie. Sam gmach nie był dla niego niczym więcej niż szarym pudłem. Józel zahamował gwałtownie i zeskoczył z roweru. Powiedz, że u was we Wrocławiu jest coś takiego na każdym rogu. Głos Józela tak zaskoczył Andreasa, że z trudem zatrzymał swoją damkę. Kiedy minęli już stary kościół, farny i Juzel pokazał mu wieżę, z której przy dobrej pogodzie widać było Polskę i morawy, powiedział tylko: Musiałbyś zobaczyć nasz kościół świętej Elżbiety. Nie chcę przesadzać, ale wieża jest na pewno trzy razy wyższa od tej. Trzeba pół godziny, żeby wspiąć się po tych wszystkich schodach na górę. A przy schodzeniu robi się niedobrze, bo trzeba iść. W koło i jeszcze na ulicy przez długą chwilę chodzi się w kółko, w kółko i w kółko. Tak wiem. U was wszystko jest o wiele większe, ładniejsze i lepsze odparł Juzel niechętnie. Hajko też tak ciągle mówi ten narzeczony mojej siostry kiedyś widział katedrę w kolonii. Tam zwierzy wcale nie można patrzeć w dół od razu dostaje się zawrotu głowy i spada. Taka jest wysoka. Andreas nie był pewien, czy to wyrzut, czy jednak podziw. Teraz, kiedy zmieszany stał obok Józela, powiedział tylko: Nie wiem, co ci jest. Przecież powiedziałem, że mi się tu podoba. Na przykład ta fontanna z tymi trzema nagusami. Niedzielę wieczór. Fontanna jest nawet oświetlona. Przyjdziemy tu kiedyś razem? Andreas odparł pośpiesznie. Ależ tak, kiedyś pojedziemy też razem do Wrocławia, no nie Józel? Wtedy ci wszystko pokażę. Józel obserwował, jak jakaś elegancko ubrana pani w dużym zielonym kapeluszu znikała w obrotowych drzwiach hotelu. Wiesz, co u nas jest piękne? powiedział Andreas. Że wszędzie jest odra. Wokół katedry, wzdłuż ulic i starych domów wszędzie rzeka. Juzel pchał wolno swój rower, a Andreas szedł za nim. Powinieneś zobaczyć naszą starą, zmęczoną kłodkę po roztopach? Tak trochę za miastem, zalewa wtedy drogi, łąki i pola zupełnie jak może. Tak, ta mała rzeczka, którą tu przed chwilą widziałeś. Juzel mówił teraz z naciskiem. Zabiera sobie co roku kilkoro dzieci. Wiesz o tym? Zatrzymali się obaj dokładnie na wprost hotelu. Mocno trzymali swoje rowery i patrzyli przez ulicę na owe obrotowe drzwi, które się nie poruszały. Nad nimi jak dzwon zwieszała się czerwona pergola. Co roku wiosną to nie tutaj kilkoro dzieci, które bawią się za blisko brzegu albo pod którymi zarwie się kra. Ciotka Milka powiedziała, to są ofiary które musimy oddać rzece, żeby się uspokoiła. Tak, rzeczywiście. W dzień, dwa po tym, jak przeczytamy w gazecie, że znów utonęło dziecko, powódź się kończy. Andreas nie mógł w to uwierzyć. Śmiał się i patrzył Józelowi w twarz, na której również chciał odkryć uśmiech. Ale Józel był całkiem poważny. Andreas rzekł: Co teraz robimy? Wejdziemy do środka? Pokazał ruchem głowy na wejście do hotelu. Nie, nie, nas tam nie wpuszczą. Tam w środku są takie grube dywany. Trzeba mieć wyczyszczone buty. To jest coś dla bogatych. Dla Andreasa haus Uberschlesien był jedynie brzydkim, szarym, kamiennym pudłem z rzeczowym, prostym wejściem hotelowym. Czy nie moglibyśmy wejść do środka i zażądać, żeby pokazali nam salę, gdzie będzie wesele? Powiedz po prostu, że przysyła nas pani piątek. Dla Józela hotel haus Uberschlesien był kamienną budowlą, w której kryły się tysiące tajemnic. Było dla niego jasne, że tylko stopniowo odkryje niektóre z nich. Propozycja Andreasa niemal go przeraziła. Pochylił się nad kierownicą i powiedział bardzo cicho: Wiesz, Czasem sobie wyobrażam, jak tu wysiadają ci hrabiowie i hrabiny z wielkich majątków, ci bogacze, do których należą kopalnie i huty w naszej okolicy, ci baronowie i szlachta i książęta, i ci wszyscy von. Wyobrażam sobie, jak zapełniają wielką salę balową. Muzyka, świece. Dziewczęta w bieli, mężczyźni w czerni, a potem ustawiają się w długich szeregach. Do polki albo poloneza. Raz to widziałem na filmie. To była upojna noc na balu. Wój Wądrak mnie zabrał i powiedział kasjerowi: chłopiec ma już osiemnaście lat, może pan go wpuścić. I już siedziałem w środku. Naprawdę tak było. Andreas był zdumiony. O czym to też kuzeniuzel nie wiedział i to zawsze z jakiegoś filmu. On sam. Nie chodził często do kina, a jeśli już, to najczęściej na filmy dla dzieci, z których niczego się nie można było nauczyć. Ale był kilka razy w teatrze, a Juzel z pewnością jeszcze ani razu. Powiem mu to przy najbliższej okazji, ale nie teraz. Najchętniej dowiedziałby się jeszcze czegoś o tym filmie. Zabierzesz mnie kiedyś do kina? Mógłbym Cię zaprosić, mam trochę pieniędzy. Więc Józel pochylił się jeszcze niżej nad kierownicą i kiwając stopą, mówił dalej: Otóż wiesz co, mój drogi kuzynie, poszukiwaczu złota, ja chodzę tylko na filmy od osiemnastu lat. Z tymi filmami dla dzieci tym podobnymi, to już nie mam nic wspólnego. Ale czy oni ciebie też wpuszczą? Przyjrzał się Andrasowi od stóp do głów, jakby. Na nowo chciał ocenić jego wiek. Wezmę cię kiedyś ze sobą do areny. To jest to zapchlone kino koło nas. Oni mnie już znają. W poniedziałek zawsze mnie wpuszczają. Wtedy nie ma dużego ruchu i w ogóle. A w ogóle to ja cię oczywiście zapraszam. To jasne. Wiesz co mnie dziwi? Dodał zupełnie innym tonem. Odkąd tu stoimy? Nikt nie wyszedł z hotelu. Józel podsunął rower bliżej do wejścia hotelu. Andreas postępował za nim. Byli teraz oddaleni tylko o kilka metrów od obrotowych drzwi. Widać było światła przez szyby. Za drzwiami ujrzeli teraz chłopca w mundurze z wysokim kołnierzem przy szyi i w okrągłej czapce. Wtem Drzwi się zaczęły obracać i nagle wypluły starszego, czarno ubranego pana, który ledwie wyszedłszy na ulicę, wsadził sobie na głowę zielony kapelusz. Józel od razu pomyślał o stroju żałobnym i pogrzebie. Ale zielony kapelusz tu nie pasował. Ta kobieta przedtem... Czy ona nie miała rzucającego się w oczy jaskrawo zielonego kapelusza? Śmiesznie to wyglądało pośród gorącego sierpniowego słońca, wspinającego się właśnie na środek nieba. Józel jeszcze przez chwilę patrzył za owym mężczyzną, który przeszedł obok szybkim krokiem, nie zwracając na nich uwagi. Za sobą słyszał powoli zacichający szmer obrotowych drzwi. Teraz tam grają zresztą te monumentalne filmy włoskie. Pójdziemy kiedyś, jeśli chcesz. Juzel Spojrzał znowu na wejście do hotelu i znowu odkrył za szybą twarz chłopca, który, nieporuszenie przyciśnięty do szyby, przyglądał się im. Józel myślał przez chwilę, że ich spojrzenia się spotkały i że zapłonęła między nimi mała, niewidzialna błyskawica. W każdym razie, bez wątpienia poczuł w ciele uderzenie. Ten chłopiec może być w moim wieku, myślał Józel. Patrując się w niego z całej siły, z pewnością zna już wszystkie tajemnice tego dużego kamiennego domu. I gdyby nie było między nimi lekko mlecznego szkła, które ich rozdzielało, byłby podszedł i zapytał go o to. Oczywiście jeszcze bardziej powstrzymywał go od tego poważny, niemal smutny wyraz tej twarzy, przez cały czas niezmieniony. Twarz ta wyglądała niemal jak maska zawieszona za drzwiami Józel sądził nawet, że odkrywa w twarzy chłopca coś jakby tęsknotę. Tęsknotę za świeżym powietrzem, za rowerem, którym można by pojeździć po mieście i nad kłodnicą. A może wszystko to było tylko odbiciem jego własnej tęsknoty? Masz ochotę na lody? spytał Andreas. Józel Poznał po jego tonie, że Andreas nic z tego nie zrozumiał. Może w ogóle nie dostrzegł chłopca w mundurze boja. Później odparł. Wydawało mu się, że po tym głośno wypowiedzianym słowie twarz za szybą zniknęła, jak zaczarowana. Powoli zwrócił rower w innym kierunku. Chodź, jedziemy dalej. Obok nich Przeszło dwóch oficerów, kierowali się wprost do wejścia. Józel nacisnął pedały. Pojedziemy teraz na lewo zawołał do Andreasa. Kiedy skręcili Wilhelmsztrasę, zobaczył, jak dwaj oficerowie znikają w drzwiach hotelu. Jedź zawsze za mną zawołał do Andreasa. Uważaj, tramwaj jedzie, o Jezu! Juzel z Andreasem. Jeździli prawie dwie godziny po mieście, po czym Juzel wciąż jeszcze nie wiedział, czy znalazł w nim nowego przyjaciela, czy nie. Wymyślił ten objazd rowerowy nie tylko po to, by pokazać Andreasowi kilka zabytków, lecz by mieć pretekst i pobyć z nim sam na sam, a nawet może go sprawdzić. Pokazał mu Kościół Chrystusa Króla, Kościół Świętego Krzyża, dworzec. I Plac Germanii, Wilhelmstrasse, Hotel Haus Uberschlesien, sklep z Jedwabiem Weichmana, kłodnicę, dziką kłodnicę i kanał kłodnicki ze wszystkimi trzema mostkami. Teatr Miejski i kąpielisko Wiktoria. Niederwall i Oberwallstrasse, rynek i stary ratusz, i z daleka kopalnie gliwice. Nie pokazał mu natomiast baraku w parku nad dziką kłodnicą. A przecież w ogóle zorganizował to wszystko tylko po to, żeby podzielić się z nim tajemnicą baraku. Gdyż po tym jak przez pięć kolejnych wieczorów otwierał i zamykał barak i w sumie zarobił prawie trzydzieści marek, dziesięć ukrył w doniczce do kwiatów, a dwadzieścia zakopał koło domu w ogrodzie, odczuł gwałtowną potrzebę zwierzenia się komuś. Pojechał z Andreasem przez park i zatrzymał się przed barakiem. Przed południem, około w pół do dwunastej, kiedy nie było tam oczywiście nic tajemniczego, tylko zwykły, trochę zaniedbany barak budowlany, który w ostrym południowym słońcu nie dawał nic poznać ze swej tajemnicy. Ani tym bardziej niczego nie zdradzał i gdyby zaczął o tym opowiadać, Andreas wcale by nie uwierzył. W każdym razie nie teraz. Może wieczorem, kiedy się ściemni, trzeszczące drewno wyjawi parę szczegółów. Przejechał więc obok baraku, nie ociągając się z naciskaniem pedałów. Czuł zimny klucz w kieszeni spodni. Mógł nim otworzyć kłódkę przy baraku i wyjawić tajemnicę Andreasowi, ale nie zrobił tego. Podczas przerywanej raz po raz i wciąż na nowo nawiązywanej rozmowy po drodze, zdołał zadać mu następujące pytanie. Czy wierzysz w Boga? Co myślisz o szopenie? Czy miałbyś odwagę uciec z domu? W ile sekund przebiegasz 100 metrów? Jak daleko sikasz? Nawet to wypróbowali, i Andreas zwyciężył. Ile razy to robisz na tydzień? Czy robisz to sam? kiedy Andreas nie od razu zrozumiał Józel dodał od razu inne pytanie, a mianowicie i w ogóle czy miałeś już co kiedyś z jakąś dziewczyną? Tak naprawdę, to znaczy czy już jakąś całowałeś, tak naprawdę w usta? Andreas odpowiedział szczerze na wszystkie pytania, zająknął się tylko przy pytaniu o dziewczęta w końcu Potwierdził, ale nie zamierzał powiedzieć nic więcej niż skąpe tak. Józel też dalej nie pytał, gdyż nagle nie wiedział, jak przejść do historii z Barakiem. A w końcu chodziło mu przecież o Barak. Jak długo będę mógł żyć z tą historią, myślał, nie opowiadając jej nikomu. Miał zamiar. Zwierzyć się w zaufaniu staremu radcy sądowemu i wszystko mu wytłumaczyć, ale byłoby to możliwe pewnie dopiero wtedy, gdy cała historia minie. Tylko kto by miał mu powiedzieć, kiedy się to skończy? Kiedy później była mowa o przyjeździe Andreasa, uczepił się myśli, że nikomu poza nim nie mógłby się z tego wyspowiadać. Gdyż nigdy nie przyszłoby mu do głowy naprawdę wyspowiadać się z tej historii do ucha wikaremu Mikasowi. Co miesiąc prezentowało się księdzu grzechy powszednie, które uzgodnili podczas przygotowania do pierwszej komunii i odtąd nie doszedł żaden nowy grzech. Może będzie inaczej, kiedy człowiek dorośnie, ale teraz. jeszcze nie. Widziałeś kiedy, jak. przerwał. Po raz drugi dotarli do parku i przed barak. Józel oparł rower o drzewo i usiadł na grubym zwale trawy. Przyszło mu na myśl, że w torbie od roweru schował jeszcze jednego papierosa, którego teraz sobie wyłowił. Masz chęć zakurzyć? Spytał Andreasa. Tamten nie chciał. Niedobrze mi się od tego robi. Spróbowałem parę razy. Zawsze mi się robi całkiem mdło. Ach. Nie, odparował Juzel. Musisz tylko robić to, jak należy. Nie możesz wciągać tego wszystkiego do płuc i w ogóle. Zatrzymaj tylko dym przez chwilę w ustach i potem wolno wypuszczaj. To nic się nie stanie. Józel potarł zapałkę o podeszwę sandała. Tak, ale u nas w szkole zawsze mówią, że dym trzeba wciągać porządnie w płuca, inaczej to jest takie dziecinne palenie, mówią, mówią, mruknął juzel i wciągnął dym, spojrzał twardo na Andreasa i wolno wypuścił mu dym między oczy, tylko musi to porządnie wyglądać, masz spróbuj andreas wziął papierosa i pociągnął. Ale zanim nabrał w usta pełno dymu, zadrapało go głęboko w gardle, zaczął kaszleć, a dym wychodził mu z ust porcjami. Musiało to śmiesznie wyglądać. Łzy napłynęły mu do oczu. Andras wstydził się Juzela i kaszlał jeszcze gwałtowniej, choć nic go już nie drażniło. Przepraszam, powiedział, przecież ci mówiłem. Leżał w trawie i Patrzył w górę, w zieloną, coraz bledszą koronę drzewa. Józel z zadowoleniem ssał wilgotny ustnik papierosa i patrzył na barak między drzewami. Czy już kiedyś widziałeś, jak dwoje się kocha, dwoje dorosłych? Ale jak to robią. Naprawdę. Wydmuchiwał energicznie dym. Masz na myśli, że. Tak, jak się naprawdę dupią. Dupią? Co to znaczy? Jezus Maria, nie wiesz, co znaczy dupić? Jak wy na to mówicie? Na co? No myślę o tym, po czym się ma dzieci. Ale przecież nie od razu, ma się dzieci, a jak się uważa? Teraz juzel wykaszlał dym. Przeczuwał, że Andreas od początku wiedział o co mu chodzi. A on, Józel, dał się nabrać. Paw, paw, paw. Przyglądałeś się? A. Wy to nazywacie dupić? My mówimy na to pudrować. Wszystko mi jedno, jak to nazywacie we Wrocławiu. Andras, ja chcę wiedzieć, czy się kiedyś przyglądałeś? Zdenerwował się Juzel. Dla niego było jasne, że będzie mógł wyjawić Andrasowi tajemnicę baraku, choć jeszcze nie teraz. Andreas potrząsnął głową. Nie, nie. Wcale bym się nie przyglądał. Myślę, żebym się bał, że oni człowieka zabiją, jak ten mężczyzna, kiedy odkryje, że ktoś mu się przy tym przyglądał. Gardu Andreasa ścisnął skurcz. Józel w ogóle nie zrozumiał ostatnich słów. Józel zdusił papierosa w trawie i wydmuchał resztki dymu. Tak popatrzeć, żeby tego nie zauważyli. Właśnie tak. Czy to by cię podnieciło? Andreas nie odpowiedział. Chętnie pojechałby z powrotem na Strachwitz-Strasse do ciotki Waleski. Na razie miał dość miasta. Był też głodny. Chciał napisać list do ojca. Chciał mu powiedzieć, że dobrze dojechał i że ludzie podczas dziennika stoją wokół odbiorników i mówią o wojnie. Chciał mu napisać, że tu jest zupełnie inaczej niż we Wrocławiu, ale że się przyzwyczai chciał iść do ciotki Milki, żeby mu opowiedziała coś więcej o kłodnicy, o której niewiele wiedział poza tym, że była wąską, brudną, leniwie płynącą rzeczką i musiało się jej uczyć w szkole na pamięć wśród prawych dopływów odry: Olza, Ruda, Bierawka, kłodnica, mała panew. Andreas? Szturchnął tylne koło tak, że zaczęło się kręcić. Juzel obserwował go. Posunął się już z Andreasem krok do przodu. Może, może jednak zabierze go dziś wieczorem do swojego baraku? Albo jutro? Nie, jeszcze się zastanowi. Jeśli chcesz, powiedział do Andreasa, pokażę ci później moją dziewczynę. Andreas zakaszlał jeszcze raz zaskoczony. Spieszyli się, by zdążyć do domu na obiad. Wprawdzie nie byli już wcale głodni, ponieważ najpierw jeden, potem drugi, a potem znowu pierwszy zaprosił drugiego na lody. A gdy przechodzili obok Parku Cesarskiego, gdzie na małym miarmarku otwarto już budę z tandetą, Józel kupił dwie cudowne torebki. Oprócz kolorowego papieru, srebrnej lamety i kalkomanii, znaleźli w niej po małej tubce Perełek miłosnych, które wrzucali sobie do gardła, parskając śmiechem. Potem Józel uparł się, żeby Andreas spróbował polskich wafli. Ale Andreas wzbraniał się, gdyż już dwa razy odbiło mu się słodką pianką z lodów, może przez tego papierosa przedtem. Oni tu otwierają dopiero o trzeciej, powiedział Józel. Przyjdziemy tu jeszcze pojeździć na karuzeli? Andreas oczyma w wyobraźni widział, jak topnieją jego zaoszczędzone pieniądze. Jeśli rzeczywiście chciałby zaprosić w poniedziałek Józela do kina, jak obiecał, musiałby wkrótce przerwać to wydawanie. Zdaje się, że Józel dobrze zrozumiał jego wahanie. Sam zjadł polski wafel, po czym powiedział to nic nie kosztuje. Nic a nic. Wiesz, pójdziemy do właściciela karuzeli i pomożemy mu pchać. Za to da nam potem się przejechać za darmo. Poprowadził Andreasa do karuzeli z białymi końmi, zaprzężonymi do czarnych bryk. Ta karuzela należy do starego koniecznego. On sobie zawsze wyszukuje kilkoro starszych dzieci, które popychają tam w środku ten cały interes. Wiesz, konieczny nie ma tyle pieniędzy, żeby sobie pozwolić na robotnika. Józel wskoczył na karuzelę, przemykał zręcznie między końmi, jakby się tu dobrze orientował. Teraz nie można wejść zawołał do Andreasa. Stary przykrył wszystko plandeką i osznurował. Andreas zatrzymał się przed jednym z koni, który wznosił się wysoko na tylnych nogach. Obie przednie wisiały w powietrzu. Żelazny pręt przechodził przez konia od dołu i wychodził u góry na plecach. Jeździec mógł się go trzymać. Był to drewniany siwek. Nogi miał niedbale zrobione, a głowę wyrzeźbiono starannie, a nozdrza pomalowano na czerwono, płomiennie czerwono. Andreas ujrzał nagle przed sobą matkę, jak Jedzie konno i nagle koń pada na kolana, a matka stacza się i leży bez ruchu. Andreas chwycił konia za konopną grzywę i uczepił się jej mocno. Co panowie tam robią? Z nakrytego plandeką orkiestronu wyszedł mężczyzna z bardzo jasnymi włosami i wielkimi, ciastowatymi dłońmi, którymi wiosłował w powietrzu. Andreas przestraszył się, ale zanim zdołał cokolwiek odpowiedzieć, odezwał się Józel, całkiem mimochodem. A, ja tu zawsze pomagałem pchać co roku i chciałem tylko zobaczyć, czy pan konieczny nie będzie mnie znowu potrzebował. Nie. Nie, nie potrzeba nikogo, powiedział wielki mężczyzna z białymi włosami, wyglądający wśród drewnianych koników jak olbrzym. I precz stąd, precz precz! Nie ma koniecznego. Jego ciężkie ręce kołysały się w te i z powrotem. Ach, czyżby stary pan konieczny umarł? Zapytał Józef z czujną uprzejmością. Pan konieczny, podkreślił to pan, zawsze dawał nam za darmo pojeździć. W ogóle, gdzie jest staruszek? Nie ma konieczny, powiedział Olbrzym. To być moja karuzela, moja karuzela. Nie potrzeba złych dzieci. No, los, los, znikajcie. Wielkie dłonie wiosłowały coraz bliżej. Józel był już na dole i ciągnął Andreasa za sobą. Ten niski, podnerwowany głos nie wróżył im nic dobrego. Teraz tylko w nogi, a gdy siedzieli już na rowerach, Józel zawołał, hej Hitla. jako rodzaj protestu. Może też jako pewnego rodzaju przyznanie się do porażki, myślał Andreas. Jechał za nim, nie obejrzał się ani razu. Do domu dojechali zupełnie przepoceni. Na obiad było za późno. Na podwórzu spotkali Feldwebla, W jednej ręce trzymał brudną szmatę, w drugiej śrubokręt. Od momentu zakwaterowania Józef. Tak często widział go leżącego pod samochodem, że nie zdziwiłby się, gdyby znowu wyszedł z domu do parkującego auta, by odbyć pod nim popołudniową drzemkę. – Hej – powiedział Józel. Andreas coś mruknął. Feldwebel nic nie odpowiedział, nawet nie podniósł oczu. – Może znowu był zalany? – W sieni spotkali Halinę – wylewała właśnie z wiadra. Obiadu nie ma. Każdy bierze z komory, co się da. Tak pani kazała, powiedziała po polsku. Rozumiecie? Dodała po niemiecku: pani poszła do kościół. Ach, pani do kościół, zapytał Juzel, przedrzeźniając Halinę. Do kościół, powtórzyła Halina. Dziś nie bydzie brzdąkaniny. Juzel poszedł z Andreasem do kuchni. I nasmarował dla każdego pokromce chleba ze smalcem. Wyskrobał skwarki z dna garnka i posypał chleb solą. Nie chciał mówić Andreasowi, ale sam wolał chleb ze smalcem niż ten uroczysty obiad z trzech dań. Jutro ktoś znowu będzie pewnie pyszczyć, kto wyłowił skwarki, ale było mu to absolutnie obojętne. Powiedział przepraszająco do Andreasa. Za to dziś wieczór będzie wielkie przyjęcie. Chyba gęś pieczona. Ugryzł chleb. Andreas skinął głową. Dużo to on nie mówił, ten kuzyn z Wrocławia. Przedtem na karuzeli bardzo chciał, żeby Andreas coś powiedział i go poparł. Ale on tylko trzymał kurczowo konia za grzywę i otwierał szeroko oczy. We dwójkę. Daliby sobie radę z tym grubiańskim człowiekiem o lnianych włosach. No cóż. Jest takie gliwickie powiedzonko rak tnie nożycami, które nie dźwięczą. Uzelowi przyszło do głowy, że do przedsięwzięcia z barakiem przydałby mu się ktoś, kto byłby dyskretny bardzo cichy nawet właśnie taki jak Andreas. Wszystko do góry nogami, mój Boże! Będzie z tego katastrofa zawołała ciotka Lucy Widera, biegnąc po schodach. Ach, jesteście rzekła do Juzela i Andreasa, przechodząc obok nich powiedziała to tak, jakby przez cały dzień ich szukała i wreszcie znalazła. Dotknęła ich obu jakby dopiero w ten sposób mogła się upewnić o ich obecności. Jej ręka pozostawiła po sobie ostry zapach krochmalu. Krascowa jest, a panny młodej nie ma, lamentowała ciotka. Panna młoda zniknęła, razem z panem młodym. Ciotka Lucy Widera zawiązała sobie turban z białego szala tak, jak to było teraz w modzie. Koniec szala był spięty szpilką z brylantem, tak wielkim i natrętnym, że mógł być jedynie fałszywy. A twoja matka znowu jest u księdza patasa. Co ona tam robi? I, i goście już są. Idź do pokoju muzycznego, Józel. Tam już siedzą goście. Poschodzili się zewsząd. Ciotka Lucji widera, zniknęła w jednym z pokojów. Była rzeczywiście zdenerwowana. W każdym razie, Juzel jej takiej nie znał, choć znał ją przecież dość dobrze. Andreas czekał, co Juzel powie, ale Juzel nie odezwał się. Ugryzł mu solidny kęs chleba ze smalcem, jakby to wszystko nic go nie obchodziło. Wcale nie mam takiego uczucia, jakby u nas było wesele, a ty masz? Chodź, zobaczymy, kogo tam przyniosło. Andreas Żół chleb zmieszany. Ja tu jestem za nowy, nic nie mogę powiedzieć. Wiem tylko, że jak u nas raz było wesele, to już rano się zaczęło. Muzyka i dzieci śpiewały i bez przerwy były dzwonki do drzwi. Przychodzili i przynosili prezenty. No tak, u nas też tak bywa, ale tym razem to jest naprawdę wesele na prędce. Józef zaśmiał się. Nie wiem, czy wczoraj wieczór zauważyłeś, jaka mamusza była zapłakana. Przecież ona nie chciała dopuścić do tego wesela. Dlatego ciągle biega do księdza Patasa i w ogóle. Ale moja siostra Irma tak się uparła tylko po to, żeby mamuszę rozgniewać, żeby ją ukarać. Naprawdę? Musisz przyznać, że masz dziwną siostrę powiedział Andreas. Pytam ją o coś, a ona patrzy na mnie i nie odpowiada. Siedzi w swoim pokoju, drzwi są otwarte, a ona patrzy na ścianę. Po godzinie znowu tamtędy przechodzę, a ona wciąż jeszcze tak siedzi. Józel uśmiechnął się. Ten Hajko... A w ogóle, co to za imię? Jak ktoś może się nazywać Hajko? U nas tutaj coś takiego się nie zdarza. A więc ten Hajko, który dziś wieczorem zostanie moim szwagrem... Ach, co ja mówię... Przerwał i spojrzał na zegar. On właśnie teraz zaślubia moją kochaną siostrzyczkę w urzędzie stanu cywilnego na niderwszę. Na górze szczęknęły drzwi. Ciotka lucji widera zawołała na dół. I na dziewiczy wieczór też chcą jeszcze dziś przyjść, jak się ściemni. Niedawno ktoś był i zapowiedział ich. Jakoś musieli się dowiedzieć o weselu. Powiedziałam im, że to już za późno, ale tamten odrzekł my się nie damy oszukać. Józel choczący skakał w sieni na jednej nodze. Wesele i dziewiczy wieczór razem, jeśli to nie przyniesie szczęścia, a do Andreasa, czy to nie jest zwariowane wesele? Błysnęła brylantowa broszka i ciotka lucji i widera przemknęła koło nich jak wicher krawcową, możesz odesłać do domu, zawołał za nią Juzel. Panna Irma Piątek bierze mianowicie i w ogóle za dokładnie Józel wetknął głowę do kuchni osiem minut w urzędzie na Niderwalstrasse ślub ze starszym szeregowcem i kandydatem na oficera Heiko Birknerem. Skądże ten znowu pochodzi? W każdym razie nie z naszej chłodnej ojczyzny. Zresztą to i tak wszystko jedno. W każdym razie bierze ślub, i mamusza nie zdołała temu przeszkodzić. Na koniec podniósł głos, jakby się z tego cieszył. DIOBOK! powiedziała ciotka Lucy Widera. A suknia? Cóż ona włożyła? Usiadła na stopniu. Boże mój, boże mój westchnęła. Za drugim razem słychać było też oburzenie. W tejże chwili przypomniała sobie, że to nie było jej zmartwienie, lecz matki Irmy. Biedna Waleska, powiedziała. Biedna Waleska. Nagle w domu zrobiło się całkiem cicho. Za drzwiami do pokoju muzycznego szemrały głosy. W dzikim winie za otwartym oknem zaczął cykać świerszcz. Bardzo daleko słychać było kaszel wznoszący się i opadający jak przypływ. Ciotka Lucy Widera pomyślała. Jutro rano już po wszystkim pójdę nad rzekę do wodnej milki i zapytam, co mi przyszłość przyniesie. Józel myślał, może będę miał szczęście jeszcze parę dni potrwa, zanim wybuchnie wojna. Wtedy będę miał dosyć pieniędzy, żeby pojechać z ulą do Warszawy do kościoła Świętego Krzyża do serca Chopena. Andreas myślał o swoim liście. Odkąd tu jestem, nie czuję w ogóle spokoju. Tu dzieje się w jeden dzień więcej niż u nas w rok. A jednak wolałbym być przy tobie, ojcze. Wszyscy milczeli. Milczenie pruszyło na nich jak śnieg i utrwalało w bezruchu. Józel pierwszy otrząsnął się z chłodu. Idę na górę do papusza. Ciotko Lucji w nawiasie Widera, weź Andreasa ze sobą do salonu. Józel nazywał czasem pokój muzyczny ironicznie salonem. A kiedy przyjdzie Ula, tu Józel mrugnął do Andreasa. Niech mu coś zagra, aż przyjdę. Józel wbiegł po schodach. Coś klasycznego. Rozdział ósmy Montag zanotował sobie na później. Może włączyć osobny rozdział o roli publicystyki. Dopiero w ostatnich dniach stało się to dla niejasne. Żaden polityk ówczesny, jeszcze na początku stulecia, również żaden stołeczny nie posługiwał się do swoich celów tak świadomie i konsekwentnie prasą. W każdym razie w Niemczech. Pierwsze, co zrobił K. Zdecydowawszy się kandydować do pruskiego landstagu to stworzenie sobie szerokiej platformy działania przy pomocy gazet. Kupował i sprzedawał pisma, wciskał swoich ludzi do redakcji i sam był wielokrotnie redaktorem w trzech gazetach lub czasopismach naraz. Przez pewien czas należał doń Polak, kurier śląski, katolik, dziennik śląski. W okresie powojennym i w czasie plebiscytu rozbudował gazetę Górnoślązak jako swoje pismo bojowe. W owym czasie zakładał również gazety niemieckojęzyczne jak Oberschlesische Grenzzeitung, Katholische Volkszeitung, Oberschlesische Post w Gliwicach i Oderwacht. Pod jego kierownictwem wychodziły satyryczne gazety Zu, i Aus, tak wyglądacie po niemiecku i Kocynder po polsku. Uzyskał w ten sposób tak duży sukces wśród prostych ludzi, że Niemcy czuli się zmuszeni do wypuszczenia podobnej gazety: Der Pierun. Przy pomocy pisma Weissa Adla, Biały Orzeł, K pozyskał sobie w dwóch językach głosy wśród dwujęzycznych mieszkańców Górnego Śląska. W Katowicach aż do śmierci był naczelnym redaktorem czasopisma Polonia. Redagował je także, będąc już na zesłaniu za granicą. Podobno jednak nakład wynosił w końcu już tylko 1280 egzemplarzy. W liście do Tadeusza Nowickiego pisał w roku 1903: Polityka i gazety są dla mnie jednym i tym samym. Nie rozumiem, dlaczego politycy tak mało posługiwali się dotąd prasą. Wydaje mi się ona najznakomitszym środkiem wpływania na masy w krajach, w których zlikwidowano analfabetyzm. Jeśli politykowi uda się zapewnić sobie poparcie kościoła i prasy, to wówczas jego kariery nie da się już zahamować. Może też warto byłoby ująć w osobnym rozdziale dążenie K do autonomii. Z materiałów, które Montak miał do dyspozycji, częściowo nie wykraczały one poza niepełne zeznania świadków, wyjątki z listów, a nawet przypuszczenia, wynikało, że K. co najmniej trzykrotnie groził rządowi w Warszawie oderwaniem Górnego Śląska. Po raz pierwszy wobec dowódcy wojskowego Nowiny Doliwy podczas trzeciego powstania. Po raz drugi w roku 1922, gdy Sejm Warszawski nie zgodził się na utworzenie przez niego nowego rządu, trzeci raz, gdy Piłsudski mianował Galicjanina Michała Grażyńskiego wojewodą Górnego Śląska, a wkrótce potem uchylił autonomiczne prawa górnoślązaków. Gdy już wschodnia część Górnego Śląska należała do Polski, K. Opowiadał się za pojednaniem między obiema częściami Górnego Śląska, niemiecką i polską, ponad barierami językowymi, ale niereligijnymi. Ale za trzecim razem było to i tak już tylko potrząsaniem szabelką, gdyż Grażyński przy pomocy Związku Powstańców poumieszczał wszędzie swoich ludzi i systematycznie wypierał korfantczyków. Nie ma dowodów na to, że K przed plebiscytem z maja 1921 roku myślał o utworzeniu wolnego państwa. Od berlińskiego pośrednika z kręgów dyplomatycznych dowiedział się, że była próba w tym kierunku ze strony Matthiasa Erzbergera, który znał K z czasów wojny. Wybory komunalne na Górnym Śląsku z dnia 28 listopada 1919 roku. Wypadły katastrofalnie. Cała ludność wiejska w ogromnej większości głosowała na polskich kandydatów. W Berlinie wystraszono się, że w wyniku plebiscytu mógłby przepaść cały Górny Śląsk z bogatymi kopalniami węgla i ród. Erzberger zaproponował więc, by wysłać delegację do K i wysądować, czy nie zgodziłby się na wolne państwo Górny Śląsk. Na wzór Gdańska, gdyby otrzymał wysokie stanowisko. Propozycja Erzbergera została odrzucona przez rząd Rzeszy. Montak chciał w tej sprawie napisać do Sopickiego. Rozdział dziewiąty. Waleska wychowywała się w małym mieście nad brzegiem rzeki w którego wschodniej części mówiono po polsku, a za rzeką, w zachodniej części, gdzie mieszkała, przeważnie po niemiecku. Tym rozlewnym niemieckim, ostro akcentującym spółgłoski i opuszczającym wargi do dołu, przetykanym licznymi polskimi słowami, ale z niemiecką składnią. Z czego jej rodzina była dumna, gdyż większość ludzi w tej okolicy balansowała między składnią polską a niemiecką. W stosunku do nich odczuwali pewną wyższość, z którą się oczywiście nie zdradzali, gdyż ojciec, kupiec tekstylny, był od nich zależny, a jeśli już, to chyba bardzo rzadko. Przy szczególnych okazjach, na przykład. W czasie urzędowych rozmów z władzami, albo w rocznicę bitwy pod Sedanem, albo gdy byli goście z Rzeszy. Wtedy zaokrąglali usta, bez przerwy zwilżali wargi, ze zdenerwowania, ale też dlatego, by zmiękczyć twarde przedniojęzykowe R, a w ogóle mówili tylko to, co konieczne. Potem pośle się dzieci na rok lub dwa do Wrocławia albo do Berlina. Tam pozbędą się złego akcentu. W szkole uczono po niemiecku, ale kiedy uczeń odpowiedział na pytanie nauczyciela po polsku, wówczas akceptowano to bez zastrzeżeń. Nauczyciele znali tak samo dobrze własny, jak i ten drugi język, a nauczyciel Grabowski mawiał zwykle: Mnie jest wszystko jedno, czy czytacie polską książkę, czy Deutsches Buch. Najważniejsze dzieci, żebyście w ogóle czytały. Ale po roku 1900 zrobiło się inaczej. Przyszły ostrzejsze przepisy z Berlina, gdy nawet lekcja religii nie mogły odbywać się po polsku, w poznaniu doszło do strajków szkolnych. Również w ich mieście dzieci czysto polskich rodziców, tygodniami nie chodziły do szkoły. W kościele. Mówiono więcej po polsku niż po niemiecku. Zależało to także od składu wiernych, którzy przyszli do kościoła. Ksiądz Starczewski stwierdzał to tylko spojrzeniem, wychodząc z zakrysti do swojego małego kościoła, i tym się kierował. Gdy władze poleciły mu, by kazania wygłaszał po niemiecku, robił to wprawnie, ale gdy na przykład odprawiał mrze za duszę zmarłej franciszki Kandrzyn, która Zostawiła siedmioro dzieci i pijaka, który nazywał siebie ojcem tych biednych robaczków, a którego już kilka lat temu wyrzuciła z domu, to najpierw odklepywał to szybko po niemiecku, a ciała modlących się kołysały się w ławkach w te i z powrotem, zmęczone, wyczerpane ciężką, codzienną pracą na polu czy w kopalni. Ale kiedy mówił to samo trochę wolniej po polsku, Wówczas podnosili głowy i słuchali uważniej. Wzdychali Święta Maryjo i popatrywali na siebie. To już rok, jak Franciszka odeszła. W marcu albo kwietniu, podczas drogi krzyżowej, wierni przesuwali się od jednej stacji do drugiej. A gdy ksiądz Starczewski zaśpiewał przy dziewiątej stacji swoim pięknym, wypełniającym cały kościół basem: Oto Jezus upada po raz trzeci pod krzyżem? Wtedy kobiety modliły się głośno: Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie. Jedne po niemiecku, inne po polsku nikomu to nie przeszkadzało. Nie zmieniał się nawet rytm modlitwy. Ci, którzy nie znali polskiego, byli przeważnie urzędnikami przysłanymi tu z Rzeszy. Ci byli i tak protestantami. W kościele Lutra byli więc między sobą. Waleska Wondraczek nauczyła się więc najpierw alfabetu po niemiecku, a ojcze nasz po polsku. Nawet dziś jeszcze zdarzało się, że zdrowaś Maryjo łatwiej jej przychodziło po polsku. A swoich westchnień do Boga nie mogła sobie wyobrazić w innym języku jak tylko mój ty Bosze kochany. Do końca wojny współżycie obu grup ludności było dość pokojowe. Zdarzały się czasem napięcia, na przykład po pruskim zarządzeniu o nauce religii, albo po zebraniach wyborczych Korfantego czy po wiecach hakatystów, ale Prawie nie było wrogości. Ojciec Waleski handlował materiałami, a choć jego sklep był po zachodniej stronie, to jednak przychodziło do niego wiele osób z tamtej strony, by kupić coś specjalnego. Angielski twit czy francuski jedwab, brukselskie koronki czy czeską czesankę, welury, szenile, szyny, kretony, brokaty czy muśliny – w sklepie mówił po polsku równie płynnie jak po niemiecku. Ba, gdy było wielu klientów, umiał bardzo szybko w środku zdania przejść z jednego języka na drugi. Waleska zawsze podziwiała, jak obchodził się z klientami. A zwłaszcza z klientkami. Czasem odwiedzała go razem z bratem. Siadali wówczas cicho na stołeczku obok dużego, owalnego lustra i nie poruszali się. Nie dlatego, że ojciec im nie pozwalał, to również, ale przede wszystkim dlatego, że było to dla nich tak podniecające, gdy przychodzili ludzie, przewracali w szufladach, zwijali i rozwijali bele sukna, grzebali w pudełkach i skrzyniach, nie zapominając przy tym, przynajmniej panie, od czasu do czasu obrócić się przed lustrem i zasypywać wszystko kaskadami słów a czasem znikali, niczego nie kupując. Wówczas dzieci razem z milczącym ojcem, nie zdradzającym swoich uczuć, miały na pół godziny roboty, by z powrotem umieścić wszystkie rzeczy w swoich miejscach. Nikomu to nigdy nie przeszkadzało, gdy ojciec na przykład liczył pieniądze po polsku raz, dwa, trzy, cztery lub po niemiecku, albo gdy do wschodniaka zwracał się po niemiecku, a do ostlera po polsku. W rzeczywistości nigdy nie było całkiem pewne, kto z klientów był Niemcem, a kto Polakiem. A gdy po plebiscycie i trzecim powstaniu całe miasto włączono w obszar nowego państwa polskiego, z wądraczkami Pociągnęły również rodziny, w których używano wyłącznie wasa polnisz, tylko młodsi szwargotali łamanym niemieckim w barakach dla uchodźców w Gliwicach. Wszystkim, którzy zostaną i będą głosowali za Polską, korfanty obiecał krowę i ziemię. A w sosnowcu już wcześniej kazali rozdzielić bydło między robotników rolnych i górników. Dlatego niektóre rodziny zostały po plebiscycie, polska szlachta przejęła majątki niemieckiej szlachty, a o reformie rolnej nie było teraz i co myśleć, jak wcześniej za Prusaków. W końcu biedni komornicy otrzymali, jeśli w ogóle coś otrzymali, tylko po kozie, którą odtąd poczęto nazywać na Górnym Śląsku krową Korfantego. Miasteczko dzieliła i łączyła zarazem rzeka. Towarzysząca walesce w drodze do szkoły, do sklepu błowatnego i do kościoła. Jasna, miękka i bystra, wąska rzeczka. W lecie podobna raczej do strumienia, przez które można było przejść na bosaka, ale na wiosnę, w porze roztopów, była nieobliczalna. Przybierała wówczas, rozlewała się po łąkach, po polach, deptała wszystko, rwała i huczała. Wspinała się w górę pod mostami, wprawiając je w drżenie. W owym roku 15 nigdy tego nie zapomni. Szła do sklepu ojca. Zapadał już zmierzch. Wtem zobaczyła z mostu potężną krę, płynącą po rzece, z dzieckiem na lodzie. Tańczącym na falach pienistej wody jak korek. Właśnie kra zniknęła pod mostem. Przebiegła na drugą stronę, wychyliła się daleko za poręcz, szukając kry. Tak, tam, oczy jej nie myliły. Trzy, czteroletnie dziecko leżało na niej jak gąsienica, z rękami wczepionymi w lód. Nagle kra zniknęła w pienistej rwącej wodzie a gdy znowu się ukazała dziecka już nie było widziała jeszcze jak kra dwukrotnie wynurzyła się z wody aż zniknęła w dali i zmierzchu nie potrafiłaby powiedzieć jak długo jeszcze stała na moście oparta o poręcz Wpatrując się w koronki piany na rzece, myślała wtedy, że nigdy się od tego nie uwolni. Wróciła do domu, gdy było już ciemno i zamknęła się w swoim pokoju. Nie mogłaby opowiedzieć o tym nikomu, nawet ojcu. Odtąd nienawidziła tej rzeki. Być może ułatwiła jej ona pożegnanie z tym miasteczkiem. Rozdział dziesiąty. Montag poszedł do skrzynki na listy przy furtce, by przynieść pocztę. Odkąd przyzwyczaił się do późna pracować, czytać, słuchać radia, albo po prostu siedzieć i rejestrować szmery wewnątrz i na zewnątrz domu, wstawał późno. Czasem dopiero około południa. Pierwsze kroki, po umyciu się ubraniu i nastawieniu wody na herbatę, kierował do skrzynki na listy. Szedł dróżką wśród drzew owocowych. Południowe światło oślepiało tak bardzo, że osłaniał oczy ręką. Sierpniowe światło, wibrujące w srebrno-zielonych liściach drzew. Wyciągnął ze skrzynki gazety, które abonował. Schlesische Tageszeitung, Völkische Beobachter, Frankfurter Zeitung. Jedynej polskiej gazety kuriera porannego znowu nie było. Nie przychodził już od dwóch tygodni. Na samym spodzie odkrył list z polskimi znaczkami. Zaraz to zauważył. Odwrócił kopertę Stanisław Sopicki, Katowice. Czekał na ten list. Zaledwie przed kilku dniami, jeśli dobrze pamiętał, było to 20 albo 21 sierpnia, przeczytał w Uberschlesische Volksstimme krótką wiadomość o śmierci Korfantego. Nie znalazł jej w innych gazetach, również w stołecznych, a w Uberschlesische Volksstimme o mało jej nie przeoczył, gdyż liczyła zaledwie trzy wiersze. Donoszono tylko, że Adalbert Korfanty, polski komisarz plebiscytowy na Górnym Śląsku, umarł w warszawskim szpitalu w wieku 65 lat. Nic więcej. Żadnego komentarza, żadnej polemiki ani słowa wyjaśnienia. Czytał w kurierze porannym, że Korfanty wrócił do Polski z emigracji z Francji. Chyba na wiosnę. I od razu został aresztowany przez polskie władze. Jeszcze tego samego dnia napisał do Stanisława Sopickiego, z którym na początku lat 30. dwukrotnie spotkał się w Katowicach, a o którym dopiero później się dowiedział, że był przyjacielem Korfantego i w latach przed emigracją jego ostatnim sekretarzem. Oczywiście nie miał jego adresu, więc po prostu napisał do redakcji Polonii. Montag wrócił do siebie. Dziwiła go cisza w domu Piątków. Może poszli już do Urzędu Stanu Cywilnego? Przecież Irma ma dziś wyjść za mąż. Pani Piątek zaprosiła go na wieczór na wielkie, weselne przyjęcie w hotelu Haus Uberschlesien. Chyba tylko feldfebel był w domu. Przez otwarte okno na pierwszym piętrze słychać było jego gwizdanie. Zabarzając herbatę, Montag przebiegł oczami na główki gazet. Tylko się podkreślone na czerwono Polska dąży do wojny. Powszechna mobilizacja w Polsce. Utworzenie rady ministerialnej dla obrony Rzeszy. Frankfurter Zeitung w wydaniu dla Rzeszy Polski terror trwa. Ważniejsza była niewielka notatka u samej góry Sir Neville Henderson u Führera. Volksstimme. Polska ucieka się do taktyki rozpaczy. Paniczna mobilizacja powszechna. Właściwie jednak więcej myślał o liście Sopickiego, kującym go w oczy znaczkami z Piłsudskim. Tytuły stołecznych gazet liczyły sobie już przecież cały tydzień. Kuchennym nożem otworzył kopertę, uważając, by nie uszkodzić znaczków. Po czym rozłożył list. Trzy kartki. Wszystkie gęsto zapisane. Trochę nerwowy charakter pisma z dużymi odstępami między wierszami. Był to czas, gdy ludzie o uregulowanym trybie życia rozlewali zupę z garnka na talerze, słuchając popołudniowego koncertu przez radio, uwertury do chłopa i poety. Mądrak? Przyniósł ze spiżarni miskę zsiadłego mleka, posypał je cynamonem i cukrem, jadł z kawałkiem suchego chleba, czytając list. Szanowny panie doktorze, piszę do pana pod wrażeniem ostatnich wydarzeń. Mimo to spróbuję możliwie obiektywnie odpowiedzieć na pańskie pytania. Proszę wybaczyć mój niedoskonały niemiecki w piśmie. Zauważył, że nie było daty, wziął kopertę i próbował odcyfrować stempel pocztowy. Z dużym prawdopodobieństwem odczytał 25 sierpnia, a więc list potrzebował niemal tygodnia na drogę z Katowic do Gliwic. Było to nie więcej niż 30 kilometrów. Ale Montak cieszył się, że w ogóle jeszcze przychodziła poczta z Polski skoro najprawdopodobniej ze względów cenzuralnych zatrzymywano polskie gazety. Pyta pan o ostatnie lata Korfantego. Dam panu kilka zwięzłych informacji. Wojciech Korfanty, najsłynniejszy polski polityk na Górnym Śląsku, mieszkał w latach 1935-39 w Czechosłowacji. Kiedy 15 marca 1939 roku Hitler rozkazał zająć pozostałą część Czechosłowacji, korfantemu udało się uciec. Pojechał samochodem francuskiego dyplomaty. Tylko przez kilka tygodni mógł analizować we Francji napiętą sytuację międzynarodową. Było dlań całkiem jasne, że przyszła kolej na Polskę i że jego miejsce jest w zagrożonej ojczyźnie. Pod koniec kwietnia tego roku wrócił statkiem do Polski. Zanim dotarł do Gdyni, usłyszał przez radio przemówienie Hitlera z żądaniami wobec Polski. Nazajutrz był już w swoim ukochanym miejscu pracy, w redakcji Polonii w Katowicach. Ale następnego dnia zjawiło się auto policyjne, by go aresztować. Zawieziono go do Warszawy i osadzono w więzieniu. Prokurator pan Michałowski, wymieniam tu jego nazwisko, by pewnego dnia dosięgła go hańba i nieszczęście, nie miał naturalnie żadnych podstaw, by go aresztować. Skonfiskowane artykuły? Niezapłacone podatki? Wszystkie te sprawy od dawna były wyjaśnione. Nie było żadnego powodu do aresztowania, ale energiczny prokurator oświadczył: To obojętne, tak czy inaczej, Znajdę jakiś paragraf, by zatrzymać pana w więzieniu. Tak, odparł Korfanty. Wiem, że może pan to przeprowadzić, ale niech mi pan powie. Co ma to wspólnego z prawem? Prawo, podkreślono, ze sprawiedliwością. Pan Korfanty później mi to powiedział. W przeciwnym razie nie cytowałbym tu tego dosłownie. Niesfornego więźnia odprowadzono do celi. W kilka tygodni później, gdy jego stan znacznie się pogorszył, wreszcie go zwolniono. Umarł w Warszawie w małym szpitalu przy ulicy Emilii Plater 17 sierpnia około czwartej nad ranem. Była przy nim rodzina. Nie cierpiał na żadną widoczną chorobę. 24 sierpnia pochowano go na centralnym i najpiękniejszym cmentarzu przy ulicy Francuskiej. Przybyło około 30 tysięcy, niektórzy szacują, że 80 tysięcy ludzi z Katowic i okolicy. Przyniesiono niezliczoną ilość wieńców, trzy orkiestry grały na zmianę. Widziałem wielu prostych ludzi, płaczących górników, kolejarzy, chłopów. Obecnych było wielu duchownych, wśród nich biskup Gawlina. Wszyscy rozumieliśmy, że wraz z nim skończył się wielki rozdział historii górnego Śląska. Właśnie w tej krytycznej chwili Polska straciła zdolnego polityka i przywódcę mas polskich, który jak żaden inny polski mąż stanu rozumiał psychikę niemieckich nacjonalistów. Urodzony w roku 1873, żył do 1935 roku w tym pięknym, a przy tym bardzo bogatym kraju, który bardzo kochał, gdzie mieszkała też jego cała rodzina. Bardzo wielu Niemców sądziło, że pałał do nich nienawiścią. Pogląd ten był jednak bardzo powierzchowny. Oczywiście walczył za cięcie przeciw Niemcom w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed wojną. Był również przywódcą mas polskich w okresie plebiscytu 1921 i podczas trzech powstań. Ale wiedział, że oba narody w tym małym, ale bardzo ważnym kraiku powinny żyć w pokoju i w tym sensie wypowiadał się wielokrotnie podczas uroczystych przemówień, na przykład Witając wkraczające polskie oddziały i władze w czerwcu 1922 roku albo na otwarcie Sejmu Śląskiego w Katowicach, stwierdzał wyraźnie, że Rzeczpospolita Polska musi być sprawiedliwa nie tylko dla Polaków, ale i dla niepolaków, i że wszyscy obywatele, wszystkie mniejszości powinny być pod ochroną Orła Białego. Przez pewien czas zajmował się nawet projektem, by z Górnego Śląska uczynić wolną prowincję, coś w rodzaju wolnego miasta Gdańska, ale trwało to bardzo krótko. Jako realistyczny polityk rozumiał, że nie otrzyma w tej sprawie poparcia ani Polaków, ani Niemców, ani aliantów. Wciąż jednak próbował uzyskać dla Górnego Śląska pewną autonomię jak na przykład zwolnienie górnoślązaków od służby w armii polskiej, który to przywilej marszałek Piłsudski po prostu zniósł. Piłsudski nie mógł pojąć, jakie to będzie miało skutki, gdyż nie znał mentalności górnoślązaków. W ogóle robione w tej dziedzinie wiele błędów po obu stronach, w Warszawie i w Berlinie. Wkrótce po tej ostatniej, jak się później okazało, Rozmowie z Korfantem z 26 lipca, w której mówił między innymi o tym, że napisze książkę o swoim pobycie w więzieniu, postanowiłem wziąć kilka dni urlopu, by trochę odpocząć. Pojechałem na południowo-wschodni koniec Polski, nad rumuńską granicę, by tam wypocząć przez kilka dni w łagodnym klimacie. Byłem przekonany, że krytyczne dni między Niemcami a Polską nadejdą jeszcze w sierpniu. W ubiegłym roku druga połowa września stanowiła decydującą fazę walki o Sudety. Ponieważ Polska leży bardziej na północ niż Czechosłowacja, należy oczekiwać, że decyzja o pokoju czy wojnie zapadnie wcześniej, czyli nie we wrześniu, lecz już w sierpniu. Wydaje się, że w Europie jest dość rozsądku, by mężowie stanu jeszcze się porozumieli. W każdym razie, gdy przyjechałem nad rumuńską granicę, znalazłem w prasie smutną wiadomość, że Korfanty umarł. Natychmiast pojechałem do Katowic, by wziąć udział w pogrzebie. Podczas gdy za życia Korfantego ludzie i politycy sprzeczali się co do niego, to teraz. Po śmierci byli zgodni, że był wielkim politykiem, co wychodziło na jaw w każdym przemówieniu, a najpiękniej w słowach biskupa Gawliny, gdyż Korfanty we wszystkim, co robił, był zawsze dobrym katolikiem. Bardzo zatroskany Stanisław Sopicki. Montag. Znalazł oprócz tego jeszcze kartkę, zapisaną najwyraźniej tą samą ręką, ale szybciej i pobieżniej. Pismo chyliło się silnie na prawą stronę. Przeczytał. Chodzą tu pogłoski, że w więzieniu na Mokotowie, jest to dzielnica Warszawy, cele korwantego pomalowano farbą, wydzielającą trujące wyziewy, które on wdychał i dlatego zapewne tak szybko umarł. W ten sposób rząd w Warszawie pozbył się go, gdyż procesu nie mogliby mu już wytoczyć, jeśli to prawda. Montag był zaskoczony tą informacją. Przeczytał kartkę jeszcze raz. Porównał charakter pisma, były identyczne, bez wątpienia, choć kartka najwidoczniej była napisana w innym stopniu emocji. Był to też inny, twardszy papier. Przypiął kartkę szpilką do ściany. Jeśli to prawda nie było potem żadnego znaku ani kropki, ani znaku zapytania zastanawiał się, czy powinien pójść tym śladem. W liście były trzy kartki, zapisane obustronnie na ostatniej stronie byłoby z pewnością jeszcze miejsce na te informacje. Dlaczego Sopicki napisał to na innej kartce? Czy nie było to niezwykłe, ba niemal absurdalne przypuszczenie? Pogłoska, która mogła powstać tylko w Katowicach. Gdzie, jak w ogóle na Górnym Śląsku po obu stronach, lubi się męczenników? Była to tylko pogłoska, nic więcej. Sopicki zresztą tak napisał, w każdym razie. Wziął ją tak poważnie, że zechciał się tym z nim obcym podzielić. Montag nalał sobie filiżankę herbaty, która przez ten czas wystygła. Wziął kartkę papieru i ołówek, chciał coś zapisać, ale nie wiedział co, coś, co ułatwiłoby mu może odpowiedzi na te pytania. Ale kiedy ponownie spojrzał na kartkę, po chwili przelotnego zamyślenia zdołał odcyfrować tylko kilka poplątanych kresek i bazgrołów. Chciał zapomnieć o tej kartce i o tej ważnej, idiotycznej pogłosce dyskutowanej teraz na ulicach Katowic. Dla niego, dla jego pracy była ona bez znaczenia, ale nie zdjął kartki ze ściany. Powinienem cofnąć się inne czasy, o których wiem więcej i dokładniej, pomyślał. Poza tym mógłby napisać jeszcze jeden list do Sopickiego i zapytać o dalsze szczegóły. Chętnie by się dowiedział, czy ktoś z Deutsche Partei albo z Deutsche Demokratische Block przemawiał na pogrzebie. W końcu czytał, że w ostatnich latach około Siedmiu tysięcy emigrantów przeszło z niemieckiego górnego Śląska na polski górny Śląsk. Ich język nie różnił się tak bardzo od siebie. Mogli się nawzajem rozumieć. Miasta, krajobrazy, kopalnie, rzeki były tak podobne, że można je było pomylić. I ziemia była tą samą ziemią. Inni, którzy Widocznie nie liczyli na powrót, wynieśli się dalej, aż do Stanów albo do Chile, jak Paswegowie. Może powinien wrócić do początku. Był pewny, że w gruncie rzeczy tylko tam mógłby znaleźć klucz do politycznej biografii K. W jego dzieciństwie. Czyż wszystko, co dotąd robił, nie było wyliczeniem, rejestracją, ilustracją, odzwierciedleniem wydarzeń? Czy nie chodziło tu przede wszystkim o decyzję K, którą kiedyś podjął, biorąc stronę Polski? Z jakich faktów, motywów i przyczyn, z jakiego syndromu składała się ta decyzja? A może nie była to decyzja, lecz rodzina, wychowanie, historia? Może były to polskie pieśni, które śpiewała mu babka? Opowieści chłopców przy pieczeniu kartofli w jesienne wieczory. Małe, czerwone zeszyty z historią Polski w 25 obrazach. Żywoty świętych Piotra Skargi, na których według Skowrońskiego matka uczyła go czytać po polsku. W artykule w Kurierze Porannym przeczytał, że Korfanty już jako dziecko z zamiłowaniem czytał polskich patriotycznych poetów. I wprawiał później w zdumienie swoich niemieckich nauczycieli, cytując im z pamięci wiersze Mickiewicza. Montag skłon był przypisać to, podobnie jak wiele innych rzeczy, celowej informacji, propagandzie. K. pisał w Szkole Wypracowania po niemiecku, podobnie swoją pracę seminaryjną na uniwersytecie. Ale pierwszą zawodową pracę dziennikarską, za którą otrzymał pieniądze, pierwszy artykuł do gazety napisał po polsku i opublikował w bydomskim katoliku. W swojej odezwie do Ludu Śląskiego, Katowice 1931, K. wspomina, że naprawdę pisać i myśleć po polsku nauczył się poza szkołą nielegalnym polskim związku uczniowskim. Niechęć niemieckich nauczycieli do wszystkiego, co Polski i jego własny zachwyt nad wielkością polskiej przeszłości uczyniły z niego w końcu Polaka. Montaga to nie przekonywało. Było to zbyt racjonalnie pomyślane jak na dwunasto-czternastoletniego chłopca. Poważniej potraktować należało zdanie już jako katolik, człowiek był pokrzywdzony. Katolikami byli tylko biedni, nauczyciele i urzędnicy pochodzili z Prus i byli protestantami. K. wzrastał w czasie kultuokampfu i to go ukształtowało. Nieszczęściem pruskiej polityki wobec Górnego Śląska był fakt, że prowadzili ją zarówno we Wrocławiu, jak i w Berlinie ewangelicy, którzy nigdy nie mogli zrozumieć, jak silne korzenie zapuścił na górnym Śląsku katolicyzm. Na przykład, dogmat Maryny. Nie chodziło tu już tylko o język. K. wyrósł w dwóch językach. Przy czym jego wykształcenie opierało się całkowicie na języku niemieckim. Podobnie jak róża Luksemburg, Mógłby mieć wpływy w niemieckiej polityce. K. Na początku był równie polski jak niemiecki, albo odwrotnie. Co do tego nie było wątpliwości. Nikt, kto nie dorastał w tych stronach, albo nie mieszkał tu przez dłuższy czas, nie pojmie, co to znaczy mówić po polsku i być Niemcem. Albo na odwrót, mówić po niemiecku, a być Polakiem. Co jednakże. Zdarzało się o wiele rzadziej. Wśród zapisków Montaga była też notatka, którą znalazł u Szoltisa. Tragedia górnoślązaka polega na tym, że nie jest on ani Polakiem, ani Niemcem, lecz właśnie górnoślązakiem i że w każdym wypadku robi mu się krzywdę, gdy zalicza się go do Polski albo do Niemiec. Montag analizował różne możliwości. Chodził po pokoju tam i z powrotem. Postanowił sobie przeczytać coś więcej o historii Irlandii, Litwy, kraju Basków, Ukrainy, w tym zatrzymał się. K. był Polakiem, ponieważ chciał nim być. A więc było to takie proste. Najpierw nie chciał w to uwierzyć, szukał innych zdań, ale wciąż wracał do tego lapidarnego stwierdzenia. Był to ktoś poszukujący swojej tożsamości, wyrosły między Polską a Niemcami, kto dokonał między nimi wyboru, ponieważ tego chciał. Tym samym dałoby się wytłumaczyć pewne sprzeczności w zachowaniu K, również jego fanatyzm. Musi to bliżej zbadać. Montag usiadł i zapisał to. Teraz lepiej rozumiał K, a także samego siebie. Rozdział jedenasty. Andreas spojrzał na ciotkę Lucy Widera. Dopiero teraz zauważył, że miała paznokcie pomalowane na zielono. Wpatrywał się w nie. Czegoś takiego jeszcze nie widział. Chodź, powiedziała ciotka a jej ręka spoczęła na jego ramieniu, jak łapa krokodyla. Była ubrana w czarną sukienkę i biały turban. Stała teraz tak blisko Andreasa, że wdychał zapach krochmalu i kleju. Wpadłeś w gorące dni. Powiedziała i popchnęła chłopca przed sobą. Ale jak to ładnie się mówi w gliwickim przysłowiu, ucz się od życia, a teraz pokażę ci twoją garbatą rodzinkę, która już przyszła. Wiedział od Józela, że ciotka Lucji widera nie była prawdziwą ciotką, lecz przyjaciółką waleski z młodości. Która jednak tak bardzo należała do rodziny, że wszyscy wołali na nią ciociu. Mieszkała w zabrzu Maciejowie, ale od czasu choroby Lejo Marii coraz częściej przyjeżdżała w odwiedziny i coraz częściej zostawała. Dbała wraz z Haliną o gospodarstwo, pracowała w ogrodzie, pomagała w zakupach. Zupełnie odwrotnie niż prawdziwa ciocia babcia Lucy Lanolin, która mieszkała wraz ze swoim niewidomym synem w Kalinowicach koło strzelec opolskich. Dwa razy w roku pojawiała się bez zapowiedzi u siostrzenicy Waleski Piątek przy Strachwitz Przez cały dzień przerzucała gazetę i kolorowe czasopisma, czytając je niewidomemu synowi. Podczas posiłków pochłaniała podwójne porcje, a po dwóch tygodniach znikała, by kontynuować to u jakiejś innej krewnej w jakimś innym mieście. Gdy Andreas i Lucy Widera wkroczyli do pokoju muzycznego, głosy w pomieszczeniu rozproszyły się. Zwolniły się też ruchy obecnych, aż skamieniały w określonym geście. Andreasa spotkała cisza i następujący widok. Na sofie naprzeciwko siedziały dwie kobiety i trzymały głowy bardzo blisko siebie. Obok, w cieniu pół otwartych drzwi na werandę, Opierał się o ścianę nieruchomy Feldfable. W trzcinowym fotelu, przy oknie, siedziała kobieta, trzymając czasopismo bardzo blisko oczu, jakby była krótkowzroczna. A obok, w ciemnych okularach niewidomego, grubawy, niezbyt już młody mężczyzna. Pośrodku pokoju chłopiec i dziewczynka, oboje młodsi od niego, mocno Objęci w tali i najwidoczniej ćwiczący jakiś krok taneczny, co zdradzała ich postawa. Na okrągłym czarnym taborecie przy fortepianie siedziała dziewczynka o krótko na ostrzyżonych ciemnych włosach, trzymała palec groźnie nad klawiszem, jakby czekając tylko na sygnał, by spuścić go jak młoteczek w dół ciotka Lucy Widera zrobiła ręką wskazujący gest, jakby go przedstawiała. To jest mały Andreas, powiedziała. Siostry Waleski syn, która przed kilku laty powiedziała to ciszej i tylko do innych zginęła w wypadku. Koń poniósł i znów głośniej on jest z Rzeszy, z Wrocławia. Puściła Andreasa i przysiadła się do kobiet na sofie. Andreas poczuł się nagle samotny i niepewny, jak akrobata na linie. Ktoś zaklaskał w dłonie, chyba ten mężczyzna w okularach niewidomego w trzcinowym fotelu. Obie kobiety na sofie bardzo wyraźnie zwróciły twarze ku Andreasowi. Ciotka Lucy, Lanolin, jeśli to była ona, a według opisu Juzela musiała to być ona, przewróciła stronicę w czasopiśmie i czytała dalej. Dziewczynka przy fortepianie nagle opuściła palec i grała staccato na jednym i tym samym klawiszu. A para małych tancerzy zrobiła kilka karykaturalnych ruchów przypominających Murzyński taniec, który był kiedyś w modzie. Andreas zwiesił ręce. Nie tylko słowa mały Andreas wprawiły go niemal w paraliżujące onieśmielenie, gdyż już dawno czuł się duży. Nawet w szkole miał nauczycieli, którzy zwracali się do niego per pan. To raczej sytuacja oddzieliła go od innych: on po jednej stronie, jak na scenie, a oni widzowie po drugiej. Wiele chętniej byłby wśród nich. To najprostsze, a mianowicie podejście do Feldweibla, którego już przecież znał, albo do ciotki Lucy Widera, wydawało mu się teraz najtrudniejsze. Przywołał wszystkie swoje maniery z lekcji tańca i pobalansował w stronę dziewczynki przy fortepianie ostrzyżonej na pazia, która prawdopodobnie była ulą, o której Józel mówił, moja dziewczyna. Teraz, widząc, że podchodzi do niej obcy chłopiec, zaskoczona zapomniała dalej uderzać w klawisz. A Andreas, który i tak znajdował się w całkiem nierealnym stanie, podchodził wciąż bliżej, wziął dłoń dziewczynki trwającą wciąż jeszcze w powietrzu i podniósł ją do ust, tak jak to widział wczoraj u innych dorosłych. Później, gdy myślał o tej scenie, Robiło mu się wprost niedobrze i nie mógł pojąć, skąd wziął tę odwagę. Miał uczucie, że powinien teraz coś powiedzieć, i nie zastanawiając się długo, powiedział do tej ostrzyżonej główki, co kiedyś gdzieś przeczytał. Fortepian, tak, to królewski instrument. Nieprawdaż? Podziwiam każdego, kto umie na nim grać. Chciał jeszcze raz pocałować czubki palców uli, ale ona szybko mu je odebrała, rzucając przy tym spojrzenie raczej porozumiewawcze niż niechętne. Ula rozejrzała się szeroko wokół siebie, nieco zmieszana. Chłopiec, trwający wciąż w pozycji tanecznej, zawołał po polsku: Zagraj, spróbujemy! Zrobił przy tym znowu ze swoją małą siostrą kilka tanecznych kroków, co Andreasowi przypominało liliputów, których widział kiedyś z ojcem w cyrku Busha na Luisenplatz. Ula rzuciła spojrzenie Andreasowi, jakby potrzebowała jego akceptacji, a gdy skinął jej zachęcająco, zagrała nagle, jakby tylko na ten sygnał czekała. Kilka pasażerów, które nie tylko zachęciły dziecięcą parę do zwariowanych kroków, ale także ściągnęły na siebie uwagę innych. Andreas cofnął się nieco i obserwował ręce tańczące po klawiszach. Ulas poglądała na zmianę na dzieci i na Andreasa, a w jej twarzy odbijało się to, co wyczuł już przedtem, gdy całował jej palce zuchwałość. Kobiety na sofie wydawały dźwięki zachwytu, ale najwyraźniej bardziej skierowane ku niezręcznym ruchom dzieci niż ku grze uli. Ciotka Lucy Lanolin opuściła gazetę i patrzyła ponad jej brzegiem na tancerzy przez grube, błyszczące okulary. Niemal niepostrzeżenie gra stawała się wolniejsza. Rytm ginął w perlistych pasażach, z których wznosiła się wolno posępna, niemal Wlokąca się melodia, zmuszając teraz wszystkich do słuchania. Zatrzymały się nawet tańczące dzieci. Nie wiadomo było tylko dokładnie, czy wnikło to z rytmu, czy po prostu słuchały muzyki. Andreas jedną ręką przytrzymywał się fortepianu, zamknąwszy oczy. Kiedyś na szkolnym koncercie widział tak nauczycielkę panią Funkę. Wtem, Dziewczynka przerwała grę i jak na początku zaczęła uderzać wskazującym palcem w jeden klawisz. Natrętnie i głośno. Tylko to, co przedtem mogło uchodzić za ćwiczenie, było teraz szokujące. Ba! Dręczące, jakby ktoś bił ich wszystkich pejczem. Andreas czuł... Jak ów wciąż ten sam wysoki ton w jego głowie stawał się coraz wyższy, aż osiągnął miejsce, które najpierw zareagowało zdziwieniem, później osłupieniem, następnie gniewem, a wreszcie ostrym bólem. Wtedy jednak nie ustało. Dziewczynka gwałtownie zamknęła pokrywę fortepianu. Najwidoczniej Przyciskała jeszcze nogą pedały, gdyż głuchy dźwięk trwał jeszcze przez długą chwilę w ucichłym teraz pokoju i trzymał obecnych pod swoim urokiem, również wtedy, gdy już dawno przebrzmiał. Dziewczynka zakręciła taboret, okręciła się raz, dwa, trzy wokół osi i wreszcie zeskoczyła na środek pokoju na podłogę, wybuchając śmiechem. Ale nikt oprócz niej się nie śmiał. Wszyscy patrzyli na nią jak na kogoś obcego. Andreas nie wiedział, czy powinien podejść do niej i pomóc jej się podnieść. Wszystko stało się tak niespodziewanie, a zmienne uczucia, które tak nagle wyraziły się w muzyce, zbiły go z tropu. Wówczas ciotka Ludzi. Widera, wstała z sofy i podreptała do dziewczyny, co dodało Andrasowi odwagi, by się do niej przybliżyć. To, kochany Andreasie, powiedziała ciotka Lucji Widera, to jest Ula Osadnik. Gra na fortepianie jak młoda Klara Schumann. Tak przynajmniej twierdzi twoja ciotka Waleska, a ona musi się przecież na tym znać. Andreas podał Uli rękę i podniósł ją z podłogi. Długo jeszcze czuł ciepło, które Ula zostawiła w jego dłoni. Także wówczas, gdy popychany przez ciotkę Lucy Widere musiał ściskać dłonie innym. Obie kobiety z sofy pocałowały go nawet w czoło. Jedna z nich, której nazwiska nie dosłyszał, ta, z ciasno splecioną koroną włosów, pochodziła z sosnowca, z polskiej części górnego Śląska. Była z dziećmi na wakacjach u brata w Głupczycach i właśnie miała wracać, gdy rozeszły się pogłoski o wojnie. Wolała tu na razie zostać i odczekać, jak się wszystko potoczy. Druga była to panna Bombonek, której brat z jakiegoś powodu, o którym nikt nie chciał mówić, poszukiwany był przez policję i dlatego uciekł do Katowic. Ależ to duży chłopiec. Piętnaście lat i taki wysoki. No tak. Młodzi ludzie przerastają nas o głowę, powiedziała bardziej do siebie niż do innych. A ta z koroną włosów dodała po polsku. Tak, tak, biedna Rita. Czemu nie poszła za kogoś z naszych stron, tylko z Raju? Ledwo się od nich odwrócił. Obie kobiety przeszły znowu na obcy mu język. Prawdopodobnie był to polski. W każdym razie usłyszał słowo wojna, które już znał. Teraz już się ze wszystkimi przywitał. Nikogo więcej nie potrzebuje poza ulą. Najchętniej pobiegłby na dół do ogrodu i narwał jej bukiet kwiatów. Przynajmniej chciałby jej powiedzieć, jak pięknie grała i że pewnego dnia, fantazjował w myślach, będzie wielką pianistką. Nie wiedział przy tym, jak się ma do niej zwracać. Była właśnie w tym wieku, w którym młode dziewczęta przywiązują dużą wagę do tego, by zwracano się do nich przez pani. Wiedział to ze szkoły we Wrocławiu, ale, czy się nie ośmieszy, jeśli powie szanowna pani Ulo? Przecież takie zwroty były tylko dla dorosłych. Zastanawiał się, czy powinien powiedzieć po prostu. Pięknie zagrane, a może lepiej bardzo pięknie zagrane. Wtem okrągłe usta pod fryzurką na pazia powiedziały zakład, że jesteś tym nowym kolegą Józela. Andreas odparłby najchętniej. Zakład, że jesteś dziewczyną Józela, ale wydobył z siebie tylko to, co już przedtem sobie ułożył. Bardzo pięknie zagrane. To przedtem... Ula wyczarowała małą fałdkę u nasady nosa. To było tylko dla kawału. Tadek! wrzasnęła nagle po polsku do dziecka, ujeżdżającego pod stołem małą siostrę. Zofia, dosyć tej bijatyki, bo was porwie policaj! Chłopiec rzeczywiście zostawił dziewczynkę. Oboje zadyszani wyleźli pod stołu, porządkując potargane ubranka. Świnia, powiedziała dziewczynka. Luntrus odparł chłopiec. Dosyć tego, powiedziała Ula po niemiecku. Teraz naprawdę rozgniewana. Czy ty mówisz z nimi po polsku? Zdumiał się Andreas. Tak, odparła Ula, ona tak lepiej rozumieją. A skąd ty to umiesz? O, tu każdy umie, Ula zmieszała się trochę. Ja bym się też chciał nauczyć, skoro tu jestem. Był zdecydowany stać się taki jak tutejsi ludzie. Wiedział jednak dobrze, że to będzie trudne, poczynając od tego, że przekleństwa i wyzwiska wypowiadało się tu zawsze po polsku. O dziwo Bóg musiał chyba mieszkać w polskim niebie, gdyż zwracano się do niego prawie wyłącznie po polsku jak zdążył zauważyć, a kończyło się na tym, że ludzie wierzyli tu tak samo w gnomy i wodniki, jak i w świętego Antoniego, który spacerował we własnej osobie po ulicach Gliwic, by zwracać pobożnym dopiero co zgubione przedmioty. To sobie bajecznie dużo zaplanowałeś, jej głos zabrzmiał trochę lekceważąco. Przynajmniej tak się wydawało. Andrasowi, a nie chcesz się też nauczyć grać na fortepianie? Tak, tak, odparł Andreas pośpiesznie. Mimo to był zdumiony, skąd ona to wie. O tym z nią nie rozmawiał. Tylko Józel mógł jej to zdradzić. Ja naturalnie nie będę umiał tak pięknie grać, jak pani, chciałem powiedzieć, jak ty, roił Andreas. Nie miałem dotąd. Czasu uczyć się gry na instrumencie, ale pomyślałem sobie, skoro ciotka Waleska jest nauczycielką muzyki, może będzie mogła mnie nauczyć to znaczy, jeśli będzie miała czas. Andreas zauważył, że nie wyraża się zbyt płynnie. W każdym razie nie mówi niczego, co mogłoby zrobić wrażenie na uli, a przynajmniej tak bardzo chciał zrobić na niej wrażenie. Przypomniał sobie, iż Juzel mówił, że Ula szczególnie lubi muzykę Chopina. Zbierając się na odwagę, dorzucił – kocham Chopina. Ach, co znowu? Wpadła mu Ula trzeźwo w słowo. Ele mele dudki. Brzdąkać każdy potrafi. Trzeba mieć talent. Ty masz talent? Pytanie zbiło Andreasa z tropu. Wiedział, co to jest geniusz. Schiller był geniuszem, mawiał zawsze nauczyciel Hajduk. A talent to było trochę mniej niż geniusz, a więc mały geniusz. Nigdy nie nazwałby się małym geniuszem. Myśląc o tym, niemal się przestraszył. Wiesz, ile ich wszystkich przychodzi do pani piątek, żeby uczyć się grać, zupełnie beznadziejni? To tylko gimnastyka palców, nic więcej. Ula roześmiała się z niezwykłego zwrotu gimnastyka palców. Który pewnie gdzieś usłyszała. Śmiała się tak głośno, że zasłoniła ręką usta, żeby inni nie zauważyli. Trzeba mieć talent, powtórzyła. Chopin ma dosyć ludzi, którzy go kochają, przedrzeźniała Andrasa. Trzeba go umieć grać. Tak grać, żeby ludzie spadali z krzeseł. Trzeba go tak. Zagrzmieć, żeby domy się waliły Trzeba szeptać, głaskać, szemrać po klawiszach, żeby ludzie płakali Bajecznie Jak na przykład Ula stała się znowu bardzo surowa Odczuwasz skerco, bemol, opus 31, numer 2 Jak byś to zagrał? Wargami imitowała rytm początku Andreas zamilkł, zaskoczony namiętnością Uli po jego minie można było poznać, że w ogóle nie wie, co to jest skerco B, dwa Chopina. Nie znajdował żadnej wymijającej odpowiedzi na jej pytanie. Zrobił coś, co robił kilka razy w szkole, ale częściej w domu, a co ludzi wokół niego skłaniało do najdziwniejszych reakcji. Po prostu usiadł po turecku na podłodze. Ula! Patrzyła na nie zdumionymi oczami, przez moment zmieszała się i zapytała, czy mu niedobrze. Inni zwrócili się zaskoczeni w jego stronę. Kobieta z koroną włosów lekko krzyknęła. — Proszę cię, powiedział Andreas, nie patrząc na nią, zagraj nam teraz skerco Chopina. Piula nagle uwierzyła, że jest to pozycja, w której można się najlepiej skoncentrować na muzyce. Przecież on był z Wrocławia. On musiał to wiedzieć. Psst! zwrócił się Andreas do wszystkich, gdyż wciąż jeszcze nie było owej ciszy, której potrzebuje artysta, by zademonstrować dzieło mistrza. Ciotka Lucy Lanolin przewracała właśnie stronicę czasopisma. Była to chyba ostatnia strona, sądząc po klaszczącym dźwięku, a Dzieci wyjmowały nuty z głębi dolnych półek ragału i obrzucały się nimi wzajemnie. Psst! Zwrócił się Andreas jeszcze raz do reszty, a do Uli: Proszę. A może chcesz poczekać aż Józel przyjdzie? Powiedział to czujnie. Ula nawet przez chwilę nie miała zamiaru grać z skerca bemol, które od tygodni ćwiczyła z Waleską Piątek i przez ten czas doprowadziła do pewnej perfekcji. Właśnie Tutaj, wśród polskich krewnych piątków, ale na pół ukryta aluzja Andreasa, że chciałaby dopiero zagrać, gdy przyjdzie Józel, wyzwoliła w niej protest. Właśnie, że zagra nie dla Józela, nie dla zebranej tu plotkującej, pocącej się i błogosławionej rodzinki, nie dla Feldweibla, ani dla Lucy Lanolin, ani... Panny Lucji Widera, ani też dla Polki z koroną włosów, czy dla Anterasa, albo Juzela, lecz dla siebie samej, dla nikogo innego, jak dla siebie samej. Podeszła do fortepianu, usiadła na taborecie, jakby zagubiona w marzeniach. Także jej apel do dzieci, by były cicho, był raczej śpiewem niż rozkazem. I może to Właśnie sprawiło, że dzieci uspokoiły się w jednej chwili. Ula rozpoczęła dramatyczny temat początkowy. Przed powtórzeniem zdjęła dłonie z klawiszy, pozwoliła przebrzmieć dźwiękom i w te zacichające tony wyszeptała do Andreasa na pół odwrócona: Pojedziesz ze mną do Warszawy, do Kościoła Świętego Krzyża, gdzie jest pochowane serce Chopena? Tak, pojadę z tobą odparł Andreas, który nie wiedział dokładnie jak daleko jest Warszawa, ale pojechałby z nią na koniec świata, by znaleźć serce Chopina. miał gorące dłonie, a w skroniach pulsowała mu żyła, której nigdy dotąd nie czuł. w pokoju było teraz cicho. Ula Zaczęła powtarzać temat. Jej ręce były jak dwa wzlatujące i szybko opadające ptaki skaczące po klawiszach i wznoszące się w górę. Dźwięki próbowały wspiąć się na szczyt. Andreas słuchał, unosząc się w powietrzu. Wznosił się wciąż wyżej i wyżej. Wiedział, że w chwili, kiedy Juzel wejdzie w drzwi a to mogło się stać w każdej chwili, spadnie w dół. Bardzo nisko. Rozdział dwunasty. Instytucje partyjne i rządowe nalegały od pewnego czasu na zniemczanie nazwisk słowiańskiego pochodzenia i polskiej pisowni. Blokowy Grigor, przedtem Grzegorczyk, Stauchterstrasse chodził od mieszkania do mieszkania i proponował zmiany nazwisk. Strzelczykowie spod pierwszego przy Strachwitzstrasse, którzy się wzbraniali, znaleźli pewnego ranka pod oknami, wychodzącymi na ożywioną ulicę, wypisane wielkimi, niezgrabnymi literami słowo Polak. Starli je. W kilka dni później. Namalowano im żółtą farbą na ścianie domu żydowską gwiazdę. Wówczas Alfons Strzelczyk poszedł jeszcze tego samego dnia do Urzędu Stanu Cywilnego i kazał zmienić nazwisko na Stryjler. Dom musiał pomalować na nowo na własny koszt. Do piątków blokowy nie przyszedł. U krewnych i znajomych Waleska zarejestrowała następujące zmiany nazwisk. Wądraczek na Wądrak. Krzyczek na Krajs, Cempulik na Sztempel, Przybilok na Przybilok. Nieradczyk na Neuhaus, Gwoź na Nagel, Woźniczek na wąz, Karczmarczyk na Kacmarzik, także na Kac. Czępowski na Kępowski, Szolcisek na Szoltis, Graszowski na Gras, Nowakowski na Nowak, także na Neumann. Lęczowski na Lęc, Koczula na Kotula, Kowalski na Kowal, Szmitkowski na Szmit, Koszmiczek na Kosznik, Sztachniczek na Szachtner, Bieniekowski na Bienik, Strycharczyk na Strych, Lipiczyński na Lipiński, Szczodrok na Szodrok, Witkowski na Witek, także Wite, Szymiszek na Simek, Pylaczek na Placzek, Lubosz na Lubos. Grochowiaczycz na Grochowiak, Friedricharczyk na Friedrich, Polaczek na Pfeiler. W listopadzie ubiegłego roku po nocy kryształowej, Pfeilerowie jeszcze raz zmienili nazwisko na Fister. W Noc kryształową wybito im okna wystawowe, gdyż na zewnątrz, pod drzwiami było napisane dużymi literami Pfeiler. W Gliwicach zmieniono nazwy następujących ulic i placów. Pruska Strasse na Szlagata str. Ebert Strasse na Markgrafen Lustigstraße na Reinhold-Muchow Zabrze Strasse na Große Hinderburger Zucke-Kandelstraße na Jägerstraße, Schalscherstraße na Schenkendorferstraße, Platz der Republik na S.A. Platz, Trynek na Trinek, Sośnica na Üringen, Przez Chlebie na Sandwiesen, Żernik na Gröling. Rozdział trzynasty u otto ulica niemieckiego narodowca Montag przeczytał, co następuje. Na górnym Śląsku obowiązywało dzierżawne prawo własności. To znaczy, chłop nie posiadał dziedzicznej własności, tylko prawo użytkowania uprawianego przezeń gruntu. Dziedzic mógł swobodnie decydować o tym, kto po śmierci chłopa otrzyma jego ziemię. Powinności na rzecz pana były ciężkie. Z jednej strony widzimy zatem samowolnie rządzącego się pana, a z drugiej całkowicie podupadły, niezdolny do żadnego buntu lud wiejski. Skutkiem tego była niewymowna nędza. W roku 1766 chłopi w powiecie rybnickim podnoszą się przeciw panom. Powstanie rozszerza się na powiaty Toszek i Gliwice. Także trzeba je tłumić przy pomocy wojska. Rewolty chłopskie powtarzają się w latach 1799, 1811 i 1848. Prusy rozumiały dobrze konieczność uregulowania sprawy ziemi. Jednak reformy rozpoczęte już przez Fryderyka Wielkiego nie doszły do skutku, wskutek oporu uprzywilejowanego stanu w państwie, a mianowicie szlachty również uwłaszczenie chłopów w roku 1807 nie przyniosło żadnych zmian dla górnego Śląska po prawej stronie Odry ponieważ w przeciwieństwie do reszty Śląska chłop nie posiadał własności i dlatego nie mógł zrzucić dotychczasowych ciężarów na rzecz pana po uwłaszczeniu chłopów wiele gruntów chłopskich rozpłynęło się w wielkich dobrach ziemskich dopiero Sto lat po objęciu władzy na Górnym Śląsku przez Prusy doszło w roku 1849 do kompromisu między interesami chłopów i dziedziców. Gdy nieurodzaje wzmogły nędzę, a straszliwa epidemia tyfusu i dezenterii w roku 1847 w powiatach Pszczyna i Rybnik zwróciła uwagę opinii publicznej na te tereny. Tylko w samym powiecie Pszczyńskim epidemia pochłonęła około siedmiu tysięcy ofiar spośród ludności wiejskiej. Zaniedbanie sprawy własności ziemskiej na Górnym Śląsku było jednym z najcięższych błędów Prus. Wolny stan chłopski jest podstawą każdej państwowości. Kiedy porówna się wyniki plebiscytu z roku 1931 w czysto chłopskim powiecie Głubczyce. Z wynikami z powiatów Strzelce Opolskie, Pszczyna Rybnik i Toszek Gliwice, w których wielka własność ziemska przeciwstawiła się ubogiej własności chłopskiej, można ocenić głębokie skutki zaniechania zdrowej reformy rolnej. Należało to wiedzieć, by zrozumieć K. Po prawej stronie Odry, aż do roku 1850, istniało bezpośrednie a do roku 1918 zamaskowane poddaństwo chłopów Stąd też można było zrozumieć różnice kulturalne wśród ludności Górnego Śląska po obu stronach Odry. Podczas gdy Marx i Engels na polecenie Związku Sprawiedliwych opracowywali manifest komunistyczny, chłopi po prawej stronie Odry żyli zresztą jako jedyni w państwie pruskim jak poddani. Przecież nie musiało to, a jeszcze bardziej bismarkowski kulturkampf, zrodzić takiego K. Montak zastanawiał się, jak ma to włączyć w pracę oka. Rozsunął zasłony tylko na taką szerokość, by wpuszczały dość światła. Nie chciał patrzeć przez okno na zieleń i drzewa, które sięgały swymi liśćmi aż do okna. Przyroda nagle mu zbrzydła, choć nie mógłby tego uzasadnić. Wolał pokładać ufność w starych, wciąż tych samych, dobrze znanych przedmiotach, które się nie zmieniają. W stole, będącym stołem, niemym, brązowym, nieporuszonym, który nie rósł i nie pokrywał się liśćmi. Nie potrzebował światła ani słońca, czy wody. Niemal czułem gestem Przesunął dłonią po jego kancie. Może chętnie sam byłby taki, albo taki jak ów czeski wazon na parapecie okna, przedmiot o doskonałej formie. Albo kryształ górski na komodzie, przywieziony z podróży w Beskidy i przetykany żyłkami metalu, pozwalał przypuszczać, że pochodzi z innej epoki. Usiadł. I zabrał się do dalszej pracy nad tłumaczeniem artykułu Korfantego Kapitalizm, Dyktatura i Katolicyzm z 1936 roku. Po południu nie miał żadnych pomysłów, więc zajmował się analizą źródeł albo przekładami. Zawsze, gdy czasy stają się bardziej krytyczne, zabierają głos również katolicy. Nic dziwnego, że to czynią, gdyż Każda kwestia społeczna i polityczna ma w gruncie rzeczy etyczne, więc religijne znaczenie. Wierni mają również dziś jasne i określone zadanie do spełnienia: nigdy nie stawać po stronie tych, co opowiadają się za kapitałem i dyktaturą. Kto wierzy w Chrystusa, który poświęcił swoją Ewangelię biednym, wybrał sobie apostołów z ludzi. Wypędził chciwych kupców ze świątyni, potępiał marny blask pieniądza, głosił absolutną sprawiedliwość i miłość bliźniego jako podstawę stosunków międzyludzkich. Chciał kształtować ludzi według swojego boskiego wzoru, dając im prawo i godność. Tak, kto wierzy w tegoż Chrystusa, nie może zbłądzić, również w polityce. Zapisał to, ale myślał o czymś innym. Po pożarze synagogi na Wilhelmsplatz, kilkakrotnie tamtędy przechodził. Okna były rozbite, mury i metalowa kopuła okopcone dymem. Wrzucili do środka pochodnie i spalili wszystko wewnątrz budynku, a gdy płomienie zaczęły wydostawać się na zewnątrz, ugasili ogień, gdyż inaczej zapaliłyby się inne budynki wokół synagogi. Spadł śnieg. Potem wiosenny deszcz, zalśniły pierwsze promienie lata. Nic się nie zmieniło. Wydawało się, że poczerniałe mury będą stały jak pomnik ku przestrodze. Ludzie przechodzili obok pośpiesznie i lękliwie. Przeważnie drugą stroną ulicy jakby bliska odległość wiązała ich z winą, z którą nie chcieli mieć nic wspólnego. Montak wiedział, że przy Niderwalstrasse mieszkały jeszcze liczne rodziny żydowskie. Blok numer 17 wciąż jeszcze należał do gminy izraelickiej. Kilka mieszkań opustoszało, gdyż mieszkańcy wyemigrowali, za to wprowadzili się tam inni Żydzi z innych dzielnic. Montak przechodził wolno tamtędy i próbował niepostrzeżenie zajrzeć przez parterowe okna do mieszkań. Ale nie mógł nic zobaczyć oprócz grubych zasłon za szybą. Tylko w niewielu oknach paliło się wieczorem światło. W domu od frontu we wszystkich oknach na parterze były spuszczone żaluzje także w dzień. Jakby nikt już tam nie mieszkał, albo jakby mieszkańcy obawiali się, że wytłuką im szyby kamieniami. Montak. Postał kilka minut w sieni przeciwległego domu, czekając, aż ktoś wyjdzie. Byli to przeważnie starzy ludzie. A jeśli dzieci, to wychodziły po dwoje albo w grupach, nigdy same i szybko znikały w innych ulicach, jakby wiedziały, że są obserwowane i to nie tylko przez niego. Tylko raz udało mu się podejść blisko do starszego mężczyzny i spojrzeć mu w twarz tak, że ten go nie zauważył. Zaskoczyło go, że ujrzał twarz, która wyglądała o wiele młodziej, niż pozwalała przypuszczać starczo przygarbiona postawa. Dopiero później przyszło mu do głowy, że poza tym nic go w tej twarzy nie uderzyło. Nie dokończył myśli, co też mogłoby zwrócić jego uwagę. Mogła to być twarz Artura Zilbergleita, który Podobno mieszkał przedtem na tej ulicy, ale chyba już wyemigrował. Przed kilku laty można było od czasu do czasu przeczytać w Uberschlesische Wanderer jakiś jego wiersz. Kiedyś Montag kupił sobie nawet jego tomik. Nazywał się Stare Miasto, czy jakoś podobnie. Oczywiście było to już dość dawno. Przypomniał sobie tylko, że kilka wierszy mu się podobało. Raz ostatni był tu w czerwcu. Wynosili właśnie trumnę spod 17 i ładowali ją na wóz drabiniasty ciągnięty przez konia. Za wozem szło może 20-25 osób, starszych, pochylonych ludzi, i nikt nie mógł poznać po nich, że byli Żydami. Montag też wcale o tym nie myślał. Gdy nagle z końca ulicy usłyszał krzyki wyrostków, Jude, Jude, Żydziok! A brzmiało to jak wyzwiska. Mniej więcej tak, jak za czasów jego dzieciństwa przeklinano diobok, kurwa czy świntuch. Idąc, wzburzony ulicami, zastanawiał się, jak do tego doszło, że samo słowo Żyd mogłoby się stać wyzwiskiem. Jak Długo potrwa nim będzie tak samo ze słowem katolik. A to go bardziej obchodziło. Krótce potem otrzymał album o Kopenhadze od kuzyna, który mieszkał teraz w Danii, którego sobie tylko niewyraźnie przypominał. Długo przewracał kartki. Podobały mu się pięknie wygięte mostki ulice z wąskimi wysokimi domami, w których błyszczały liczne okna. Zamki wznoszące się pośród łąk i jezior, statki, rzucające kotwice między niebem a morzem. Wielki lunapark z kołem diabelskim, licznymi karuzelami, huśtawkami, budami strzelniczymi, tłumy ludzi kołyszących w powietrzu lampionami. Może pewnego dnia pojedzie do Kopenhagi. Nigdy nie myślał o tym, by odwiedzić córkę w Paryżu, choć. Często go zapraszała. Musiał napisać wiele listów, by wyperswadować jej podróż do Gliwic. Pewnego dnia oznajmiła mu, że wychodzi za mąż za paryskiego handlarza obrazami, starszego od niej o 12 lat i mającego dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Ale ona nie chce przejść na wiarę mojżeszową. Mąż też tego od niej nie żąda. Jednak chciałaby dalej wychowywać dzieci w tej wierze. Najchętniej omówiłaby to z nim osobiście, ale ponieważ już od dłuższego czasu odradza jej podróż na Śląsk, niech więc przyjedzie na wesele do Paryża. On tak nie pojechał. Nigdy przedtem nie czuł się Żydem. Według świadectwa aryjskości, które musiał przedstawić w sądzie okręgowym był pół Żydem. A jego córka ćwierć Żydówką. Ale ona o niczym nie wiedziała. Była ochrzczona, przyjęła pierwszą komunię, miała dwie katolickie święte jako patronki, Agnieszkę i Elżbietę. Teraz jednak coś się w nim otworzyło, mały wyprysk. A on tak długo go drapał, tarł i naciskał, aż zrobił się duży wrzut, krwawy i zarobiały, który go przeraził. Pośród wszystkich katolickich modlitw, litanii i wyznań wiary, których się nauczył, wyławiał fragmenty kadiszu, które słyszał we wczesnym dzieciństwie z pokoju dziadka przez ścianę: Jedgadal Gadal, Veid Kadasz, Be Almadivera, Hirute, we Jamlich, Malchute. Brało się to z najgłębszych pokładów, poruszało jego ciało i wprawiało je w drżenie. Patrzył po sobie na ręce, które wsunął w kieszenie szlafroka, głośno powtarzał to zdanie i dziwił się, że nie gestykuluje. Spoglądał w lustro, obserwując własną twarz, w nadziei, że odkryje kilka linii, fałd albo cech właściwych tylko Żydom. Była to twarz, która nie różniła się szczególnie od innych twarzy. Gdyby Przyglądał się sobie dostatecznie długo, może jednak zauważyłby, że jego nos był trochę bardziej wygięty niż u innych. A gdyby długo chodził, może by jednak poczuł, że ma platwus. Mógłby też z czasem przyzwyczaić się bez trudu, by pomagać sobie rękami przy mówieniu. Takim chcą widzieć Żyda. Był gotów zastosować się do tego. Przy odrobinie symulacji może mu się to uda, powiedział do siebie Georgu Montag, synu kupca błowatnego Beniamina Montaga z Mesłowic, wnuku wędrownego handlarza nićmi Mojszela poniedzielnika z Odessy. Jesteś Żydem. Zrodzonym z chrześcijańskiej matki, ochrzczonym po katolicku, wychowanym na katolika, przyjąłeś pierwszą komunię, bierzmowany byłeś przez kardynała Bertrama, a mimo wszystko jesteś Żydem. Przypomnij sobie, co twój dziadek powiedział kiedyś do ciebie, gdy byłeś jeszcze dzieckiem. Może wówczas nie zrozumiałeś sensu tego zdania, ale przypomnij sobie te. Melodie słów, czyż nie tak brzmiała? Szma Izrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Jahwe, Bóg Żydów, jest również Twoim Bogiem. Z białej jedwabnej chustki wyciął talit, a z kawałka czarnej skóry tefilim. Położył sobie talit na ramionach, ale nie wiedział, jak wiąże się te film na ramieniu i głowie. Rozdział czternasty. Waleska Piątek przyszła ze swoim bratem, Wilim Wondrakiem, już godzinę wcześniej do hotelu Haus u i od razu zabrała się do rozstawiania tabliczek z nazwiskami podczas gdy Wili Wądrak, troszczył się o dekoracje do części artystycznej i przebieralnie. Gdy przyszli pierwsi goście, wszystko już zorganizował. Natomiast Waleska wciąż jeszcze biegała wokół stołów, wymieniała tu czy tam jakąś tabliczkę, albo przesuwała jeszcze raz cały rząd siedzących. Ustawiała kwiaty, poprawiała sztućce, które już raz ułożyła i ściągała mocno kok, który tak często już upinała. Jedyną rzeczą, która dawała jej teraz pewną satysfakcję, był pomysł, by posadzić proboszcza i dzikiego mnicha na najdalszych końcach stołu, ale za to naprzeciwko siebie. Na tabliczce mnicha napisała tylko BF, brat Franz, by przedwcześnie nie zdradzić jego obecności. Jej brat był w dobrym humorze. Żartował z kelnerem, dawał wskazówki, by ustawić dwa stoły obok drzwi na prezenty od gości dla młodej pary. Jednocześnie informował Walesko o przebiegu części artystycznej i wszędzie rozsypywał popiół z papierosów. Jedynym widocznym znakiem jego zdenerwowania było to, że zwykle niepalący zapalał gdzieś jednego papierosa od drugiego. Pustka sali. Nie zdawała się go peszyć, a biel obrusów i jej świateł wcale go nie przerażała. Waleska podziwiała go za to. Usiadła po raz trzeci upudrowała nosy i policzki z uczuciem, że z jej twarzy spływa pot i tłuszcz dużymi, błyszczącymi kroplami. Szybko natarła dłonie wodą kolońską, zanim podeszła do drzwi i powitała pierwszych gości z podpatrzoną u Wilego sztuczną niedbałością i sztucznym uśmiechem, przy czym słowa wychodziły z niej zduszone, a ton głosu był trochę zbyt ostry, co najwyraźniej kontrastowało z jej postawą. Ale żaden z gości tego nie zauważył. Sami byli jeszcze zmieszani tymi wszystkimi egzaminami, które musieli zdać, by w ogóle dotrzeć aż tutaj do sali Müncera. Oddźwierny w liberii, mroczne foyer, pochłaniające całe światło i wszystkie szmery. Schody z bordowym dywanem i złoto połyskującymi prętami, to tylko niektóre z nich A zaraz czekały dalsze. Na przykład, co zrobić z przyniesionym prezentem ślubnym? Gdyż nie widać było państwa młodych więc może przyszliśmy za wcześnie i dowiedliśmy znowu, że jesteśmy zacofani w stosunku do piątków. Od razu podbiegli kelnerzy i wciskali człowiekowi jeden z tych całkiem płytkich kieliszków, przy których trzeba uważać, żeby nic nie rozlać. Był w nich gęsty, lepki likier o smaku jeżynowym. Podobno śląska specjalność. Teraz człowiek miał już obie ręce zajęte, więc w końcu przekazywał prezent Walestę Piątek. I tak było ważniejsze, żeby ona się dowiedziała, co się przyniosło. Na wszelki wypadek dołączono do prezentu kartę, aby młoda para również następnego dnia mogła ustalić ofiarodawcę. Może nie wszyscy tak myśleli, ale myślała tak panna Wilimczyk, sprzedawczyni z księgarni. A ponieważ było jeszcze trochę czasu, zaczęła rozsznurowywać paczkę i wyjaśniać swojej przyjaciółce, walesce piątek, jakie książki przyniosła dla jej córki Irmy z księgarni Neumana. Tutaj wyliczała jest nowy Szoltis, stalownia, a tu Aleksandra Lernet-Holeni, sen w czerwieni i wielki Jania, Arnolda Ulica. Akcja toczy się w Katowicach, mówiła jeszcze dalej, gdy Waleska oddaliła się, by powitać małżeństwo Kabela z Biskupic. Mówiła dalej, gdyż zebrało się teraz wokół niej kilkoro gości, a jej wystarczyło po prostu mieć wokół słuchaczy. Oto też wciąż pytają o śmierć Rewala, Bergengrüna. A gdy Waleska przyszła z powrotem, panna Wilimczyk jeszcze raz wróciła do Szoltisa. Baleska przysłuchiwała się uważnie. Naprawdę jeszcze nigdy nie interesowała się tak żywo książkami jak w tym momencie. Wzięła jakąś do ręki, przewracała kartki i usiłowała ukryć się za słowami, żeby tylko zapomnieć o wielkiej sali, i pustce i głucho brzmiących, rozpływających się głosach. Pustka tę odczuwała niemal jak ból fizyczny. Zawsze tak z nią było. Wielka, pusta, cicha sala, gdzie każdy, kto wchodził, czynił pustkę jeszcze bardziej pustą, a każde wypowiedziane słowo pogłębiało jeszcze ciszę. Może nie było to nic innego, niż blady, niewyraźny powrót lęku, który ogarniał ją kiedyś w dzieciństwie, gdy wysoko na scenie siedziała przy fortepianie. W dole zaś w dużej sali zgromadziło się 4, 5, 6 osób komisji egzaminacyjnej, a ona miała zacząć i nagle nie mogła podnieść rąk. Były sparaliżowane, jakby przyrosły do ut. Poleska czekała, by sala się wypełniła. Nie tak wolno, trochę szybciej ludźmi, głosami, śmiechem, muzyką, dźwiękami załamującymi się na ścianach, by wywołać nowe dźwięki. Wolno spływającą ciszę przezwyciężyło dopiero wejście Poleńskiego i Michalka. Przydźwigali cynkową wannę pełną kwiatów, kunsztownie udekorowaną koroną weselną, spoczywającą na zielonym muchu, otoczoną kolorowymi bukiećkami polnych kwiatów rosnących na łąkach Górnego Śląska. Był to prezent od Wilego Wądraka, przyjęty z aplauzem przez Waleskę i Poleńskiego. Może dlatego, że tylko oni wiedzieli, iż pod zielonym mchem znajduje się dziesięć butelek sznapsiku, wódki własnej roboty, którą miano zaserwować gościom o późnej godzinie. Ludzie z Górnego Śląska chcą się porządnie upić, zarówno na wiejskim weselu u Fornala z majątku, na weselu górniczym, jak i w największym i najwytworniejszym hotelu w mieście, ba, w całym okręgu. Ale Willi Wondra bynajmniej nie uważał, żeby jego siostra dla tego niezbożnego celu miała płacić za drogą wódkę hotelu House Uberschleisien dla 80 osób. Wraz z Poleńskim i Michalkiem przybyły w końcu tak upragnione przez Waleskę nowe dźwięki. A gdy Otworzyła torebkę i chwyciła puderniczkę, nie było słychać trzasku ani szelestu puszku od pudru, przesuwającego się po jej wilgotnej twarzy. Waleska ściskała dłonie wchodzących gości, odszukując w głowie wciąż nowe nazwiska i zdania, i zapewniając wszystkich, jak bardzo się cieszy, że przyszli. Nawet jeśli to była nieprawda. W istocie przyjęcia cieszyły ją dopiero wtedy. Gdy już się skończyły, gdy goście opuścili pokoje i dom, gdy wróciła cisza, rzeczywistość i chłód. Lubiła wówczas przejść przez opuszczone, puste, ucichłe pomieszczenia, tu czy tam, przewrócić krzesło, zmiąć zbyt gładki obrus, odsunąć talerz, może przewrócić wazon z napół zwiędłymi kwiatami, tak by woda rozlała się na obrus, a kwiaty się rozsypały. Ale wadzą się nie podłóg, albo rozdeptać kieliszek, który potoczył się pod stół. Robiła to wszystko bardzo łagodnie, ostrożnie i z uwagą, by jeszcze bardziej uwidocznić dowody uczty. Lubiła zimne, żółte, pozbawione wyrazu lampy nad stołem, ślady potu na kieliszkach, niektórych wypełnionych jeszcze obrzydliwym żółtym płynem brudne talerze i zmięte serwetki plamy po winie na obrusach przeładowane popielniczki kałuże na podłodze wydzielające gryzący zapach mdłego piwa i uryny lubiła nie tyle przyjęcia, ile prostackie zmysłowe i brudne ich ślady nie głośną trażniejszą wesołość, lecz niemych świadków przeżytego, przebrzmiałego rozpasania. Teraz wkroczyła wodna milka. Na chwilę zatrzymała się w drzwiach, jakby najpierw chciała się wszystkim pokazać, nim wmiesza się w tłum. Ciekawie prześlizgnęła się wzrokiem po gościach i stołach i najwidoczniej upajała się tym, że inni coraz bardziej ją podziwiają. Również Waleska patrzyła w jej stronę i widok wodnej milki tak ją zaskoczył, że szybko otworzyła i zamknęła torebkę, by pokryć pewne zmieszanie. Wodna Milka, tak przynajmniej wydawało się w Walesce, schudła o połowę. Włosy sfalowane i utlenione miała obcięte na garsonkę, co jej nieco grubo ciosanej twarzy nadało dotychczas niespotykaną zuchwałość. Ale jeszcze bardziej zaskakujące były spodnie. Prawdziwe, męskie spodnie o szerokich mankietach, na to granatowy, dobrze skrojony żakiet od kostiumu. A najbardziej zaskakująca była odznaka hitlerowskiego szaftu w klapie. Waleska spojrzała ku Wilemu, który mrugnięciem potwierdził jej myśli, po czym szybko podeszła do milki, już z daleka wyciągając do niej ramiona. Nie dając niczym poznać swego zdumienia. Jakże się cieszę, powiedziała obejmując szwagierkę. Dotknęła przy tym twarzą włosów milki i ciężki, duszny zapach cygar i niewietrzonej szafy, zmieszał się ze słodkawą świeżością wody do włosów. Wieki całe żeśmy się nie widziały, dodała Waleska, mając przy tym uczucie, że nie kłamie, gdyż kiedy ostatnim razem widziała Milkę, była ona całkiem inna. Cieszymy się wszyscy, że przyszłaś. Prezent ode mnie, rzekła wodna Milka, podając jej czarny, skórzany, nieopakowany futerał. Sama również miała pod pachą podobny, szarego koloru, może tylko trochę podniszczony. Dziękuję, odparła Waleska, przyjmując Futerał z przesadnym gestem. Dopiero się Irma ucieszy. Sama odczuwała sztuczność swojego głosu, swoich własnych słów i ruchów. To raczej coś dla pana młodego, którym nas rzeczywiście zaskoczyliście, rzekła Wodna Milka. Powiedziała to uprzejmie, bez podtekstów, przyciągnęła ku sobie Waleskę, by dotknąć policzkiem jej policzka. Masz dobry gust, powiedziała, przesuwając spojrzeniem po stołach. To będzie wielka uroczystość. Myślisz? spytała Waleska słabym głosem, jakby dotąd w to wątpiła. Ależ tak, odparła wodna Milka i przesunęła się kilka kroków naprzód. Wieści dotarły aż do mnie nad kłodnice. Waleska była uszczęśliwiona. Przyzwyczai się do Milki z głową na garsonkę i w męskich spodniach. Gestem przywołała brata, który już na to czatował. Wili Wondrak powiedział najpierw Milce komplement z powodu jej nowej fryzury, o ubraniu wolał nie wspominać. Musiał się jeszcze dowiedzieć, czy nie wchodziło właśnie w modę, nie spuszczając przy tym okaz odznaki. To, że Milka wstąpiła do frauen Mało go wzruszyło. Zaniepokoił się faktem, że nosiła znaczek przy żakiecie. I do tego na prywatnym przyjęciu, jak to wesele, i że ukazała się tu w tym co najmniej dziwnym stroju. Miał uczucie, jakby oznaczało to coś więcej. On sam wstąpił dotąd do niemal wszystkich organizacji i kół narodowo-socjalistycznych, które założono w mieście od 1935 roku. Oczywiście Zawsze z tą myślą, że zostanie mu oszczędzona ostateczność, a mianowicie członkostwo partii. Zmienił nawet nazwisko z wądraczka na wądrak. Trzeba iść z postępem czasu, powiedziała Milka, pozostawiając otwartą kwestię, czy ma na myśli fryzurę, czy frauenschaft. Cieszymy się bardzo, że Milka przyszła na wesele. Leo Maria też będzie zadowolony. Dodała Waleska nieco ciszej. Czuję się zbyt chory, by przyjść, ale tak bardzo chciało, żebyś tu była. Teraz mówiła tak cicho, że nikt jej nie rozumiał. Wyrażała też raczej swoje życzenia niż pewność. Waleska miała uczucie, że pogodziła się już z Milką. Na znak zaufania dotknęła leciutko jej ramienia, a Milka go nie cofnęła. Dodało jej to pewności. Miała zamiar szybko podejść do stołu i zamienić tabliczkę milki. Mogłaby się przesunąć o dwa miejsca, a gdyby zdjęła znaczek, nawet o trzy. Później zaproponuje jej, żeby wprowadziła się do domu przy Strachwitz-Strasse. Willi Wądrak patrzył na to wszystko dużo trzeźwiej. Pani pozwoli, chciałbym panią przedstawić mojej sekretarce. Panie Hajduczek. Sekretarka była o wszystkim poinformowana i miała później porozumieć się z Milką co do umowy. Wyjął papierośnicę. Pali pani? Było to konwencjonalne pytanie i kierował je do wszystkich. Dziękuję, odparła wodna Milka. Pale swoje. Wyjęła skórzany futerał i otworzyła go. Własnej hodowli, własnej produkcji. Powiedziała z lekkim triumfem i wyciągnęła futerał w stronę pozostałych. E, może ktoś z Was? O, oh! westchnęła waleska i potrząsnęła rękami, była urażona. Odebrała to niemal jako powrót do poprzedniego stanu. Panna Wilimczyk, która właśnie się zbliżała, chętnie spróbowałaby cygara, ale bała się, że jej szef poczuje to jeszcze następnego dnia i zgani ją. Wili Wondrak szybko się opanował. Łatwo z nią nie będzie, to wiedział, ale był pełen nadziei. Powiedział: "Dziękuję bardzo. Może po jedzeniu teraz cygaro byłoby dla mnie za mocne." Chciał tylko podać ogień, ale Milka machnęła ręką. Przy zapalaniu cygara należało przestrzegać określonego ceremoniału, to zupełnie jasne. Pozostali Przyglądali się teraz w milczeniu, jak toczyła cygaro na grzbiecie dłoni, jak maleńkim ostrzem wycinała otwór w ustniku, jak wiele razy ssała cygaro, dotykając przy tym badawczo zębów czubkiem języka. Dopiero gdy smak powietrza i tytoniu wypadł zadowalająco, pochyliła się do przodu i przyjęła podawany ogień. Gdy Milka zaczęła wypuszczać pierwsze kłęby dymu, Waleska otrząsnęła się. Głęboko w gardle poczuła gorzki smak. Może powinna zostawić Milkę na dawnym miejscu. Na szczęście mogła się teraz oddalić. Przyszedł prezes wodociągów z małżonką. Trzymał w ręku bukiet łososiowych róż, a żona powiewała firmowym jedwabnym papierem, żeby było widać, iż róże kupili u szubka w wytwornej kwiaciarni na Wilhelmstrasse. Wili Wondrak przyglądał się, jak Milka pali. Pozwolił jej nawet puścić krążek dymu wokół czubka swego nosa. Był zdecydowany uczynić wszystko, by pozyskać Emilię Piątek dla nowej firmy. — Chciałbym panią zapoznać z niektórymi gośćmi, których pani jeszcze nie zna — powiedział i podał jej ramię. Wodna Milka Ujęła go pod rękę i szła obok niego tak, jakby przez całe życie chodziła po ramię z mężczyznami przez sale balowe. Nikt w każdym razie nie okazywał zdumienia na widok Milki palącej cygaro. Najwyżej tu czy tam padło bardzo ciche, zdumione lub ironiczne zdanie na temat jej ubrania. Pani Półna, która dopiero niedawno przybyła tu z Rzeszy do dyrektora biblioteki Neumana. E, może to zarządzenie Führera, że kobiety mają teraz palić cygara. Wcale bym się nie zdziwiła. Podobno jest też przeciwny, by kobiety się szminkowały. Powiedziała, ściągając jeszcze węzie swoje wąskie wargi. Dokładnie piętnaście po siódmej Waleska podejrzewała bratarzy i to zorganizował. Ukazała się młoda para, poprzedzona przez dwoje dzieci rzucających kwiaty: Irma w mundurze organizacyjnym Waleska jeszcze raz poczuła ukłucie w piersiach, z bukietem białych róż w ręku i Haeko w mundurze wojskowym z kołnierzykiem i rękawami przybranymi zielonym mirtem Wili wądrak Próbował zachęcić kilkoro stojących obok gości do churalnego śpiewu: Niech żyją, niech żyją, niech żyją nam. Waleska i ciotka Lucy, Widera, podeszły do młodej pary, objęły nowożeńców i trzykrotnie ucałowały w policzki. Waleska miała zamiar przywołać na twarz swój najbardziej promienny uśmiech, na jaki ją w ogóle było dzisiaj stać po tym całym dniu, ale. Nie wiedziała, czy jej się to udało. Goście zaczęli klaskać. Trochę ją to zmieszało. Oklaski nie ustawały. Większość z nich była przecież po raz pierwszy w życiu w prawdziwym hotelu, w sali balowej. Może w swoje niezdarne oklaski wkładali część niejasnych uczuć, z jakimi odpowiedzieli na to zaproszenie. Coś z podzięki, że mogli tu być. Nieco zaskoczenia, że portier któremu trochę zbyt skwapliwie pokazywali przed chwilą wytworne, drukowane zaproszenia, nie wyrzucił ich na dwór, ale i trochę obawy, że wszystko tutaj może być złudzeniem i że obudzą się w swoim starym świecie. Dla Waleski też wszystko tu było nowe. Nie zapomniała, że to weselne przyjęcie w hotelu House Uberschlesien będzie ją, bądź co bądź, Kosztować mnóstwo pieniędzy. Przez cały tydzień próbowała odwieść córkę od tego małżeństwa, a gdy Irma zamknęła się w swoim pokoju i opuściła go tylko po to, by dobrowolnie zgłosić się do Arbeitstinstu, zaniechała oporu. Zgodziła się na wszystko, ba! Obiecała nawet Irmie wesele, które wszyscy biorący w nim udział będą wspominać jeszcze po latach. Nie. Takie wesele w opróżnionej bawialni z pożyczonymi talerzami i tańcami w sieni przy ustnej harmonijce. Nie. Chciała jej dać to, co najlepsze w mieście: salę balową w chaos Uberschlien. Sprzedała na to dwie parcele, opuszczoną cegielnie przy dawnej trasę i łąki koło Czernickiego Lasu. Była jednak zdecydowana szybko odzyskać pieniądze. Już dziś w nocy chciała się tym zająć. Jak spostrzegła, jej brat już coś robił w tej sprawie. Przyszedł hrabia Poręba, dyrektor zakładów wodociągowych, von Poleńscy i Michalek, kierownik kasy oszczędności. Wodna Milka, co do której miała pewne zamiary, nojmanowie z drukarni miejskiej, może przyjdzie ktoś jeszcze od balesztremów. Goście zaczęli zerkać na tabliczki z nazwiskami. Nie obyło się bez chwili najuprzejmiejszego zamieszania, nim wszyscy znaleźli swoje miejsca. Podczas gdy serwowano zupę, Waleska stwierdziła, że ani ksiądz Mikas, ani dziki Mnich dotąd nie przyszli. Krzesła Juzela, Andreasa i uli osadnik były również puste. Zaniepokoiło ją to. Podniosła łyżkę do ust, nabierając z talerza, nasłuchiwała głosów innych. Czasem dochodził do niej brzęk kieliszków, podniósł się śmiech, dochodził z daleka i zdawał się jeszcze bardziej od niej oddalać. Po jej prawej stronie siedział pan młody, mówiąc, zwracał się w drugą stronę i tylko z rzadka kierował ku niej twarz. Musiała go po wielokroć pytać o cokolwiek, a on, Dawał jej zwięzłą odpowiedź, jakąkolwiek. Spoglądali na siebie, a potem każde odwracało wzrok w innym kierunku. Po jej lewej stronie zostało puste krzesło, było symbolicznie zarezerwowane dla Leo Marii. Myślała, że posadzi tam Zela, gdy przyjdzie. Czyżby jednak poszedł do Hajot? Może przyszli po niego. Powinna go była od razu zabrać ze sobą. Waleska wychyliła się w stronę hrabiny Poręba, którą widziała dzisiaj dopiero drugi raz. Dowiedziała się od brata, że porębowie mieszkali przez ostatnie lata w Bawarii u jakichś kuzynów i stamtąd przy pomocy jej brata dochodzili odszkodowania za swoje dobra we wschodniej części Górnego Śląska. Od czterech tygodni byli w Gliwicach. Mieszkali w hotelu Haus Uberschlesien i czekali na wybuch wojny, by odebrać swój majątek, za który Willi otrzymał już znaczną sumę. Nie powiedział, co prawda, siostrze, że musi płacić rachunek hotelowy za porębów, bo nie mieli już pieniędzy. Srebrny lis na ramionach przykrywał niemal całą głowę hrabiny. Waleska wyszukiwała pytania, które byłyby zrozumiałe również przez futro. Jak się powodzi pani córce? Ale hrabina nie miała córki Była tak zadowolona z zaproszenia jej przez Waleskę, że szybko wymyśliła sobie córkę Dziękuję dobrze, piszę czarujące listy z Londynu Sapnęła przez futro Z Londynu? Rzekła Waleska Na chwilę zostawiła łyżkę w ustach i zamyśliła się nad tą nazwą Jedna z jej przyjaciółek z katowickich czasów pojechała do Londynu jako nauczycielka muzyki. Waleska dostała od niej dwa listy. W jednym z nich pisała, że miasto jest tak duże, iż całymi dniami można chodzić po ulicach, nie dochodząc do końca. A rzeka jest w niektórych miejscach tak szeroka, że trzeba brać do pomocy lornetkę, żeby zobaczyć drugi brzeg. A w drugim liście było zawiadomienie o ślubie. Odtąd śledziła w gazetach, co pisano o Londynie, gdyż teraz mogła sobie to miasto dość dobrze wyobrazić. Czy to niezbyt duże i zbyt niebezpieczne miasto dla młodej dziewczyny? zapytała, zanurzając łyżkę w zupie. Hrabina Poręba musiała przechylić się daleko w prawo, by zrozumieć Waleskę. Musiałaby być mańkutem, by móc dalej przy tym jeść. Poza tym musiała uważać, żeby nie rozlać zupy na futro. Ale zostawienie zupy wydawało się jej równie niebezpieczne, jak wymyślona córka w Londynie. Odparła więc prędko. Teraz córka jest w wiedniu. Sytuacja w Anglii jest teraz dosyć nie wiedziała, jak to wyrazić. Ach. Gdybyś była nie wymyśliła tej córki, zaplątała się i dodała: O, la, la! Zaakcentowała to tak, by brzmiało raczej groźnie. Co też zrobi korona, gdy będzie wojna z Polską? zapytała panna Wilimczyk z drugiej strony stołu. Była dumna, że nie powiedziała Anglia. Gdzieś czytała, że Anglicy nazywają swój kraj po prostu Koroną. Anglicy się nie włączą do tchórze. Przypomnijcie sobie państwo wojnę z burami, odezwał się z naciskiem hrabia Poręba. Miał na ten temat ustalone zdanie. Przez pewien czas nosił się z myślą wyemigrowania do Afryki Południowej. Dlatego przeczytał wiele książek o wojnie z burami. Odtąd właśnie tak myślał, a gdy się na patrzyło, jak z całym oddaniem opróżniał talerz, wiadomo było... Że w najbliższej przyszłości nic się nie zmieni. Ale Francuzi, co z Francuzami? spytał prezes wodociągów, który poza tym zajęty był rozgryzaniem kieliszka do wina. Hrabina Poręba zaczęła się pocić. Rozpięła klamrę i opuściła lisa na ramiona, opierając go na poręczy krzesła, żeby potem na nim nie usiąść. Nawet Walesce, która obserwowała zmagania drobnej kobiety z futrem, przyniosło to widoczną ulgę. Waleska martwiła się o Andreasa, który pojechał z ulą osadnik do Czernika, by zaprosić Tinę Copas. Już dawno powinni być z powrotem. Tina Copas też nie przyszła. Waleska wciąż spoglądała na ich krzesła. Dopiero przy pieczeni hrabina powróciła do tematu. Mówię pani, Francuzi będą siedzieć cicho. Wiem o tym. My sobie odbieramy tylko tę odrobinę, która kiedyś do nas należała. My nie jesteśmy agresywni. Hrabina Poręba lubiła od czasu do czasu mówić z ledwie uchwytnym austriackim akcentem, by zaznaczyć, że kiedyś wszystko było austriackie. Waleska Przyglądała się, jak hrabina męczy się z pieczenią i ze słowami. Brzydko wyglądała przy jedzeniu, jej twarz wykrzywiała się groteskowo. Z powodu Katowic i porębów nie będzie żadnej wojny. Uzupełnił jej małżonek ze śmiechem i wsunął sobie kluskę w usta. Baleska odchyliła się do tyłu. Otarła usta serwetką, miała nadzieję, że żując nie wygląda tak jak hrabina. Naprzeciwko niej siedział prezes wodociągów. Czarno-biały, solidny prostokąt promieniował na prawo i lewo wibrującą wesołością, która odbierała jej pewność siebie. Potrafił przesuwać się z krzesłem, blaskać ustami, opowiadać kawał i śmiać się z niego samemu. Teraz zabrał się nawet do kieliszka z likierem i... Puścił nadgryziony kieliszek wokół stołu na dowód swej umiejętności. Niestrudzenie zagadywał waleska, która z trudem rozumiała jego dziwne zdania. To też to, to też mówię, panna młoda, czarująca panna młoda i wszystko także nowoczesne, bez białej sukni i welonu, tylko tak zwyczajnie, to właśnie to, czego wymagają nasze nowe czasy. Wodził. Oczami od Walecki do Irmy, podnosił kieliszek w górę, kołysząc z nim w te i z powrotem. A przyjęcie w tej pięknej sali? Zdrowie panny młodej! Trącał się swoim kieliszkiem w powietrzu z innymi kieliszkami. Czasem brzęczały, czasem nie. Nie patrzył. Był zachwycony. Waleska spóźniła się z kieliszkiem. Było w nim tylko białe wino, a ona zamówiła sobie włoskie czerwone. Patrzyła przez stół na brata, całkowicie zatopionego w rozmowie z milką i w krojeniu mięsa. W uszach jej brzęczał splot rozmów. Od czasu do czasu sama wplatała również dźwięczną nitkę, ale nie mogła przeszkodzić temu, że po jej prawej stronie tam gdzie siedziała córka rósł wielki mur milczenia i nieufności a gdy waleska rzucała kilka słów odbijały się z powrotem mur zaś robił się coraz wyższy i wyższy przez chwilę zdawało się walesce że wszyscy są jakby z baśni i może irma zmieniła się w starą basztę jedynie z obawy że królowa tylko po to urządziła tak pompatyczne przyjęcie na końcu zmienić ich wszystkich w upiory. Waleska rozdarła tę zasłonę. Znowu widziała jasno. Widziała Irmę, która się właśnie odwróciła i z wysokim, prowokującym śmieszkiem zwróciła się ku swemu żołnierzowi. Widziała innych obrzydliwie wgryzających się w brązowe mięso na swoich talerzach. Widziała ich. Szare dłonie, trzepoczące jak stare kury między obrusem a talerzem, patrzyła w spocone, czerwone, coraz bardziej nadęte twarze, gdy uderzyło ją w uszy bezpośrednie pytanie księdza Mikasa, który już teraz przyszedł i przechylał się nad pustym krzesłem proboszcza Patasa. – Jak pani to wszystko zrobiła? Jak pani… To wszystko zorganizowała, kochana droga pani. Oczywiście, jak wszyscy księża, nie mógł zapamiętać nazwisk, albo też jak wszyscy księża unikał zbyt częstego zwracania się do wiernych po nazwisku. Czyż wszyscy nie byli równi przed Bogiem? Nie byli jednością? Teraz, kiedy już są przecież kartki na żywność. No cóż, wojna, nie wojna. Wszędzie powinny być ograniczenia, póki nasi misyjni podopieczni głodują w Indiach i Afryce. Oni tam co dzień mają wojnę z głodem i nędzą, chorobami i muchą tse z niewiedzą, to przecież dużo gorsze, nieprawdaż, droga pani. Może nawet moglibyście później, myślę, pod koniec, kiedy już będzie proboszcz, urządzić jakąś małą kwestę? Dla naszego regionu misyjnego Rawalpindi. Wie pani, droga pani. Ależ tak, ależ tak, mówiła Waleska, a jednocześnie jej lodowata mina i odpychające dłonie wskazywały, że myśli coś wręcz przeciwnego. Teraz przysyłają tutaj tych młodych księży z Rzeszy, którzy nie umieją ani słowa po polsku i nigdy nie ruszą się poza miasto. A swoje Indie. Mogliby równie dobrze znaleźć w osiedlu Chulczyńskiego, w Bobku, Pyskowicach, czy Bóg wie gdzie jeszcze. Z drugiej strony stołu kiwał jej głową dyrektor wodociągów, któremu żyły na czole nabrzmiały tak, że podczas rzucia drgały jak czerwone węże. Jego drobna żona, która z pewnością zmieściłaby się w nim za cztery razy, cichym głosem powiedziała coś niezrozumiałego. Od dwudziestu lat przywykła mówić cicho, w nadziei, że przyzwyczai do tego swego męża, w którym wszystko było grube, rubaszne i głośne, ale chyba na próżno. Od razu przetłumaczył jej słowa, a jego głos brzmiał przy tym jak fanfara. Żona mówi. Że jest zachwycona, wszystko urządzone z takim smakiem i kulturą. Wytworność win, wspaniałość jedzenia. Moja żona mówi, że gdy nasza córka dojrzeje do małżeństwa, zrobimy taką uroczystość też tutaj, w tym otoczeniu. Dyrektor wodociągów robił ze wszystkiego rzeczowniki i wymawiał je jak obce słowa zawsze z pewnym ociąganiem. Przysłuchująca się temu panna Wilimczyk chichotała w swoją małą księgarską piąstkę. Paleska również skinęła głową. Gorąco zapragnęła kapelusza. Jednego z tych, które jeszcze niedawno były w modzie z woalką dookoła, którą można było spuścić na twarz albo w ogóle czapki niewitki. Miała nadzieję, że pożegna się dzisiaj z Irmą. Tym może fałszywym, może sentymentalnym, ale jednak tradycyjnym, rytualnym uściskiem którym kiedyś pożegnała się z nią jej matka. A ta znów w ten sposób ze swoją matką, uściskiem, który w danej chwili wydawał się trochę dziwny, sztuczny, ba, śmieszny, ale o którym pamiętało się później do końca życia. U niej odbyło się to w kuchni między oknem na podwórze a zlewem. Z kranu Ciekło głośno. Upieczone poprzedniego dnia weselne ciasto napędzało człowiekowi do oczu ciężki, oszałamiający zapach kwasku cytrynowego, migdałów i kardamonu. A potem w niemym uścisku jeszcze jedno rozpłynięcie się w ciele matki, z którego się kiedyś wyszło. Jeszcze raz poczuła tam ten oddech w swoim oddechu. Tamto ciepło w swoim, cieple, tamten zapach w swoim zapachu i tamto bicie serca w swoim. Widziała Irmę siedzącą na wysokim krześle tuż obok siebie, a jednak bardzo odległą i powoli uświadamiała sobie z większym bólem niż kiedykolwiek, że już dawno pożegnała się z Irmą, może nawet w dniu jej narodzenia. Na stole przed nią błyszczały sztućce i kieliszki. Na rękach, podnoszące się i opadające jak łopaty, połyskiwały pierścienie. Talerze prezentowały złote brzegi. Dalie, którymi udekorowano stół według niezbyt przejrzystego wzoru, rozdzielały na wszystkie strony zmagazynowane słońce ostatniego sierpniowego dnia. A potężny świecznik mrzył światłem z góry i usiłował wciąż na nowo odbijać się we wszystkim, co błyszczy. Waleska patrzyła nad głowami na przeciwległą ścianę, szarą, nagą i pozbawioną ozdób, która zdawała się bardziej pasować do jej nastroju. Chętnie wypadłaby z tego czasu. Przynajmniej na tak długo, aż skończą jeść, albo aż przyjdzie juzel, albo do chwili, kiedy stanie naprzeciw Irmy, żegnając się z nią i obejmując ją po raz ostatni, zanim będzie całkowicie należeć do męża, albo do momentu, kiedy zacznie grać orkiestra, albo dopóty, dopóki nie zawali się pokład węgla lub nie rozpęta się burza, na to właśnie czekała i miała nadzieję, że to nastąpi. Właśnie w tej kolejności. Ale sama niczego nie poruszyła, z wyjątkiem widelca, na którym piętrzyła teraz mięso, groszek i sos, co powiększało jeszcze jej bezsilność. Było to lato dziewanny, suche lato białego pyłu i czarny chałt. Gdziekolwiek się stąpiło, Wszędzie biły po skórze łodygi i pnącze, a zapach złocistych dzwonków zagnieżdżał się w ubraniu i pozostawał tam aż do następnej wiosny. W ogrodach rozpanoszone dziewanny dusiły róże i dalie. Krzaki agrestu i porzeczek miały o połowę mniej owoców niż w ubiegłych latach, a na polach za miastem codziennie toczyła się bezgłośna walka między pszenicą a dziewanną. Tego roku rosła ona nawet w domu, w spojeniach schodów, w szparach ścian i na parapetach okien. Kwitła nawet na hałdach tak rozżarzonych, że nie można było wejść na nieboso. Było to suche lato. Lato dziewanny, to lato, gdy pewnego wieczoru Józel nie wrócił do domu. Dochodziła północ, gdy Waleska wyszła z domu i zameldowała o tym na policji. Tam jednak chciano zaczekać z poszukiwaniami do następnego ranka, więc wyruszyła sama, by go szukać. Tylko ze swoim głosem i latarką. Ula Osadnik twierdziła, że ostatnio widziała go przy kopalni Concordia. Frantek widział go w Łabęckim Lesie, a Janusz na dzikiej plaży nad Kłodnicą. Waleska szukała go całą noc. Tak długo krzyczała jego imię, aż głos odmówił jej posłuszeństwa. I świeciła latarką, aż wyczerpała się bateria. Dopiero o świcie znalazła go w wyschłej odnodze kłodnicy, która tego lata ledwo płynęła i w której rosły i rozprzestrzeniały się dziewanny. Józel zabłądził po ciemku. Zmęczył się i z ufnością dziecka położył się spać na przyniesionym przez wodę materacu. Maleska patrzyła na dziecko w lesie dziewanny, pamiętając, że tu, w tym miejscu, wiosną pędziły odmęty powodzi, krążyły wiry, a w czasie roztopów płynęły kry. Wciąż jeszcze bała się rzeki. A gdy wróciła szwagierka Milka i wprowadziła się do baraku dla uchodźców nad kłodnicą, zabraniała dzieciom tam chodzić. Tylko z daleka przyglądały się ciotce, którą wszyscy nazywali wodną Milką, gdyż przechodziła przez rzekę, rozmawiała z nią i żartowała, ponieważ ją zaklinała i broniła, wypytywała i przysłuchiwała się, modliła się do niej i błogosławiła. Dzieci opowiadało o tym w domu, a Waleska je wyśmiewała. Żaden człowiek nie może rozmawiać z rzeką ani jej wypytywać. Po czym szła do kuchni, odmawiała ojcze nasz do świętego Nepomucena. Nigdy nie zapomniała tego, co kiedyś widziała z mostu. Nigdy więcej nie przeszła przez ten most. Rozdział piętnasty Niebo wyglądało jak szaro-niebieski papier, który ktoś zmiął w ręce, wygładził i rozpostarł na firmamencie. Kryło się w nim kilka gwiazd, a za czernickim lasem przygotowywał się do występu księżyc. Ula tak szybko pedałowała ulicą, jakby każdym naciśnięciem pedału chciała odsunąć... Cząstka ciemności jak kulisę sceniczną. Andreas podążał za nią z trudem. Byli w podmiejskim osiedlu u pani Copas, której mieli przekazać zaproszenie od Waleski piątek na wesele w Haus Uberschlesien. Ale młoda jeszcze wdowa Copas szykowała się właśnie do swoich zaręczyn z kwaterującym u niej żołnierzem. Dali się namówić na kawę. Wypili też kilka kieliszków likieru malinowego własnej roboty i z dużym opóźnieniem ruszyli w powrotną drogę. Ula przycisnęła dynamo do przedniej opony i bez wahania wyjechała ze swoim słabym, żółtym, drżącym światełkiem na Linenstrasse. Nigdy nie przyznałaby się Andreasowi, że odczuwa coś w rodzaju Strachu przed długą drogą do domu w ciemności. Może zresztą strach był za wielkim słowem dla raczej nieokreślonego uczucia bezradności, które chciała przezwyciężyć najlepiej przez szybkie tempo. Miała nadzieję, że z czasem znikną ostre trzaski w karku i małe błyskawice pod powiekami, które jej teraz towarzyszyły. Andreas wolałby jechać powoli. Nie chodziło mu już teraz o te pół godziny. Na przyjęcie w haus obejrzał i tak się spóźnią. Chętnie jechałby koło niej, bardzo spokojnie, rzucając jedno czy drugie zdanie, mogliby uczynić tę ciemność przejrzystą. A może później mógłby położyć rękę na jej ramieniu, a ona swoją na jego? A czas i odległość skurczyłyby się. Teraz musiał pędzić za nią ze wszystkich sił, by nie pozostać w tyle. Jego dynamo źle działało. Potrzebował jej światła dla orientacji. O mało co byłby najechał na tylne koło roweru uli, gdyby w ostatniej chwili nie wykręcił gwałtownie kierownicy. Przy czym prawie wpadł w poślizg. Za późno zauważył, że ula przyhamowała, by skręcić w inną drogę. Andreas? Ula przywołała go gestem. Jechała coraz wolniej i w końcu stanęła. Słuchaj, mamy jeszcze dwadzieścia minut drogi, może nawet dwadzieścia pięć. Po ciemku. Boisz się? Nie, nie, zaprzeczył Andreas. Nie myślał o strachu. Może bałby się, gdyby o tym pomyślał. Ale nie pomyślał. Razem z Ulą, na wiejskiej drodze, nie przyszłoby mu to do głowy. Nie, naprawdę nie, zapewniał. Tam dalej, na tarnogórskiej szosie, jedzie autobus do miasta. Moglibyśmy wrócić, zostawić rowery u pani Copas i pojechać autobusem, jak myślisz? Decyduj ty, powiedział Andreas. Ja tu się jeszcze nie orientuję. Bać się w każdym razie nie boję. Ula pragnęła, żeby Andreas się bał. Przynajmniej troszkę. Nawet jeśli by nie chciał się przyznać, ułatwiłoby to jej decyzję, żeby jednak pojechali do domu autobusem. Sama się jeszcze nie zdecydowała. Ale moglibyśmy też pojechać przez ten mały lasek po tamtej stronie. Wtedy porządnie skrócimy drogę i wyjedziemy przy nowej radiostacji, zaproponowała. Póki księżyc. Nie wyjdzie za papierowych chmur albo za tamtego lasu z tyłu, była to niepewna sprawa i Ula już pożałowała tej decyzji. Miała nadzieję, że Andreas w ogóle się na to nie odważy, tym bardziej, że nie zna drogi. Andreasowi, który już od dłuższego czasu zastanawiał się, w jaki sposób mógłby zbliżyć się do Uli, tak by Zetknęły się ich ręce, ramiona, skóra. Wydawało się, że ta droga daje niejakie możliwości. To był jego sposób na wymiganie się od strachu. Jeszcze raz z powrotem, i potem do autobusu? A kto wie, czy tamtędy w ogóle jedzie jakiś autobus? Przyjedziemy na wesele, jak już będzie po wszystkim. Bawił się pedałem. Był gotów pierwszy jechać przez las. Ula. Spojrzała ku niebu. Miała teraz nadzieję na księżyc. Oczywiście, że jeździ autobus, ja wiem, powiedziała stanowczo i dodała już nieco mniej stanowczo. Ale myślę, że o tej porze jeździ tylko co godzinę. Kto wie, jak długo musielibyśmy czekać? Piernika, to jedźmy zdecydowała szybko. Trzymaj się za mną. Ja tu się trochę orientuję. I tak. Wjechali z ciemności w zupełny mrok. Gdyby wiedzieli, że mrok jest nie tylko czarny, ale ciasny, wyboisty, że zapiera dech, wołuje małe eksplozje w głowie i wyciska pot, byliby może jednak zawrócili. Ale gdy już to wiedzieli, było za późno. Droga robiła się coraz bardziej nierówna. Przednie koło rozjeżdżało się w obie strony Ula z trudnością utrzymywała kierownicę W końcu przystanęła Droga jest coraz gorsza Poskarżyła się, oddychając ciężko Nie była już taka pewna, czy jazda tak ją zmęczyła Czy jednak nie był to strach Mam jechać pierwszy? spytał Andreas Przepuść mnie Droga zrobiła się dość wąska Musiał przecisnąć się z rowerem obok uli. Właśnie na to czekał. Teraz mógłby jej dotknąć, może nawet chwycić, ale właśnie teraz wszystko się w nim skurczyło. Wcisnął się mocno w swój rower. Żeby nie zbliżyć się za nadto do dziewczyny, przesunął językiem po wargach, raptem zupełnie wyschniętych. Zawsze, kiedy sobie coś zamierzał, odzywały się zahamowania. Już ją minął. Nie chciał więcej o tym myśleć. Może potem samo coś wyniknie. Myślę, że chyba jesteśmy już niedaleko od radiostacji powiedziała Ula, lekko zmieszana, co świadczyło o tym, że przedtem na coś czekała. Możemy tędy przejechać powiedział Andreas i wskazał ścieżkę, która dalej prowadziła na otwarte pole. Dobrze, spróbujmy rzekła Ula. Tam dalej musi być już Tarnogórska Szosa. Malinowe krzaki muskały ich z lewej i z prawej strony. Ścieżkę udeptali z pewnością odbieracze malin. Wyboisty leśny grunt sprawił, że omal się nie przewrócili. W szprychy rowerów wplątały się gałązki, źdźbła trawy i wywoływały brzęczenie. Kiedy w końcu wydostali się na polną drogę i zobaczyli w głębi za szosą maszt nadajnika, ku swojemu zdziwieniu odkryli, że już od pewnego czasu trzymają się za ręce. A teraz, kiedy było już lżej prowadzić rowery, Andreas położył nawet rękę na ramieniu uli. Oboje nic nie mówili. Nie ważyli się spojrzeć na siebie. Wystarczyło im czuć skórę i ciepło tego drugiego i pozostawać w kręgu jego zapachu. Im bardziej zbliżali się do szosy, tym bardziej zwalniali kroku. Ale może powodem tego był tylko wyboisty grunt? Sterty ziemi, które musieli obchodzić, gdyż wzdłuż drogi kładziono nowe rury kanalizacyjne. Andreas zatrzymał się. Upuścił rower na ziemię. Oparł się o jedną z brązowych, glinianych rur, których mnóstwo leżało tu na skraju szosy. No, doszliśmy powiedział. Przyciągnął ule do siebie. Stała teraz przy nim, ale wciąż z rękoma na kierownicy roweru. Prost przed sobą po drugiej stronie szosy zobaczyli druciany płot otaczający cały teren radiostacji. Za nim płaski, długi budynek i trochę z boku wystrzelający w górę maszt nadajnika. Księżyc wyszedł za Czernickiego lasu. Cienka powłoka chmur sprawiła, że jego światło było mdłe. Jaki piękny księżyc. Powiedział Andreas. Właściwie chciał powiedzieć coś innego, ale może było jeszcze na to za wcześnie. To zdanie o księżycu wydało mu się bardziej neutralne i bezpieczne, więc szybko je wypowiedział. To drugie powie później. Ula stała trochę niezdecydowana. Najchętniej pojechałaby zaraz dalej. Myślała o przyjęciu w hotelu u Uberschlesien, które już się pewnie zaczęło. Popatrzyła na księżyc. Księżyc ma lisią czapę. Czyżby miała się zmienić pogoda? Odpocznijmy chwilę, powiedział Andreas. Wziął rower od Uli i opuścił go na ziemię. Tylne koło kręciło się jeszcze przez chwilę, wydając brzęczący dźwięk. Stanął znowu koło dziewczyny. Na plecach czuł przyjemny chłód glinianej rury. Czytałam w jednej książce, rzekła Ula, że księżyc wygląda jak wytarta złota moneta. Możesz to sobie wyobrazić, Andreas? Poeci są czasem śmieszni. Głos jej się lekko załamał, może dlatego, że w głębi duszy podobało jej się to określenie. A może także dlatego, że właśnie w tej chwili Andreas wziął ją za rękę. Było zupełnie cicho, tylko od radiostacji dochodziło jasne, przenikliwe, monotonne brzęczenie. Pięknie powiedziane, odrzekł Andreas. Zastanawiał się, czy ma z nią teraz usiąść w trawie i pocałować ją. Mimo swoich czternastu lat znał już siebie na tyle, by wiedzieć, że jeśli zacznie nad tym rozmyślać, nigdy tego nie zrobi. Posmutniał. Gdyby nie księżyc, człowiek własnej ręki by nie zobaczył. Robi się pieruńsko ciemno, powiedziała Ula. Złościło ją, że zawsze myśli tak trzeźwo o tym, co najbliższe, ale nic nie mogła poradzić. Zawsze przychodziło jej to najpierw do głowy. Przynajmniej powiedziała pieruńsko. To powinno zrobić wrażenie na Andrasie. Andras ścisnął mocniej jej dłoń i powiedział: Księżyc jest jak żółtko. Księżyc jest jak kwiat rzepaku. Księżyc jest jak ropień. Księżyc jest jak dojrzała gruszka. Księżyc. Jest jak chiński gong. Księżyc jest jak oko umierającego. Kiedy indziej Andreas byłby dumny, że znalazł takie piękne porównanie dla księżyca, ale teraz wcale go to nie zadowalało. Nagle wszystko wydało mu się sztuczne, a poza tym myślał, że wszystko jest wyczytane. Bał się, że ula może pomyśleć, iż chce jej zaimponować. Ula myślała, Andreas znajduje na wszystko piękne i oryginalne słowa. Niech mówi dalej. Nie będę się wtedy wcale bała. Między nią a Andreasem skakała w trawie żaba. Na jej wilgotno-zielonej skórze zbierał się blask i odbijał w ich kierunku prosto w oczy. Oboje zamknęli powieki. Ku ich zaskoczeniu żaba nie zmieniła się w królewicze ani w księżniczkę. Poskakała koło nich i zniknęła w innej rurze. Maszt nadajnika brzęczał. W oddali odezwał się cichy szum silników. Spóźnijmy się na wesele powiedziała ula. Myślała o tym, że wesele siostry i łzela. Nie interesuje jej w najmniejszym stopniu. Nie miała nowej sukienki, a na wesele, jak dowiedziała się od starszej siostry, Hill, trzeba mieć nową sukienkę. Poza tym, ściśle biorąc, nie było to prawdziwe wesele. Taka uroczystość w hotelu, kiedy to dzieci, ula była właśnie w wieku, kiedy czuła się już dorosła, ale dorośli traktowali ją jeszcze jak dziecko, posyła się wcześnie do domu. Być tutaj z Andreasem to chyba coś więcej. Ale nie była jeszcze pewna, co to więcej oznacza. Może powinna go po prostu pocałować? Ach, prawda, wesele, powiedział Andreas. Wiesz, omal byłbym zapomniał o weselu mojej kuzynki Irmy. Dziwna osoba, z nikim nie rozmawia, nawet z własną matką. I ciągle zamyka się w swoim pokoju. Masz rację, będą na nas czekać. Szum silników stał się wyraźniejszy. Przybliżał się szosą. Nie powiem bynajmniej, żeby mi się szczególnie chciało bawić, powiedziała Ula. Chciałbym kiedyś dostać się do rozgłośni, zobaczyć jak tam w środku wygląda. Andreas pokazał na budynek naprzeciwko po drugiej stronie szosy. My tam chodzimy ze szkołą. Klasa starsza od nas już tam była, odparła ula. Słyszałam, że tam nic nie ma, tylko takie techniczne rzeczy. Szum silników stawał się coraz głośniejszy. Za drzew przy szosie wynurzyły się dwa czarne auta jadące jedno za drugim. W końcu to nic dziwnego, że około ósmej wieczorem na tarnowieckiej szosie jadą dwie czarne limuzyny blisko siebie. Ani to, że mają przygaszone reflektory. W końcu w strefie przygranicznej już przed kilku dniami zarządzono zaciemnienie. A jednak i Andreas i Ula od razu wyczuli, iż dzieje się coś niezwykłego. Może dlatego, że auta jechały tak wolno, albo że silnik kilka razy skoczył na jałowym biegu, ale może tylko dlatego, że byli tak blisko siebie, jak już od pewnego czasu pragnęli. Oba samochody zatrzymały się. Wysiadł jakiś mężczyzna, podbiegł do drugiego auta, schylił się do okna, a potem wrócił do swojego wozu. Auta ruszyły. Zbliżając się powoli, nagle Andreas chwycił ule za ramię, schylił się i pełznął w rurę kanalizacyjną, pociągając za sobą dziewczynę. Ula zatoczyła się, poślizgnęła i upadła na kolana. Pod nogami miała coś śliskiego i lepkiego. Przez jakiś czas panowała wokół nich ciemność, spotęgowana tym, że Auta ostro zahamowały, i dźwięk ten przytłumił wszystkie inne dźwięki w okolicy. Ich oddechy, kroki, szelest ubrań. Światło wpadło z przodu, od ujścia rury, i dawało okrągły obraz. Pusta szosa, przypruszona blaskiem księżyca, dwie czarne limuzyny w środku, radiostacja, a za nią kawałek stoszkowatego masztu nadawczego. Andreas przykucnął, zgarbiony w róże. Głowę wciągnął w ramiona, prawym ramieniem naciskał na górną ściankę. Ula kręczała obok, wspierana przez Andreasa, a zapach pleśni i zgnilizny wzbijał się ku nim. Andreas spoglądał na okrągły wycinek obrazu. Z samochodów wysiadali ludzie. Nie byli to żołnierze, jak sądził, lecz cywile. Zgromadzili się przy pierwszym aucie. Wydawało się, że się naradzają. Andreas znowu poczuł pulsującą żyłę na czole. Zastanawiał się, co by im powiedział, gdyby odkryli ich w tej rurze. Nie wyobrażał sobie oczywiście, że oba samochody przyjechały tu specjalnie po to, by właśnie w tym miejscu na długiej tarnogórskiej szosie nakryć ich dwoje, Andreasa Pilgrima i Ula Osadnik w rurze kanalizacyjnej. Andreas widział, jak mężczyźni z obydwu aut podeszli do ogrodzenia i otworzyli bramę. Mógł nawet wyraźnie dostrzec, jak jeden, dwóch, trzech, czterech, pięciu szło wąską, wybetonowaną ścieżką do radiostacji. Dwóch zostało przy samochodach. Chciał posunąć się kawałek do przodu, by poszerzyć pole widzenia. Ula opierała się na nim całym ciężarem. Przewrócił się więc po prostu do przodu, a razem z nim ula. W ten sposób przysunęli się do granicy cienia. Dno rury pod nimi było wilgotne i śliskie, co napełniało ich obrzydzeniem. Pole widzenia poszerzyło się teraz. Po prawej znajdowały się oba samochody, a w środku, jak w soczewce aparatu fotograficznego, Andreas ujrzał owych pięciu mężczyzn. Idących drogą do budynku rozgłośni. Wyraźnie widział, jak idąc, wyciągali pistolety i rękę z bronią trzymali wyprostowaną na wysokości biodra. Otwarły się jakieś drzwi i światło wydostało się na dwór. Pięciu mężczyzn weszło przez te drzwi, a z wnętrza głucho rozległy się dwa czy trzy strzały. Dopiero teraz, po raz pierwszy, głowy obojga obserwatorów. Zwróciły się ku sobie. Andras słyszał oddech uli i swój własny. Uspokoiło go to, choć serce wciąż jeszcze biło. Czuł to aż w oczach. Ale może brało się to stąd, że tak usilnie się wpatrywał? Policzki obojga zetknęły się, jakby niechcący. A wargi. Wpiły się w siebie. Iskra, która przy tym powstała, powinna była im powiedzieć, że mieli w sobie zbyt wiele napięcia. Z budynku naprzeciwko usłyszeli trzy kolejne suche strzały. Jeden z dwóch mężczyzn przed nimi robił coś przy chłodnicy drugiego samochodu. Andreasowi wydawało się, że w wysokich oknach rozgłośni zapaliły się i zgasiły światła. Ale to musiało być zbudzenie, gdyż właśnie w radiostacji z pewnością szczególnie ściśle przestrzegano przepisów o zadziemnieniu. Wtem rozległ się nowy szum silnika. Andras wyciągnął szyję jak tylko mógł najdalej. Szum dochodził z tego samego kierunku, gdzie stały oba auta. Andras Nastawił się na to, że samochód przemknie koło nich, a on nie będzie nawet mógł dać żadnego znaku. Ale szum raptem ustał i w pole widzenia Andreasa wsunęło się jeszcze jedno auto. Także czarna limuzyna, tego samego typu co poprzednie. Auto zatrzymało się. Wyskoczyli zeń dwaj mężczyźni i... Porozmawiali z tamtymi, potem poszli z powrotem do swojego auta, coś z niego wyciągnęli. Andras nie mógł tego z początku dokładnie zobaczyć. Był to człowiek chory martwy zawlekli go za ręce i nogi przez furtkę w ogrodzeniu drogą aż do radiostacji i tam położyli na schodach. Jeden z mężczyzn wyciągnął pistolet i wycelował w tego, którego położyli. Andreas przycisnął prędko głowę uli do dołu. Rozległy się trzy strzały, po czym obaj mężczyźni pobiegli z powrotem, wsiedli do samochodu i odjechali. Andreas odezwał się pierwszy, szepnął: To straszne. Straszne, to jest napad. A Ula, która chciała się wyzwolić jednym zdaniem, powtarzała tylko: „Mój Boże, mój Boże”. Na razie nie mogła nic więcej powiedzieć. Nagle wydało jej się, że ten tunel, w którym siedzieli, w którym byli uwięzieni, zaczyna szeptać. Ale to była tylko żaba skacząca gdzieś w rurze. Jak się stąd wydostaniemy? Zapytał Andreas. Coś tu jest nie w porządku, to jakaś podejrzana sprawa. Gdybyśmy po prostu wzięli rowery i pojechali tarnogórską, szepnęła Ula. A tych dwóch tam? Zapytał Andreas. Tych dwóch przy samochodach. Zastrzelą nas to jasne. Lepiej wracajmy przez las. Nie. Krzyknęła ula tak głośno, że oboje zamilkli, przestraszeni. Wolę zostać tu, aż zrobi się jasno, albo, póki nie umrę, za nic jeszcze raz lasem. Andreas czuł w swoich dłoniach, jak dziewczyna drży. A gdybyśmy po prostu podeszli i powiedzieli, że nie możemy znaleźć drogi do Gliwic, co by zrobili? Przecież. Nie mogą do nas po prostu strzelić. Na dworze było teraz tak spokojnie, że Andreasowi wydawało się, iż nic w ogóle nie zaszło, poza złudzeniem przed chwilą. Ale w okrągłym polu widzenia nadal były dwa samochody. Naliczył też osiem strzałów dziwne szepnęła ula. Że nic nie jedzie. Żadne auto, żaden motocykl, ani autobus. To straszne, powtórzył jeszcze raz Andreas. Ale musimy poczekać, aż się to skończy. Już nie rękę. Nie ramię, nie głowę, lecz całe ciało Uli przycisnął do siebie. Jestem przy tobie, Ula. Co ci się może stać? A wojny? Przesunął palcami po jej wargach. Jeszcze dziś w nocy chyba nie będzie. Przypomniał sobie popołudnie. Pocałował ją we włosy, a ona na to pozwoliła. Pojedziemy razem do Warszawy, do serca Chopina i w ogóle dokąd zechcesz. Andreas pomyślał, że może zostaną tu na zawsze, schowani w tej Róże kanalizacyjnej, spleceni ze sobą. Wcale go to nie przerażało. Wtedy trzasnęły drzwi w budynku radiostacji. Światło oznajmiło zmianę. Mężczyźni wracali. Andreas naliczył ich znowu pięciu, dokładnie tyle samo, ile przedtem weszło. Ci z szosy wskoczyli do samochodów. Ryknęły silniki, a pozostali, którzy szybko, ale bez przesadnego pośpiechu wyszli z bramy, dosiedli się do nich. Samochody odjechały. Andreas naspuchiwał szumu motorów, który oddalał się szybko i w końcu został pochłonięty przez wrzęczenie nadajnika. Chciał się jeszcze trochę posunąć do przodu w rurze, ale ula uczepiła się go mocno. Teraz, gdy powróciła do nich cisza, słyszał, jak ula drży. Gwałtownie pogrążyła się w marzeniu i porwała go za sobą, a daleko stąd, w innej, pełnej dźwięków rzeczywistości, ich ciała wpijały się w siebie nawzajem coraz głębiej, dręczyły się i raniły, aż w końcu przeniknęły się całkowicie. I nic nie zostało z marzenia oprócz ich szybkiego, krótkiego oddechu, coraz bardziej wrogiego, niemal rozrywającego wargi, kończącego się długim, niemym, wyczerpanym krzykiem, którym odrzucili wreszcie swoje dzieciństwo. Andreas wyczołgał się z rury, słaby i zmęczony. Wytrzepał ubranie z brudu. Miejscami wilgotnego i wydzielającego zapach zgnilizny, obok skakała żaba. Wyciągnął ręce do uli, wychodzącej z rury, ale nie patrzył na nią. Czuł się tak, jakby oboje byli przez długi czas zaczarowani niczym, książę i księżniczka. Zwiewajmy z ula Nic tu po nas, odezwał się głosem, który kiedyś musiał do niego należeć. Podniósł jej rower i pchnął w kierunku uli. Jedź pierwsza, lepiej znasz drogę. Zwiewajmy, już nas nie ma, odparła ula. Dynamo zaszumiało, tak mocno ula naciskała pedały. Szosa zaczęła umykać w tył. Między drzewami, bardzo daleko, dziewczyna dojrzała błękitne światełko, potem dwa trzy światełka migocące, unoszące się w górze. Powietrze było z błękitnego aksamitu. Aksamit muskał ją po twarzy. Zerwał się lekki wiatr, błękitny powiew. W błękitnym płaszczu, tak, w błękitnym płaszczu pojawiła się Matka Boska nad miastem. W błękitnym płaszczu ula... Czuła, jak powietrze, wiatr, światło zsuwają się z niej i rozrywają na strzępy cienką powłokę strachu, która ją przedtem utulała. Obok siebie, nie patrząc, czuła szybki, trzeszczący rower Andreasa. Nie przestała naciskać na pedały, gdy zawyła syrena policyjna i zbliżył się do nich i pognał dalej wóz wydziału napadów. Błyskający błękitnym, migocącym światłem. Dopiero teraz przyszło Andreasowi do głowy, że był to pierwszy pojazd, jaki po odjeździe tamtych samochodów spotkali na tarnogórskiej szosie. Rozdział 16. Owej nocy, kiedy Montag rozerwał Różaniec, zaszła w nim jakaś zmiana. Nie umiał dokładnie powiedzieć, na czym polegała ba. Kiedy zastanawiał się głębiej, nie zmieniało się nic, co można by udowodnić, poza tym, że ciemności nabrały innej konsystencji. Wydawały mu się teraz cięższej. Bardziej nieprzeniknione, ale może wiązało się to z grubymi zasłonami, które teraz wisiały w oknach. Mimo dwóch czterdziestowatowych lamp stołowych, wydawało mu się, iż kąty pokoju wypełnia szepcząca czerń. Gdy długo teraz siedział przy stole, z ręką na papierze, nic nie pisząc, w ogóle o niczym nie myśląc, tak, teraz to potrafił. Zauważył, jak Delikatnie wygięte włoski na grzbiecie dłoni z dnia na dzień robiły się bardziej rude i bielały na końcach. Praca nad biografią K. posuwała się bardzo wolno. Pozaczynał różne rozdziały, żadnego nie kończył. Raz zajmował się przemówieniami K. podczas kampanii wyborczej do Reichstagu w 1903 roku. Potem znów tak ważnymi dla K. dniami w lipcu 1922, gdy prezydium Sejmu powierzyło mu utworzenie rządu, co mu się nie udało, o czym w polskich publikacjach mówiono tylko z rzadka. To znów aresztowaniem K. we wrześniu 1930 roku przez pułkowników Piłsudskiego. Czasem siedział przy stole, wpatrywał się w biały papier. Wciąż powtarzając w myślach ostatnie zdanie, ale nie mógł znaleźć przejścia do następnego. Kiedyś przeczytał wszystko, co mógł zdobyć o Paderewskim, gdy ze szwajcarskiego morges dowiedział się o spotkaniu K. z byłym premierem, w którym wzięli udział również generał Haller i inny były premier Witos. Potem znów w poszukiwaniu jakiejś historycznej daty albo jakiejś miejscowości zagłębiał się w jakąś książkę, w której się zaczytywał i zapominał o historii. K. Zauważył, że pewnego tygodnia nie zapisał więcej niż jedną stronę. Wymawiał się przed sobą tym, że coraz bardziej brakuje mu źródeł. Już od dawna nie mógł jeździć do Polski. W korespondencji musiał być ostrożniejszy. Już młody listonosz zauważył, że otrzymuje dużo listów z zagranicznymi znaczkami. Pewnego dnia bibliotekarka w bibliotece miejskiej powiedziała, że nie może już wypożyczyć mu polskich książek, że jest to dozwolone tylko dla celów naukowych i musiałby przynieść zaświadczenie. Niemcy czytają po niemiecku, dodała jeszcze ostro. Ale nie mogła przy tym spojrzeć mu w twarz. Georg Montag nie tylko się wtedy zmieszał, ale i trochę przestraszył. Miał takie uczucie, jakby przyłapano go na nielegalnej czynności i szybko, bez słowa, opuścił budynek. Ledwo znalazł się na ulicy, przyszło mu na myśl, że w ten sposób ściąga na siebie podejrzenie. Poza tym, Zostawił tam kapelusz. Wrócił i zamówił dwie książki Hansa Krzysztofa Kergela, którego od pewnego czasu chwalono w gazecie partyjnej Deutsche Ostfront. Pani w okienku tak się ucieszyła i złagodniała, że gdyby poprosił, dałaby mu nawet i polskie książki. Rzadziej teraz wychodził z domu. W kościele bywał tylko w wielkie święta. Odrzucał zaproszenia pani Waleski albo innych sąsiadów na koncert czy gościnne występy rewiowe w noje Welt, które przedtem bardzo lubił. Osprawiedliwiał się złym stanem zdrowia, przede wszystkim uporczywym schorzeniem nóg. Spacerował prawie już tylko w ogrodzie, przeważnie przed południem, gdy dzieci były w szkole i na dworze panowała cisza, a tylko przez okno werandy. Dochodziły do niego wciąż te same fortepianowe ćwiczenia jakiegoś pilnego ucznia ze wszystkimi fałszywymi tonami. Zakupy robiła mu Halina albo Waleska. Czasem już wczesnym popołudniem zaciągał zasłony i zapalał światło. Przechadzał się tam i z powrotem po pokoju. Przeglądał gazety, zagłębiał się w dziale gospodarczym, szybko przemknąwszy przez wiadomości polityczne, jakby mógł tu znaleźć coś, czego nie znalazł na pierwszych stronach. Czytał to, te, to inną książkę. Wszędzie wokół leżały otwarte książki. Tylko rękopis o K chował w teczkach i ukrywał w spiżarni. Ukrywał. To może za duże słowo. Kładł go tam po prostu na półce, żeby nie wpadł każdemu gościowi w oko. W ostatnich miesiącach nie odwiedzał go zresztą nikt poza Waleską Piątek. Po owej nocy, kiedy to spłonęła synagoga, kazał wymontować klamkę i odtąd drzwi trzymał zamknięte. Waleska Piątek przyszła do niego owej nocy i znalazła go w łóżku z gorączką. Była to zimna, mroźna noc. I wszyscy chyba za długo pozostawali na dworze, na ulicy. Ogień, trzaski i niewytłumaczalny pociąg do tego, żeby być świadkami, spowodował, że ludzie śpieszyli ze swoich mieszkań, płynęli ze wszystkich stron na Wilhelmstraße, by obserwować, jak bojówki SA rozbijają szyby, wdzierają się do sklepów, wyrzucają towary na ziemię i wzniecają ogień. Montag również tam poszedł. Przyglądał się wszystkiemu i dzięki temu dowiedział się, które sklepy należały do Żydów, gdyż przedtem tego nie wiedział. Dom towarowy Barasza, sklep z jedwabiami Weichmana, obuwniczy Wolfa i tekstylny Karpego. Sklep z bielizną Bielszowskiego, z winami Troplowica i dom odzieżowy Markusa. A doktor Kapicka... Przyjechał na rowerze z wiadomością, że podpalili synagogę i że dom pogrzebowy przy nowym żydowskim cmentarzu na Leipziger Strasse płonie jak pochodnia. Montak do dziś myślał jeszcze czasem o tym, co też stałoby się z nim owej nocy, gdyby nie było przy nim pani Waleski. Przy tym wcale nie musiało go to bardzo obchodzić. W całym swoim życiu ani razu nie był w synagodze, chociaż... Wiele razy zamierzał tam pójść po prostu z ciekawości. Ale ponieważ nie wiedział, jak się tam trzeba zachować, bał się wyróżniać i poniechał zamiaru. Jego żal i oburzenie byłoby może jeszcze większe, gdyby tej nocy zamiast synagogi płonął Kościół Świętego Krzyża albo Kościół Świętego Piotra i Pawła. Ale dlaczego właśnie tej nocy dostał tak wysokie gorączki? Poprzedniego dnia był zdrów. Teraz leżał w łóżku i nie mógł mówić, tak mocno szczękał zębami. Dopiero co marzł, a za chwilę ociekał potem mi. Waleska kładła mu na zmianę wilgotną, chłodną chustkę na czole albo piętrzyła na nim okrycia. Montak słyszał śpiewny głos dziadka, a gdy Waleska wyrzymała okład w zimnej wodzie... Zdawało mu się, że docierają do niego westchnienia. Miał halucynację, że widzi stare mieszkanie w Mysłowicach, gdzie w ciemnych kątach dziadek ukrywał uciekinierów z Odessy. I zdawało mu się, że dziadek się uwielokrotnia i kryje po kątach domu w ogrodzie. Baleska próbowała pocieszyć Montaga, ale niewiele mogła. Przeplotła mu przez palce swój różaniec, później zwierzyła mu się z czegoś, czego nie powiedziała dotąd nikomu, nawet mężowi. Wie pan, mój pierwszy mężczyzna był Żydem. Ja o tym nie wiedziałam, dowiedziałam się dopiero dużo później, kiedy było po wszystkim. Potem nie chciałam żadnego, który byłby do niego podobny. Nie. Chciałam kogoś, kto byłby zupełnie inny i w niczym go nie przypominał, kto nie budziłby we mnie żadnej myśli o nim. I tak? Wzięłam sobie piątka, który już wtedy był chory na płuca. Wiedziałam o tym. Pani Walesko, powiedział Montag po raz pierwszy, zwracając się do niej po imieniu Niech mi pani wybaczy. Wstydził się, że skłonił tę kobietę do takich wynurzeń. Poprosił o szklankę wody, ze zmieszania może i dlatego, że już tyle wody wypocił. Wydawało mu się, że prosi przy tym również kogoś innego o odrobinę łaski. I tak wypił też tę wodę, małymi łykami. Nie wiem, powiedział po chwili, czy kiedykolwiek kochałem moją żonę. Z początku na pewno nie. Mój ojciec przydzielił mi ją, że tak powiem. Nie wiem, co się stało, ale chciał się czegoś pozbyć, co wiązało się z jego dzieciństwem i jego wiarą. Poślubił katoliczkę i wpakował mnie bardzo wcześnie do katolickiej szkoły, a potem wyszukał mi katolicką dziewczynę. Zdawało się, że chce jakby zatrzeć w pamięci to wszystko, co kiedyś przeżył w się i gdzie indziej. Oboje obnażyli się przed sobą w sposób dotychczas sobie nieznany, ale nie umieli znaleźć się wobec tego faktu. Montag przewracał się w łóżku, pocił się i wciąż próbował się odkrycia. Waleska cierpliwie, po macierzyńsku, podciągała mu kołdrę pod brodę. Pocił się tej nocy tak bardzo, że dwa razy, Prześcielała mu łóżko i wciągała świeże koszule. Raz zawołał, benia, krzyczał też: nie zabijajcie konia, nie zabijajcie dziecka. Nie wyjaśnił, co miał na myśli z tym koniem i dzieckiem, ale rozerwał przy tym różaniec. Koraliki potoczyły się na pościel i na podłogę. Gdy syreny na dworze oznajmiły pierwszą zmianę, zaczął się uspokajać. Ułożył ręce równo i spokojnie na kołdrze. Oddychał regularnie i wpatrywał się obojętnie w krucyfiks naprzeciw niego. A może tylko w białą ścianę? Jakby wypatrywał stamtąd oświecenia albo znaku, na który już dawno czekał w tajemnicy, a potem o tym zapomniał. Waleska prezentowała mu historię ze swego dzieciństwa. Miasteczko nad rzeką, w którym dorastała kopalnie węgla, szyby wiertnicze, których rytmiczny stukot roznosił wiatr. Potężne hałdy, czarne i piętrzące się aż do nieba, na których nocą tańczyły czarne i błękitne ogniki. Wkroczenie ludzi Korfantego i wreszcie ich wyprowadzka w roku 1921. Pożyczonym we dworze wozem drabiniastym wzdłuż niekończących się lasów jak... Wieczorem śpiewali wspólnie stare pieśni: Cicho wiezie mnie powóz, rośnie dal między nami. Gdziekolwiek by mnie nie poniósł, z tobą będę myślami. Tak, powiedział on, tak, znam to. Myśmy też to śpiewali. We Wrocławiu, w Konwikcie. Uniósł się na poduszkach, a na policzki wrócił mu łagodny rumieniec. Drugą zwrotkę nucił razem z Waleską. Uciekają przed oka lasy parów dolina. Śpiew skowronków z wysoka twój głos przypomina. Wątek bon zapytał, czy Waleska wie, że wychowywał się w gimnazjum Świętego Mateusza i konwikcie Świętego Józefa we Wrocławiu, gdzie kiedyś był też Eichendorf. Znaczy, on wie, zapytała Waleska, że jeden z jej wujów był administratorem w majątku Łubowice, które jednak już od dawna nie należały do Eichendorfów. Czy ona wie o tym, pytał Montag, że jego córka Elizabeth napisała pracę doktorską o Eichendorfie, niemieckim romantyzmie i o francuskim poecie nazwiskiem Gérard de Nerval. I że w audycji Szliz i Funksztund przez pół godziny czytano z niej fragmenty. A czy on wie, pytała Waleska, że jednego ze swoich uczniów wyuczyła z pieśni Szumana opus 39 pierwszego utworu na obczyźnie? Z pewnością musiał to usłyszeć spacerując w ogrodzie. A czy ona, pytał Montag, zna może Najpiękniejszy i najbardziej tajemniczy wiersz Eichendorfa o dwóch druhach. Druchów dwóch ruszyło w dale, dziarskich i radosnych. Z domu, pierwszy raz zuchwale, między śpiewne, dźwięczne fale bujnie rozkwitłej wiosny. Oboje mówili z zapałem, wpadając sobie w słowo. Śmiali się, głosy ich przez chwilę płynęły obok siebie, łączyły się w jedno i znów się oddalały. Montag czynił przy tym znaki w powietrzu, a Waleska bębniła palcami po stole, jakby chciała wydobyć z drzewa wyimaginowaną, nigdy jeszcze niesłyszaną muzykę i w ten sposób zapomnieli, co ich tej nocy sprowadziło w jedno miejsce, a mianowicie ogień na ulicach. Waleska mówiła: Najchętniej śpiewałam. Słyszysz źródeł cichą mowę, ale tylko pierwszą zwrotkę. Wszyscy potem płakali. Bardzo to lubię. Zagram panu kiedyś, kiedy pan będzie zdrowy. Siedziała na krześle przy łóżku Montaga, z rękami na kolanach, z ramionami lekko opuszczonymi do przodu, tak jak codziennie siedziała przy łóżku Leo Marii. A blada twarz wśród poduszek zlewała się przed oczyma z inną twarzą. Jedna twarz przechodziła w drugą, jak w filmie. Obie zlewały się, stawały się jednością. Słyszysz źródeł cichą mowę, co wśród kwiatów wypływają. Niosąc jezior wody nowe, gdzie posągi marmurowe w samotności pięknie trwają. Z gór łagodnie ku dolinie, noc cudowna miękko płynie, by prastare zbudzić pieśni. A w dolinach blask nie ginie, jak widziałaś często we śnie. Waleska śpiewała bardzo cicho, bardziej dla siebie niż dla tego drugiego a kiedy nie znała jakiejś linijki, po prostu nuciła melodię. Tak, rzekł Montag. Oczywiście, że to znam. Czar nocy. Niech pani poczeka, powiem drugą zwrotkę. Znasz ten kwiat, co wzrósł po cichu przy księżyca białych lśnieniach W rozchylonym w pół kielichu młode ciało lśni w przepychu. Czerwień wargi, biel ramienia, wtedy słowik się rozkwila. Wokół skarga się nasila miłosnego pełna drżenia. O minionych pięknych chwilach przyjdź tu słychać w krąg westchnienia. Baleska nie znała wielu wierszy na pamięć, Przeważnie tylko te, do których dorobiono melodie i których uczyła na lekcjach muzyki. Ze wszystkich pieśni oczywiście najbardziej podobały jej się te ze słowami Eichendorfa. Miłosnego pełne drżenia, powiedziała Waleska i zerwała się z krzesła, jakby wraz z tym zdaniem naszło ją wspomnienie, przy którym nie mogła dalej tak po prostu siedzieć. To były czasy, które nas wszystkich poruszyły. Zburzyły, rzekła cicho. Potem człowiek jest inny. Wie pan? Czasem gram te pieśń na fortepianie, kiedy się fatalnie czuję i tylko wtedy, kiedy jestem sama. To jest pieśń, która rani mi duszę. Podeszła do okna i ściągnęła zasłonę. Na dworze zrobiło się tymczasem jasno. Nad miastem w kierunku trasy, wisiał ciemny welon dymu. Waleska usiadła na brzegu łóżka, położyła dłonie na dłoniach Montaga w nadziei, że jego spokój i uciszenie przejdą na nią. Montag czuł, jak drżą jej dłonie, ramiona, piersi, całe ciało. Oboje nic już nie mówili. Po chwili odsunęli się od siebie. Całkiem nagle, jak obcy, którzy przypadkowo weszli w bliski kontakt. Już w chwilę potem, gdy Walecka odeszła, marznąc lekko w krótkiej drodze z domu w ogrodzie do swojej sypialni, a w pokoju pozostał tylko jej zapach ciepło i szydełkowy szal. Montag próbował o tym wszystkim zapomnieć. Z tej nocy. Chciał zachować tylko dość mgliste, nieokreślone wspomnienie ognia, śmierci i Eichendorfa, co mu się jednak nie udało. Pewnej nocy wydobył Biblię, do której już dawno nie zaglądał. Otworzył Stary Testament i czytał Księgę Jonasza i Księgę Izajasza. Bardzo długo czytał. Wiedział już, co go tak odmieniło. Rozdział 17. Przyszedł dziki mnich. Waleska zauważyła go dopiero wtedy, gdy uklągł przed Panną Młodą i wręczył jej swój z jedną rybką. Irma wstała i przyciągnęła dzikiego mnicha do siebie. Demonstracyjnie posadziła go na swoim krześle. Jako dziecko często bywała z kolegami u dzikiego mnicha w leśnej chacie. Pokazywał im, jak splatać sitowie i wianki z polnych kwiatów, jak strugać młynki wodne i ustawiać je w strumieniu, jak preparować motyle i żuki. Opowiadając teraz o tym panu młodemu, zapuściła się na kilka kroków w dzieciństwo. Bliższe niż przypuszczała, była wręcz zaskoczona, jak to szybko poszło. Kilka znajomych dźwięków, twarz i habit, które wciąż skrywały jakieś tajemnice. Bławatki, lulka, dziewanne, małą, błękitną rybkę, pływającą zygzakiem i ciągnącą za sobą maleńki cień. Wszystko to przywróciło ją sprawom, które odsunęła od siebie w czasie tego roku Arbeitstinstu. Dawno nie widziała mnicha i wzięła to za szczęśliwy znak, że tu był że też mamusza zaprosiła go, nic jej przedtem nie mówiąc. Wyciągnęła białą różę ze swego bukietu i wetknęła w palce mnichowi, który zmieszany biało nakrytymi stołami, połyskującym szkłem i błyszczącymi twarzami, rozpływającymi się w jednym morzu światła, zacisnął mocno dłonie. Baleska byłaby go zostawiła na tym miejscu, ale obawiała się, że jeśli przyjdzie proboszcz to oprócz irytacji mogłoby dojść do poważnych konfliktów z kościołem. Dała więc bratu znak i oboje zaprowadzili dzikiego mnicha na miejsce, gdzie je już dla niego nakryto. Waleska była zadowolona, że może coś zrobić. Zawinęła mnichowi rękawy, żeby niczego nie przewrócił ani nie zaczepił, przywołała kelnera i jeszcze raz poprawiła nakrycie. Położyła przed nim białą różę na białym obrusie. Wydobyła ze wspomnień coś, co dotyczyło tylko ich dwojga. Tak uśmiechnęła się. Było coś takiego. Wtedy, kiedy spłonęła jego leśna chatka, poszła do niego z garnkiem zupy i torbą wiktuałów. A on z wdzięczności chciał jej pokazać coś, czego nie pokazał jeszcze nikomu ciągnął ją za sobą przez gąszczy jodeł, aż doszli na polanę, na której stał leśny ołtarz. Zbudowany przez mnicha. Wielki krzyż świętego Andrzeja z surowego drewna, a przed nim ołtarz z białych, brzozowych gałęzi. A po środku żółta, potężna, błyszcząca monstrancja, upylciona za słomy. Waleska uklękła i Pomodliła się, a dopiero później, gdy była już w domu, przyszło jej na myśl, że modliła się przed niepoświęconym ołtarzem. To były inne, zupełnie inne czasy i może lepiej byłoby sobie o nich teraz nie przypominać. Może tylko dlatego zaprosiła dzikiego mnicha, gdyż gdzie tylko się znalazł, ciągnął za sobą coś z owych czasów. Waleska nie wiedziała, że mnich po powrocie z obozu zapomniał o wszystkim, co było przedtem. Że szorował teraz salę w domu starców przy rybnika-sztrasę i hodował złote rybki w małym pokoiku dozorcy, gdzie zamieszkał. Że wieczorami chodził po łąkach, muskając gałęzie przydrożnych drzew czekając na zmiany pór roku w nadziei, że z czasem będą szybciej przemijać. Jesień będzie następować od razu po wiośnie, bez lata, a w końcu zostanie tylko zima. Długa zima, z której nie chciał się już wydostać. Waleska zresztą by mu nie uwierzyła. Dziki mnich zupełnie złagodniał, milczał. Wypił łyk wina potem jeszcze jeden, czerpał łyżką zupę. Kto wie, może po kilku dalszych łykach będzie inaczej myślał o dozorcy i domu starców. Na razie milczał. Chętnie słuchał, gdy ta kobieta obok niego opowiadała owe stare historie. On je wszystkie zapomniał. Lubił ten obcy, swojski głos, obramowany szmerem innych licznych głosów. Długo słyszał tylko ten jeden głos, swój własny. Paleska. Niepokoiła się, że Juzela jeszcze nie ma. Chciała zadzwonić do domu, czy Juzel tam jest, i przy okazji dowiedzieć się o Lio Marie, ale bała się, że Halina znowu nie podejdzie do telefonu, jak to się często zdarzało w ostatnich czasach. Telefon był w domu dopiero od niedawna, a Halina wciąż jeszcze obawiała się go dotykać. Mogła też zadzwonić do Hitlerjugend, ale nie wiedziała dobrze, gdzie i do kogo powinna się zwrócić. Tego niepokoju nie mógł rozproszyć i mnich, który wydobył spod habitu grubo ciosany krzyż z drewna. Przycisnął go do ust i podał Walesce do pocałowania. Waleska zamknęła oczy, czując jak jej wargi muskają drewno, wydzielające zapach i wilgoć jego skóry. Myślała o leśnym ołtarzu z monstrancją ze słomy. Jeszcze kilka razy poszła tam potajemnie, ale nie mogła go odnaleźć. Odkryła go dopiero w kilka lat później, gdy trzebili las pod autostradę. Ołtarz był już wtedy zniszczony. Waleska popatrzyła ponad stołem. Widziała blade, spocone, parujące, nabrzmiałe twarze, pochylone nad talerzami. Wydawały one chrząkające odgłosy, żonglowały nożami w powietrzu i wsuwały napełnione widelce do ust. Wydawało się, że każdy chce zachować dla siebie ten widok, to doświadczenie na ów czas, kiedy to za niebieski odcinek będzie się dostawało urzeźnika pięć deka wędliny. Kartki na żywność leżały już w domu w szufladzie. Waleska omal się nie roześmiała. Siedzieli tu wszyscy, których nienawidziła, którymi pogardzała. A jeśli były to za wielkie słowa, cóż mogłaby powiedzieć, że byli jej serdecznie obojętni. Napychali sobie brzuchy pieczenią wołową, szpikowaną słoniną i zakwaszaną ala Polones. A ona sprzedała na to starą cegielnię. A tych, których kochała, wcale nie było. Leo Marie. Juzela, Andrasa, Haliny, nawet proboszcza Patasa. Przyglądała się Mnichowi, jak szybko jadł zupę, jak gdyby dopiero teraz zauważając brud na rękach. Powoli cofnął wyciągniętą na białym obrusie lewą dłoń i schował pod stołem, a prawą skurczył tak, że było widać tylko zaczerwienioną pięść. Baleska odwróciła wzrok nagle zawstydziła się, że ma całkiem białe ręce. Ona też je schowała. Wtem zobaczyła wchodzących ule i Andreasa i pośpieszyła im naprzeciw. Wiadomość, że Tina Copas nie może przyjść na wesele, bo dziś wieczór obchodzi własne zaręczyny, przyjęła z kamienną twarzą. Poprowadziła oboje na ich miejsca. Ula trąciła Andreasa. Teraz dostanie od niego koronkową chusteczkę, gdyż założył się z nią, że ciotka Waleska na tę wiadomość wybuchnie głośnym śmiechem. Waleska nie zapytała wcale, dlaczego przyszli tak późno. — Nie słyszeliście nic o Juzelu? — Chciała tylko wiedzieć. Zrozumieli teraz, dlaczego była taka poważna. — Jak to? Coś się stało? — zatroskał się Andreas. — Nie, nie. Dlaczego zaraz miałoby się coś stać? — Pewnie jest w hajot. Na dworze coś się dzieje. Wilhelmstrasse jest pełna ludzi. Przyjechaliśmy tak późno, bo byliśmy przy napadzie na nową radiostację, powiedziała Ula. Waleska zastanawiała się, czy nie powinna posłać kogoś do hajot. Nic tu jeszcze nie wiadomo o napadzie na radiostację? O czym? Zapytała Waleska, niemal zagłuszając muzykę. Napad na radiostację? Na jaką radiostację? No, na tę nową. Mijaliśmy ją jadąc do pani copas, a jak wracaliśmy, to się właśnie stało, powiedziała ula. Waleska zawołała kelnera i zamówiła jedzenie dla obojga. Lepiej by była o nic nie pytała. Dobrze, dobrze, odrzekła. Najpierw coś zjedzcie. I już odchodząc, jeśli Józel nie wróci na żywe obrazy, to czy ula mogłaby go zastąpić przy burłakach na wodze? Rozdział 18. Józel nie bał się. Nawet kiedy cienie całkiem niespodziewanie oderwały się od drzew i zbliżyły do niego, ciągle się wydłużając, wcale nie czuł lęku. Poszeptał z cieniami, i niedługo potem cienie zetknęły się ze sobą. Józel otworzył barak i wpuścił je do środka. Usiadł na drewnianej ławce na skraju parkowej alejki. W dłoni czuł monetę, którą przedtem dał mu żołnierz, rozgrzewał ją w ręce. Żołnierz był tu już kilka razy, z pewnością trzy lub cztery, ale on nie potrafiłby go jeszcze opisać. Jego wyglądu, włosów, oczu, twarzy, nie mógłby nawet powiedzieć, czy był szczupły, czy tęgi, wysoki, czy niski. Zawsze niespodziewanie wynurzał się z ciemności i tylko w ciemności mógłby go z pewnością i wszędzie rozpoznać. Po oddechu, po głosie, po zapachu, po sposobie wyciągania dłoni, po szeleście, jaki przy każdym ruchu wydawał jego mundur. On pierwszy dał mu pieniądze. Od niego to się w ogóle zaczęło. To już. Więcej niż tydzień temu, jechał wtedy rowerem wzdłuż dzikiej kłodnicy i znalazł otwarty barak budowlany. Tak jak mu opowiadał Ripkens na ostatnim spotkaniu, ale chyba go przedtem musiano splądrować, gdyż nie było tam już nic, co opłacałoby się zabrać. Stały tam tylko Dwa polowe łóżka, umywalka z popękanym marmurowym blatem, drewniane szafy z wyłamanymi drzwiami, w jednym kącie góra szmat. Tyle dostrzegł w blasku latarki. Szmaty mógłby zanieść handlarzowi Podmanickiemu. Dużo za nie by nie dostał, może dwadzieścia fenigów i kilka obrazków z pudełek od papierosów. Kilka szpilek z kolorowymi łebkami albo japońskich kwiatków z papieru, które mógłby podarować Uli. Ripkens opowiadał, że wynieśli stamtąd buty, książki, kostki rosołu, a nawet pełne butelki piwa. A więc on przyszedł za późno. Chcąc odejść, zatknął klin w ramę drzwi. Nagle ujrzał, jak ktoś... Szedł prosto na niego przez łąkę. Był to żołnierz w mundurze. Józel nie wiedział, czy ma uciekać, czy po prostu się rozpłakać. Tak wiele strachu nagle się w nim zebrało. Ale żołnierz stanął tuż przy nim i zapytał cichym, spokojnym głosem, czy barak jest otwarty i czy można tam wejść, czy nikt by tam nie przeszkadzał przez. Pół godziny. I czy on by tego nie mógł zorganizować? Dostałby za to srebrną markę. Muzal, wciąż jeszcze sztywny ze strachu, skinął głową i wyjąkał. Pół godziny. Tak, tak, można tu w baraku. Tu jest łóżko polowe i ja będę uważał. A żołnierz? Zniknął nagle i równie nagle powrócił z dziewczyną. Józel wyjął klin z drzwi i otworzył je, by oboje mogli zniknąć w jego wnętrzu. Chłopiec nie miał nic innego do roboty, niż stać przed barakiem i uważać. W jakiś sposób poczuł się lżej. Chociaż drzwi baraku zostały wyłamane przez kogoś innego, to jednak Czuł się trochę jak złodziej, gdy z latarką przeszukiwał wnętrze baraku. Teraz nic mu już się nie mogło stać, gdyż żołnierz, a jeśli w ciemności dobrze zobaczył upadki na ramionach, to był to podoficer, poprosił jego, właśnie jego, o przysługę i Józel stałby dla niego przed barakiem do rana. Po pół godzinie, jak ocenił, żołnierz wyszedł z dziewczyną i uśmiechnął się do Juzela. Wspaniale, chłopcze. Jutro znowu tu przyjdę i przyprowadzę od razu kilku kolegów. Podał Juzelowi rękę, wtykając mu przy tym w dłoń coś twardego, metalicznego. Juzel wyczuł od razu, że to pieniądze. Zmieszało go to, ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, Żołnierz ścisnął mu rękę w pięści. Możesz sobie codziennie zarobić, a więc do jutra. Objął dziewczynę ramieniem i zniknął z nią między drzewami. Za połowę tych pieniędzy Józel kupił następnego dnia kłódkę i przymocował ją do drzwi baraku. Ledwie się ściemniło, pojawiła się pierwsza parka zmierzająca prosto do Juzela, który zdjął kłódkę z drzwi i wpuścił żołnierza z dziewczyną do baraku. Za markę. Tego wieczoru przyszły jeszcze dwie inne parki. Podoficer musiał o tym rozpowiadać w koszarach. Juzel zarobiłby może jeszcze więcej tego wieczora, ale nie mógł tak długo pozostawać poza domem i tak było już dość późno, gdy popedałował do domu. Mamuszy opowie o służbie w hajot. Ona mu uwierzy. W myślach wyliczył sobie, przez ile dni będzie musiał trzymać straż przed barakiem, zanim zbierze pieniądze na dwa bilety do Warszawy. Pieniądze brał z góry. Jeden oszukał go, mianowicie już trzeciego dnia. Przyszedł z grubawą osóbką, mówił szybko i urywanie wciąż robiąc pauzy i wszystko powtarzając po dwa trzy razy czy może zaraz wejść do baraku nie ma wiele czasu bo o dwunastej musi być w koszarach a koszary leżą trochę za miastem musi jeszcze kawałek jechać tramwajem a gdy mówił patrzył ciągle w bok jakby nie chciał żeby mu spojrzeć w twarz ta dwójka była w baraku nie dłużej niż pięć Minut, po czym drzwi otwarły się nagle i Józel, który trochę się oddalił, widział jak żołnierz pędem ucieka. I zanim jeszcze zdążył za nim pobiec, tamten zniknął w ciemności i w zaroślach. Józel wrócił do baraku. Gruba dziewczyna stała w drzwiach, wtykając sobie bluzkę w spódnicę i przeczesując włosy rozpostartymi palcami. Gdy ujrzała Józela, zaczęła kląć po polsku. Taka świnia, taka świnia, zabije go, zabije, krzyczała. A Józel, który niczego nie rozumiał, powiedział tylko Markę proszę, należy mi się marka. Ale dziewczyna odepchnęła go tylko na bok i spluwając, krzyknęła Taka świnia, od tyłu chciał, od tyłu, czyja krowa? Zu eine świnia. Joseł próbował ją uspokoić. Obawiał się o całe swoje przedsięwzięcie, gdyż jeśli ta osoba będzie tu jeszcze dłużej wrzeszczeć, zwabi tylko ludzi i cała tajemnica baraku przestanie być tajemnicą. Zastanawiał się już, czy nie byłoby lepiej umknąć. Ale gruba kleła już ciszej, po czym ciężkim krokiem poczłapała przez łąkę w dół, ku rzece. Z cienia drzew wyłonił się żołnierz z dziewczyną, oboje musieli już tam czekać przez chwilę. Józel wpuścił ich do baraku, nie sprawdzając, jak tam wygląda. Teraz było mu wszystko jedno. Dziwił się tylko, jak dobrze ten system funkcjonuje. Myślał o tym, że swoje bogactwo zawdzięcza w gruncie rzeczy podoficerowi. Jak to się kiedyś skończy, o tym wolał nie myśleć. W każdym razie jego wpuściłby do baraku i również bez pieniędzy, ale on płacił zawsze z góry, zawsze w ten sam dyskretny sposób, podając mu rękę, a w niej pieniądze. Poza pierwszym razem Józel prawie z nim nie rozmawiał, a chętnie by z nim kiedyś pomówił na przykład o tym, co on robi bez munduru w cywilu. I jeszcze w których koszarach stacjonuje. Czy on, Juzel, nie mógłby kiedyś zaprosić go do domu, do rodziców? I czy wkrótce należy się liczyć z wojną i kto ją wygra, tak? Juzel chętnie by go o to zapytał. W końcu był pod oficerem. Powinien to wiedzieć. Wprawdzie w domu wszyscy mówili, że Niemcy wygrają tę wojnę, że co do tego, nie może być wątpliwości, ale Józel wątpił w to pocichu. cichu, gdyż wuj Wądrak powiedział mu: Polacy są słabi, to prawda. To mały naród, ale Anglicy im pomogą, a to bogaty i potężny kraj. Nie damy im rady. A Józel wierzył wujkowi Wądrakowi bardziej niż innym. Nie rozumiał tylko, jak Anglicy będą mogli pomóc Polakom, gdyż według mapy Anglia była zupełnie gdzie indziej i jeszcze odgradzało ją morze czy nie powinien teraz gdy podoficer wyjdzie z dziewczyną spróbować nawiązać z nim rozmowy Józel przekonał się że żołnierze którzy przychodzili tu z dziewczynami chcieli tylko jak najszybciej wejść do baraku gdzie byliby sami i nikt by im nie przeszkadzał a gdy wychodzili Chcieli właściwie jeszcze szybciej uciekać, nie zatrzymując się nawet na krok, nie tracąc ani słowa ba. Wydawało mu się, że kiedy tylko znaleźli się w alejce, nie chcieliby im przypominano, że kiedykolwiek byli w baraku. Podoficer też nie był inny. Za każdym razem przychodził z inną dziewczyną. O ile można było to stwierdzić w ciemności, Juzel zadawał sobie pytanie, skąd on te dziewczyny brał. Pewnego wieczoru był nawet dwa razy i za drugim razem wetknął mu dwie marki, z uznaniem klepiąc go po ramieniu. Od tego czasu Juzel pozbył się reszty strachu, który w jakiś sposób wciąż jeszcze mu towarzyszył. Kilka razy Józel przytulił się do baraku i nieznacznie przycisnął ucho do drewna, by usłyszeć szmery. Raz usłyszał jęki, szloch, a nawet krzyki. Tak go to zdenerwowało, że zrobiło mu się gorąco. Poczuł wyraźnie, jak głowa zaczęła mu płonąć, a oddech przyspieszył się. Może był to zresztą strach, że ktoś go zaskoczy. Wpadł wówczas również na pomysł, żeby wywiercić dziurę w ścianie. Mógłby przysunąć łóżko bliżej do ściany i wszystko widzieć. Przestraszył się tej myśli. Próbował ją stłumić, ale nie mógł już jej się pozbyć. Mając w pamięci hałasy, które jeszcze bardzo wyraźnie brzmiały mu w uszach, odmalowywał sobie najbardziej nieprawdopodobne obrazy. Teraz, kiedy był Andreas, coraz częściej myślał o tym, że może zrobią to razem. Zamierzał wtajemniczyć go w tę historię jeszcze dziś wieczorem. Może na weselu w Haus Uberschlesien nadarzy się okazja, by z nim o tym porozmawiać. Może nawet uda mu się namówić Andreasa, żeby dziś jeszcze raz przyszedł tu z nim. Późnym wieczorem, w ciemnościach, łatwiej byłoby wyjawić tajemnicę baraku. Próbował to zrobić przez cały dzień, ale nie wyszedł poza kilka aluzji. Chociaż przed południem, w czasie zwiedzania miasta, dwa razy tędy przejeżdżali. Otwarły się drzwi i podoficer wyszedł na dwór, a za nim dziewczyna, która dziwnie niepewnie stawiała nogi, jakby nic nie widziała. Józef wyszedł im naprzeciw przez słonkę, czuł w nogach, że na trawę pada już rosa. Zebrał całą swoją odwagę. Panie podoficerze, rzekł, panie podoficerze, ale tamten przeszedł obok niego, nic nie mówiąc. Wyciągniętą ręką prowadził ostrożnie dziewczynę ku piaszczystej dróżce, jakby rzeczywiście była niewidoma. A wojna? Co z wojną? Co pana o tym sądzi, panie podoficerze? Juzel, Poszedł za nim kawałek. Kiedy doszli do promenady, pod ich stopami zaskrzypiał piasek. Żołnierz objął dziewczynę ramieniem i powiedział do Józela: Dobranoc, mały. Nie myśl o wojnie. Będzie na pewno. Józel zatrzymał się. Dobranoc, usłyszał jeszcze raz, gdy żołnierz już się oddalił. Dobranoc, panie podoficerze powiedział Józel cicho, prawie do siebie. Poczekał, aż oboje zniknęli za zakrętem, po czym powoli zawrócił. Stulił wargi i dwukrotnie naśladował wołanie sujki. Nasłuchiwał. W jednej z koron drzew ozwało się echo, przerywany sygnał. Józel wszedł do baraku. Prawił koce na łóżku, wylał wodę z miednicy na trawę i nalał świeżej. Potem zaczął spacerować przed barakiem tam i z powrotem. Czekał na klientów. Dziwił się, że nikt nie nadchodzi, choć było dopiero około dziewiątej. Chciał wpuścić jeszcze jedną parkę, a potem będzie już czas pokazać się na weselu w u Beszlijen. Ula czeka na niego i. Naturalnie mamusza. Zastanawiał się, czy ma już dziś zdradzić uli, że zebrał prawie wszystkie pieniądze, by móc z nią pojechać do Warszawy, do kościoła Świętego Krzyża, gdzie w jednym z filarów miało być pochowane serce Chopina. Ponieważ nikt nie nadchodził, Józef wydostał rower z baraku i zawiesił kłódkę na drzwiach. Na dziś. Będzie dość. Nie tak często bywały wesela, w których miał uczestniczyć, a poza tym postanowił sobie zbadać trochę wnętrze hotelu haus ulizien. Schował klucz do kieszeni, wskoczył na rower i bez światła ruszył trzeszczącą piaszczystą ścieżką w kierunku Wilhelm Rozdział dziewiętnasty. Józel nie miał jeszcze piętnastu lat, to prawda, ale od co najmniej pięciu lat marzył o tym, by wejść przez obrotowe drzwi do hotelu House Ubershlizen. Jeszcze dziś, po południu oparty na kierownicy roweru, rzucił tylko długie spojrzenie przez szyby, a teraz szedł już bez wahania w stronę owego budynku. Śmiało nacisnął lewym ramieniem obrotowe drzwi. I wkręcił się do hotelowego przedsionka. Pierwsze, co rzuciło mu się w oczy, to liczni żołnierze stojący w holu, a w głębi korytarza, przed barem, wielka tablica, na której wypisane było dużymi drukowanymi literami cywilom wstęp wzbroniony. Ale zdumiał się tylko tym, że nie było widać żadnego boja hotelowego. Wuj wądrak powiedział mu, że w każdym lepszym hotelu jest bojów jak piasku na plaży, bo są to niemal dzieci, które nic nie kosztują. I sam widywał czasem na Wilhelmsztrasę boja w zgrabnym mundurku i okrągłej czapeczce na głowie. Dziś po południu też widział jednego przez szyby hotelu, ale teraz żadnego nie było, choć rozglądał się na wszystkie strony. Jusel Postanowił sobie, że jeśli przez najbliższą godzinę nie znajdzie żadnego chłopca hotelowego, po prostu zapyta portiera, gdzie ma ich szukać. Wiesz, z pewnością nieprędko będzie miał okazję porozmawiać z prawdziwym chłopcem hotelowym. Bo w tajemnicy, o czym nikt nie wiedział, nawet ula osadnik, nosił się wciąż jeszcze z myślą, by pewnego dnia zamienić szkołę na pracę boja hotelowego. Gdzieś w jakimś obcym mieście na zachodzie. Portier wyszedł za swoje lady i z wyuczoną uprzejmością zapytał Juzela, czy może w czymś pomóc młodemu człowiekowi. Trzeba przyznać, że zwrot młody człowiek bardzo się Juzelowi podobał. Powiedział: Słucham pana? Gdyż wiedział, że słucham brzmiał wytwornie i chętnie usłyszałby jeszcze raz zwrot młody człowieku. A portier rzeczywiście zapytał jeszcze raz łagodnie i uprzejmie, czego sobie młody człowiek życzy. Józel pozwoliłby, zdanie to rozeszło się w powietrzu. Starannie rozprostował swój biały, wykładany kołnierzyk na marynarce i odparł szczególnie niedbale. Wie pan, moja siostra ma tu dzisiaj w hotelu Haus obeszlizien wesele, zrobił wyraźną pauzę. Chętnie bym się tam znalazł, pan rozumie. Jestem mianowicie i w ogóle jej bratem. Portier, który chciał już raz mu przerwać, spytał nieco mniej uprzejmie: Czy to wesele piątków? Ależ tak, odparł Józef łagodnie. Właśnie tak. Panna młoda Irma Piątek jest moją rodzoną siostrą. To na górze, w sali Müncera powiedział portier, teraz już niecierpliwie ba surowo Przed chwilą narobili tam w sali takiego hałasu że musiałem iść na górę i prosić o spokój W końcu mam tu samych oficerów Józel rozejrzał się Wciąż nie było widać żadnego boja tylko mundury żołnierzy w foyer W tych dniach w Gliwicach wszędzie byli żołnierze Koszary przepełnione, szkoły zajęte, do kwaterowania w prywatnych domach za miastem, na polu ćwiczeń w lasku miejskim zbudowali nawet obóz z namiotów, z działkami przeciwlotniczymi, reflektorami i kuchniami polowymi. Ale tu, w hotelu, byli przede wszystkim oficerowie. Juzel poznał to od razu po mundurach. Jeden szedł właśnie po schodach na górę obok Józela, który zwrócił uwagę na czerwone lampasy na nogawkach. Dobry wieczór, panie generale, powiedział. Generał uśmiechnął się i spojrzał na niego niewidzącymi oczami. Wydawał się zajęty czymś, co najwidoczniej było bardzo odległe, gdyż kiedy poszedł dalej, potknął się o dywan i omal nie przewrócił. Józel przypomniał sobie, że gdzieś, może w Jungfolku, uczył się, że żołnierze w sztabie generalnym, obojętnie jakiej rangi, mają czerwone lampasy na spodniach, na, na ramiennikach, a nawet na wyłogach kołnierza. Może w tym hotelu stacjonuje sztab generalny? Józel postanowił sobie, że dowie się tego jeszcze dzisiejszej nocy. – Generał? – spytał Józel cicho. Tam się idzie do sali, powiedział portier, teraz już szorstko i pokazał Józelowi ręką w drugą stronę. Sala znajdowała się za zasłoną dymu, przepoconego powietrza i hałaśliwej muzyki. Józel zatrzymał się w drzwiach i przepatrywał długi stół weselny, aż odkrył pannę młodą, a obok niej mamuszę. Większość gości wcale go nie zauważyła. Spoglądali ku podium, gdzie siedzieli muzycy i grali foxtrota. Waleska popatrzyła na drzwi, jakby na kogoś czekała. Od razu zauważyła Juzela i natychmiast przywołała skinieniem. Przycisnęła go mocno do siebie, przygięła mu głowę do dołu i musnęła włosy pocałunkiem. Józel już sobie Przygotował odpowiedź na pytanie, które bezwarunkowo musiało nastąpić, dlaczego tak późno przyszedł i gdzie był tak długo. Ale nie. Matka nie pytała. Wydawała się po prostu cieszyć, że syn tu jest. Powiedziała: Na pewno nie jadłeś jeszcze kolacji. No, chodź, siadaj! Rozejrzała się za wolnym miejscem, ale nie było żadnego. Obok Andreasa i uli. Zaraz. Każe ci coś podać. Przywołała gestem kelnera. W takie święto mogłeś dziś założyć niebieski garnitur i do tego te pomponiki, te czerwono-białe, tak ci w nich ładnie. Valesse przypomniało się, że już w zeszłym tygodniu kazała uprać mundur Juzela, a potem go schowała. Odkąd w mieście byli żołnierze i wszystko czekało wojny... Lepiej, żeby Juzel nie pokazywał się na ulicach w mundurze Hitlerjugend. Nigdy nic nie wiadomo. Ach, Juzel przyszedł. Irma odwróciła się ku niemu. To wielki zaszczyt dla twojej siostrzyczki, która ma dzisiaj wesele. Nasz pędziwiatr już jest. Juzel patrzył na Irmę w mundurze Arbeitsdienstu, z zielonymi bukiecikami mirtu na kołnierzu i na piersiach. Twarz jej płonęła. Może już za dużo wypiła. W końcu służyłem ojczyźnie, powiedział Juzel na pół patetycznie, a na pół z ironią. Służba w hajot. Pan młody przechylił się przez stół. Przyszedłeś właśnie z miasta, Juzel? Jak to z miasta? Co się dzieje w mieście? Spytał Hajko. Przyjechałem rowerem z Wilhelmstrasy. Duży tam ruch, jak zwykle, w sobotę wieczorem. Nie chciał opowiadać o spokoju nad dziką kłodnicą, gdzie był do tej pory. Widziałeś dużo żołnierzy na ulicach? Tak, całą masę. Juzel pochylił się do Hajka. Wszyscy flirtują z naszymi dziewczynami. Ale widzieliście? Teraz zwrócił się znowu do wszystkich tam w holu tych oficerów? Mają takie Czerwone paski na mundurach. No, jeśli to nie jest sztab generalny. Hajko machnął ręką lekceważąco. To go nie interesowało. Oni nie są z mojej kampanii. Nic do mnie nie mają. Podszedł kelner i zaprowadził Juzela na koniec stołu. Siedział tam Andreas w świątecznym ubraniu. Skąd on też ma ciemny garnitur, a na szyi. Rzeczywiście pomponiki, szare i niebieskie. O, ładnie w tym wygląda, musi przyznać. Ula miała na sobie zieloną sukienkę, którą już znał. Nowy był dlań tylko biały szal, który zarzuciła na ramiona. Trzymała właśnie w ręce kieliszek i coś mówiła do Andreasa. To Andreas zauważył go pierwszy. No, jesteś wreszcie. Powiedział i wstał, by przywitać Juzela z zachowaniem wszelkich form, jakby nie widzieli się od wielu dni. Juzelowi nie podobało się, że Andreas ubrał się jak fircyk. Ula nie wstała. Zrobiła ręką ruch, naśladując Martę Egert i uśmiechnęła się do Juzela ze spuszczonymi rzęsami. A Juzel pocałował ją w ramię jak Jan Kiepura. Oboje roześmiali się. Keller przysunął Juzelowi krzesło obok uli, po czym zapytał – życzy pan sobie czerwone czy białe? – Co? – Juzel spojrzał zupełnie zaskoczony. – Ach, pan mówi o winie. Nie, ja nie piję wina. Juzel był dumny, że od razu się zorientował. Hotel Haus Schleizien był znany jako najwytworniejszy hotel w okolicy, a więc do jedzenia można było wybierać czerwone albo białe wino. Ale jemu wino nie smakowało. Już raz spróbował. Kelner, myślałem o białym albo czerwonym soku winogronowym. Dzieciom, z naciskiem poprawił się, yy, młodzieży wolno nam podawać tylko sok. Napiłbym się dzisiaj piwa. Juzel spojrzał na ule i Andreasa i na ich szklanki. Ula miała coś czerwonego, Andreas coś białego w szklaneczce. Panie Kelner, nadał głosowi surowy ton proszę o piwo. Nie chciał znowu wyjeżdżać z tym, że jest bratem panny młodej i ma tu pewne przywileje, ale gdyby Kelner miał robić trudności z piwem, będzie musiał to zrobić. Od kiedy tylko przyjechał, cieszył się na piwo. Kelner, nic nie mówiąc, położył przed Józelem sztućce i serwetkę. Jego mina była tak samo odmowna jak przedtem, więc Józel musiał to zrobić. Zaczął bardzo powoli. Należę do rodziny, która wyprawia to wesele. Ta pani tam koło panny młodej to moja mamusza. Ona tu za wszystko płaci. Niech pan idzie do tej pani i zapyta, czy ja, Józel Piątek, w swoim pieruńskim szesnastym roku życia mogę na weselu mojej siostry dostać piwo. Mimo wielu lat pracy, które odzwierciedlały się na jego czole jak słoje drzewne, kelner nieco zmieszany poczłapał, szurając nogami. Ula zachichotała, po czym spojrzała na Józela i zaczęła: kogdzie koby kołeś? I to w takim tempie, że Andreas zrobił wielkie oczy. Józel odpowiedział równie szybko. Kowu, kobi, koka, kocji. Andreas dopiero teraz pojął, że nic z ich języka nie rozumie. Ula właśnie zaczęła opowiadać o bytności w pałacu admiralskim w Zabrzu, gdzie grał Bernard Ete, a śpiewała Rosita Serano. A teraz wszystko się skończyło. Teraz rozmawiała z Józelem tym idiotycznym żargonem. Wychylił sok z winogron, jakby to była wódka, krzywiąc przy tym twarz. Józel. Koby kołem kołu, korzą konie korzy. Koku kopo, kowo kołem, kodło konich, kowód kokę. Kowkrót, kace kobę, kode komiał, komie konie, kodze kona kopot, korusz kodo kowor koszakowy. Uśmiechnął się do uli. Ula spojrzała w bok. Nie rozumiesz nas, Andras? spytała niewinnie. Nie, Andreas nie rozumiał. A poza tym był urażony. Wzruszył tylko ramionami. Tamtych rozśmieszyło to na dobre. Kelner przyszedł z kuflem piwa i talerzem zupy. Fantastyczne, powiedział Juzel i do kelnera. Dziękuję. Wziął się za zupę. To jest mianowicie i w ogóle całkiem proste, wtrącił. Ulacie kiedyś nauczy. Prawda, Ula? Andreas spojrzał na Ulę. Miała znowu taką samą poważną minę jak przedtem. To go uspokoiło. Nie znasz mowy sylabowej? Ula chętnie zapytała by o coś innego. To przecież całkiem łatwe. Chciała szybko mieć wyjaśnienie za sobą, bo w gruncie rzeczy uważała mowę sylabową za głupią. Nie, nie tłumacz mu teraz, przerwał jej Józel. Niech się trochę pomęczy. Jakie macie tajne języki we Wrocławiu? Andreas nie wiedział, co ma odpowiedzieć. Jeszcze się z tym nie zetknął. W szkole pisali kiedyś atramentem galasowym, który stawał się widoczny dopiero po kilku godzinach. Było też pismo lustrzane, ale to dość szybko można było odgadnąć. Ale o tajnym języku nic nie wiedział. Jak mianowicie i w ogóle podoba ci się mój kuzyn? Józel trącił ulew bok. Co też porabialiście? O. Oh, Andreas wpatrywał się w obrus. Słuchaliśmy płyty z gizekingiem Chopena. Ula myślała o popołudniu i o czasie spędzonym w róże kanalizacyjnej i nie zdołała zapobiec temu, że krew uderzyła jej do twarzy. Czerwieniła się coraz mocniej, chociaż coraz bardziej pochylała głowę. Józel jadł zupę i dzięki Bogu na nią nie patrzył. Dobrze, powiedziała Ula, zawieszając to słowo w powietrzu. Na razie nie mogła nic więcej wydobyć z siebie. Upiła trochę soku. Wolałaby teraz mieć w szklance wino. Mogłaby zrzucić na nie winę za swoje rumieńce. Zupa. Mogłaby być trochę gęstsza, powiedział Juzel i odsunął pusty talerz, po czym przysunął sobie szklankę piwa, w którym zebrała się piana. Wetknął nos głęboko do szklanki i wąchał piwo, jak stary grubioż, po czym pociągnął duży łyk. Jak to jest? Spytał. Mamusza uważa na nas, czy też można dostać wódki? Można, można, odparł szybko Andreas. Ale ja nie chcę wódki. Chętnie bym spróbował wina. Jak takie wino smakuje? Raz piłem, jak byliśmy w podróży, mówię wam, smakowało jak woda z ogórków, ale to było tanie wino. Podobno są też słodkie, dużo droższe. Najlepsze wina są we Włoszech, mówił z zapałem. Może tam ci zapomną o sylabowym języku. Skąd wiesz? zdziwił się Józel. Sam nie wiedział dużo o winie, już prędzej o wódce. Na przykład najlepsza była polska żubrówka, wuj Wądrak przywoził ją czasem z Krakowa. I od czasu do czasu Józel potajemnie wychylał u niego kieliszek. Ja ci zorganizuję kieliszek wina, może nawet włoskiego, powiedział Józel z dużą pewnością siebie. Ula doszła już na tyle do siebie, że znowu mogła mówić. Ten Andreas to pierun. Wcale nie jest taki jak ci inni, co przyjeżdżają z Rzeszy. Mógłby być jednym z nas. Kelner przyniósł Józelowi wędzone mięso z suszonymi śliwkami. Niedługo doprowadzimy go do tego, że będzie tak ładnie wymawiał r jak my. To fantastycznie smakuje, wtrącił Józel z pełnymi ustami. Mmm, ty może chcecie spróbować. Wkrótce będzie dobrze wymawiał pierrrrunie! Rozmarzyła się Ula. Juzel podniósł oczy znad talerza. To pierunie było chyba największym komplementem, jaki można było powiedzieć nowemu. Myślał o tym, jakby to porozmawiać z Andreasem na osobności. Może go namówi, żeby pojechał z nim do baraku. Ważne było, żeby się dowiedzieć, co on na to powie. Jeśli by się włączył, można by go przyjąć do ferajny. Józel spojrzał ku innym stołom Wokół wodnej milki siedziało kilka starszych dziewczynek w białych sukienkach, które rzucały kwiaty Niedługo będzie na nie pora do domu, pomyślał Józel, który mając dwa lub trzy lata więcej, czuł się już jak dorosły Andreas do Uli Opowiemy mu tę historię z radiostacją? Muzyka przestała grać Cała trójka wcale tego nie zauważyła, tylko głosy siedzących naprzeciwko stały się naraz donioślejsze. Ja wcale nie krytykuję, nie, to nam nie wypada. Z pewnością wszystko, co robią na górze, jest w porządku. Ja tylko mówię, że to świństwo posyłają naszych chłopców nad zachodnią granicę, i oni tam się psują przez te lekkie obyczaje. To przecież jasne! Ach, przestań pan gadać o polityce! Pani Bortel rozsyłała w krąg uśmiechy. Ci mężczyźni mają we łbie tylko ceny wódki i politykę. Powiedziała i nieznacznie przysunęła się kawałek do męża. Andreas był zły na siebie, że przez chwilę przysłuchiwał się rozmowie. Oznajmił szybko Józelowi. Wiesz, był napad. E, co jest na deser? zapytał Józel i odsunął talerz opróżniony do połowy. Nie jestem dziś wcale głodny, ale coś słodkiego jeszcze bym zjadł. Wyobraź sobie, Juzel, że myśmy to widzieli. Ten napad na radiostację. Głos uli ostro podniósł się w górę. Nie mogła zrozumieć, że wiadomość o napadzie na radiostację nie wzburzyła, a przynajmniej nie zaciekawiła Juzela. Spytał tylko niedowierzająco: Jaki napad? Prawdziwy? Co robiliście tam przy radiostacji? Przejeżdżaliśmy, rzekła Ula. Więc to było tak, zaczął Andreas z namaszczeniem i spokojem. Ula zamilkła. Miał już taki sposób spokojnego relacjonowania podniecających rzeczy. Wiesz przecież, że najpierw ty miałeś jechać do Czernika, żeby zaprosić panią Copas na wesele, ale musiałeś iść do swojej hajot i myśmy pojechali. W powrotnej drodze trochę żeśmy się spóźnili. Tak, pomyśl tylko, wtrąciła Ula nienaturalnym głosem. Nasza młoda wdowa Copas miała się właśnie zaręczyć z jakimś żołnierzem. Chciała się roześmiać, ale umilkła. No i w powrotnej drodze przejeżdżaliśmy koło radiostacji. Było już ciemno, mówił dalej Andreas. Z drugiej strony przerwał mu głos Feldfibla. Ale szanowna pani, to trzeba oblać, bardzo panią proszę. Księgarka panna Wilimczek piała zachwycona ach pan jest z nadrenii podobno tam jest bardzo malowniczo patrzyła na spoconego feldweibla z mieszaniną rozmarzenia i strachu szarpał ją za rękę podnosił dłoń do ust i śpiewał prychając I całuję twoją nóżkę madam opowiadaj dalej opowiadaj se całą historię powiedział Juzel i przysunął się bliżej do uli andreas Zaczął opowiadać, ale nie opowiedział oczywiście całej historii. Ula patrzyła w szklankę albo na obrus. Czasem wturowała mu drobnymi gestami i stłumionymi dźwiękami. Nie mówiła nic. Raz otworzyła usta, gdy Andreas opowiadał o róże kanalizacyjnej, ale nie wyrwało jej się żadne niebaczne zdanie, tylko coś w rodzaju westchnienia. Zanim Andreas skończył opowiadanie, nie tylko pięć razy przerwano im programem artystycznym, ale i opróżnili małymi łokami swoje szklaneczki. Pierwsza przerwa panna Kunewicz, sprzedawczyni w DFK, która występowała od czasu do czasu jako chórzystka w operetce i dlatego była wszędzie przedstawiano jako znana artystka teatru miejskiego w Gliwicach. Szybko wymyślono pokrewieństwo, piątą wodę po kucielu, aby ją zaprosić, ale nie płacić za występ. Zaśpiewała i zatańczyła Juliszkę z Budapesztu. Druga przerwa. Ciocia babcia Lucji Lanolin jej niewidomy syn Bert skalinowicko koło Strzelec Opolskich śpiewali i inscenizowali smutną baladę o Edwardzie i Kunegundzie. Trzecia przerwa. Asesor Rudnicki, ucharakteryzowany na Charlie Chaplina, Idę dziś do Maxima, będzie tam bardzo miło! Stepował przy tym podkutymi butami jak Fred Aster w amerykańskich filmach, których już zresztą od pewnego czasu nie pokazywano w kinach. Czwarta przerwa, jeszcze raz asesor Rudnicki jako Charlie Chaplin, który wygłosił mowę, a na końcu rzekł: Voilà! Oto ona. Nasza Zara Oleander. Z. wymówił dźwięcznie. Zdjął melonik z głowy. Teraz nic już nie przypominało Charliego. Asesor był już tylko śmiesznie przebranym asesorem. Tym, czym był zawsze. Tak. To była ona. Wchodząca na podium powolnym, rozkołysanym krokiem, nieco zbyt ostrożnie, odsuwająca na bok tren i drapująca go wokół stóp, z rękami w długich czarnych rękawiczkach, prawie do ramion, w czarnym kapeluszu z koronkową woalką na kędzierzawej głowie. Woalka opadała jej całkiem na twarz, z czarną, usianą centkami, rozkloszowaną pelerynką na ramionach, skarbowanej bibułki Juzel widział to całkiem wyraźnie. Drażniącymi ruchami powstrzymywała oklaski, gdy orkiestra zaczęła grać. Szybko wysunęła naprzód jedną nogę, co uczyniło ją mniejszą, po czym zaczęła głębokim, przepalonym, wódczanym basem. – Wiatr opowiedział mi tę historię. – To przecież wuj Wądrak! – Andreas trącił innych. Kilku widzów czknęło. Wodna Milka kręciła się niespokojnie na swoim krześle i wciąż jeszcze mówiła coś do ciotki Lucji, Lanolin, która z zachwytem kierowała ku podium twarz w grubych okularach. Pośród gwałtownych oklasków zachrypiał feldwebel, zaśpiewać po grochówce na klozecie. A ponieważ nikt się koło niego nie roześmiał, roześmiał się za wszystkich, mimo lekko urażonych spojrzeń panny Wilimczyk. Wszyscy już dawno poznali wzara Oleander na podium adwokata Wilego Wądraka, ale gdy śpiewaczka jednym ruchem zdarła welon z twarzy, Wszyscy, jakby potajemnie zmówieni, wydali okrzyk sztucznego zdumienia. Aaaa! i zaczęli jeszcze głośniej klaskać. Wili Wądrak, jako Zara Oleander, zszedł ze sceny. Orkiestra posłała mu tuż i przeszła do wolnego foxtrota. No, chłopcy, niemal zaśpiewał Juzel, teraz zorganizuję dla nas wszystkich bimber, jasne? I wytrąbimy sobie po jednym. Feldwejbel po drugiej stronie podniósł swój kieliszek i zawołał przez stół. — Tu dla nas kociołek wódki! Józel popatrzył na Ule i Andreasa siedzących z poważnymi twarzami na krzesłach. — Potem musicie mi to opowiedzieć do końca. Uśmiechnijcie się, chłopcy! Józel przyszedł z niepełną butelką wina. W milczeniu puścił ją w obieg, każąc podziwiać etykietkę. Napisane tam było Słoneczny Raj. A gdy tamci patrzyli na niego dość bezradnie, uśmiechnął się przebiegle i położył palec na ustach. Potem wziął butelkę, wyciągnął korak i powąchał. Najlepsze z najlepszych, powiedział i dał pozostałym również powąchać. To nie jest wino, to bimber, sznapsik własnej roboty. Podmieniłem go. Po czym nalał im do szklanek. Nie tak dużo. Tak trzeba, całą szklankę musi tak wyglądać, jakby to było wino. Albo woda. Dajesz szklanicę. Ula kołysała szklankę pod nosem, mruczała mm i udawała, że upiła się już od samego zapachu. Andreas początkowo się wzbraniał, gdyż uparł się, że dziś wieczorem będzie pił wino czerwone, słodkie włoskie wino, jakiego nie widział na co dzień, na to trzeba wesela. Ale Juzel powiedział: Najpierw jeden porządny sznapsik, wino będzie później. Nalał również Feldfiblowi, który Położył się w poprzek stołu i przewrócił przy tym dwa kieliszki, co omal nie zwróciło na nich niepożądanej przez Józela powszechnej uwagi. Panna Wilimczyk, księgarka, westchnęła. — O Boże, to przecież zabronione! — zanim pozwoliła sobie nalać. A hrabia Poręba, który wódkę, a tym bardziej bimber, czuł już z daleka, przysunął swój kieliszek z drugiego końca stołu, mówiąc — Ach, tylko... Troszeczkę. Po czym najdłużej go podstawiał. Gdy Andreas opowiedział koniec historii, zapowiedziano właśnie drugą, poważną część występów artystycznych z żywymi obrazami waleski piątek. A wy nie weszliście do radiostacji, to znaczy, jak już te auta odjechały? zapytał Józel. Piernika. Odpowiedziała Ula za Andrasem, czując przy tym zimny dreszcz pełzający w górę po plecach. Wyobraź to sobie tylko. To było jak, jak scena z duchami. Ja miałam piramidalnego stracha, prawda Andreas? Andras miał uczucie, że dość już powiedział. Milczał więc, i Uzel jednak upierał się. Mówisz, że to był napad? Prawdziwy napad? Tak, to był napad. Andreas zwrócił się do Uli. Jak ty byś to określiła? Nagle stał się niepewny. Owszem, myślę, że tak. Można to nazwać napadem. Tak, to był napad, jasne? Ula powiedziała to trochę zbyt dobitnie, by nie wyczuć zatem niepewności. Zmrużyła oczy i patrzyła na drzwi, gdzie zebrała się właśnie grupa gości, by powitać proboszcza Patasa. Powinniśmy Posłuchać wiadomości w radiu, powiedział Józel. Myślisz? Andrzej zawahał się. Że oni podadzą to w dzienniku, te gliwice? Nie wierzę. Przestraszył się teraz tego, czego też mógł być świadkiem. Masz pojęcie? Odparł Józel. Przecież mieszkamy tuż przy granicy. A dlaczego, jak myślisz, od tylu dni jest tak dużo żołnierzy? Przecież to beczka prochu. Ula Patrzyła z wężonymi oczami na drzwi. Ludzie stali się dla niej wirującymi cieniami, a gdy zamknęła oczy, wcale się to nie kończyło. Cienie krążyły dalej w głowie, pod powiekami. Może to nie był żaden napad, wyszeptała może to tylko nasza fantazja, może to sobie wyobraziliśmy. Andreas oburzył się. Nie minęły jeszcze dwie godziny, kiedy razem z Ulą leżał w róże kanalizacyjnej, a wilgoć ziemi na jej dnie przenikała przez ubranie aż do skóry. — To przecież bzdura, tak było! — zawołał. — Myśmy to widzieli na własne oczy. — Niech żyje bzdura! — zawołał Feldwebel z naprzeciwka. Przechylił się w poprzek przez stół, przy czym przewrócił się kieliszek i zażądał jeszcze jednej wódki. — Juzel! Pokazał mu pustą butelkę. Przy tej okazji panna Wilimczyk cofnęła się jeszcze kawałek do tyłu ze swoim krzesłem, gdyż Feldwebel, nieustannie do niej przemawiając, przysuwał się do niej coraz bliżej i na pozór przypadkowo, a w rzeczywistości całkiem świadomie, dotykał swoim wysokim butem jej pantofla, swoim kolanem jej kolana i dłoń jej dłoni. Teraz odwrócił do niej swoją już nieco Poczerwieniałą twarz pijaka i próbował zatrzymać powoli odsuwającą się dziewczynę. Ula chyba zbyt długo przyglądała się innym i z pewnością wypiła za dużo wódki, gdyż nagle zakręciło jej się w głowie. Było tak, jak mówisz, Andreas powiedziała powoli to była rzeczywistość tylko to błękitne światło. Ciągle myślę o tym błękitnym światełku. Co to było? To było piramidalne, nieprawdaż? Tuż, Asesor Rudnicki, ucharakteryzowany na Charlie Chaplina, mówił nad głowami. Jako pierwszy z żywych obrazów zobaczą państwo Anioł Pański Mileta, przedstawiony przez panią Waleskę Piątek, nauczycielkę muzyki i jej brata, mecenasa Wilego Wondraka. Józel wiedział, że zaraz będzie musiał się przebrać za wołżańskiego burłaka do drugiego żywego obrazu. Chciał tylko jeszcze obejrzeć początek. Jeden z muzyków wprowadził na podium taczki, postawił obok kosz, a nieco bardziej w lewo wetknął widły w postawiony tam kloc. Mamusza ukazała się w szerokiej chłopskiej spódnicy. Na to długi biały fartuch. W chustce na głowie, związanej z tyłu na karku. Przechodząc obok taczek, poprawiła wypchany worek na kartofle, który zapadł się przez ten czas. Między sobą a taczką postawiła kosz, wysunęła głowę do przodu i pochyliła na bok. Splotła dłonie i przybrała najbardziej zamyśloną i niewinną minę, jaką Józel kiedykolwiek widział u własnej matki. Wuj Wądrak, który nadszedł z drugiej strony w ciężkich, głośno kłapiących drewniakach, o mało się nie przewrócił, zahaczywszy o podium. Ktoś przy stole zaczął chichotać, przypomniawszy sobie pewnie Wądraka jako Zara Oleander, ale natychmiast ucichł, jakby ktoś dał mu sujkę w bok. Wój Wądrak stanął obok wideł. zdjął kapelusz z głowy i, Trzymał go obiema rękami na brzuchu, przy czym patrzył raczej na brzeg kapelusza niż na ziemię. Brakowało tylko pól w tle. Poza tym scena była zaskakująco podobna do obrazu, który wisiał na ścianie w domu w pokoju muzycznym. Józel cicho wyszedł z sali. Mamusza kochała żywe obrazy. Zawsze opowiadała, że były one w modzie za czasów jej dzieciństwa, potem zostały zapomniane. Dopiero niedawno, gdy przeczytała w gazecie, że w jednym z warszawskich teatrów pokazywano żywe obrazy, znowu zaczęła je urządzać. W święta Bożego Narodzenia schodzili się zewsząd sąsiedzi i podziwiali je. Zjawił się nawet orsgrupnata Hanke. Nie krył zachwytu i usiłował namówić mamusze, żeby następnym razem pokazała trzy wieśniaczki Leibla albo coś z lida Liederhandschrift. Ale mamusza miała ambicje pokazać straż nocną Rembrandta. Zaczęła sporządzać pierwsze kostiumy z krepiny, ale kiedy się zorientowała, że nigdy nie zbierze tak wielu mężczyzn w sąsiedztwie – może tylko przy pomocy Orc Gruppenleitera, który mógłby zmusić do tego towarzyszy partyjnych, wolała tego zaniechać. Ale Juzl był pewien, że koło świąt Bożego Narodzenia znowu zacznie o tym myśleć.